Jedziemy sobie, tak jak mówiłem, przez całe Stany jedziemy. Będziemy w trakcie jazdy zmieniać sobie ekipy też, tak żeby więcej osób mogło pojeździć. Powoli, to wiesz, na spokojnie. Sprzęgło działa w The Crew, kurde, co się dzieje? Będzie można zrobić drifty. Tak. Spokój. Nie no, ja tylko włączam to sprzęgło, tak to normalnie 540 stopni obrotu na kierownicy i nie bawię się tam w jakieś 900 stopni w tej grze, jak chcę normalnie jeździć, tam gdzieś się ścigać. Zresztą zacznijmy od tego, że ja w ogóle na kierownicy nie jeżdżę w tej grze, tylko na padzie, to nie ma sensu. No, na kierownicy. Ej, słuchaj, wtrącę ci tutaj ciekawostkę, bo no, ja tutaj jadę z innymi ludźmi. Co prawda nie jestem jakby na waszej sesji, ale są tutaj ludzie, którzy jadą jotkę w jotkę po tej samej trasie, pięć osób, co ty teraz, że się ustalił. Co ty opowiadasz? Ja nie wiem, czy to nie są twoi widzowie przypadkiem. Może być. Mogłoby tak być właśnie. Dobra, jadę tu na wprost. Czemu tu nie ma sygnalizacji drogowej? No to nie GTA chyba, nie wiem. Ale całe szczęście, że w tej grze jedziemy po prawej stronie, kurde. Naprawdę. Tu chyba są właśnie twoi widzowie, bo jak skończyłem pisać, dali mi emotkę i odpisali tak. Poza tym jeden nazywał Sławek, a drugi się nazywał Mariusz, więc raczej polski imiona. Spoko, no to dobrze, no. To pojedziemy może później się jakoś tam sesja pozmienia, coś się porobi, coś tam wiesz, się stuninguje to wszystko i będziemy się widzieć jakoś. To jest The Crew, to nigdy nic. Ja podejrzewam, że podczas tej jazdy to nas 5 razy wywali z gry wszystkich. Lekko. Tak strasznie nie będzie. Ja pomyślałem sobie tak, robimy zloty w ETS-ie dwójce, nie? Różne rzeczy tam robimy. Do wnętrza ziemi musimy jeszcze pojechać, bo jest tam taka opcja. Jest taka ukryta trasa. Ale co? Chodzi mi o to, że no, tam nie ma fajnych furek, nie? Nie ma fajnych samochodów. Masz tylko ciężarówki cały czas, no ile można mielić tą Scanią, to samo w kółko, nie? Więc pomyślałem, że możemy zrobić coś takiego, taką jazdę po świecie. No, nie transportujemy tutaj jakiegoś żarcia, ale no, po prostu sobie jeździmy i fajnymi furkami. Może tam później przyspieszymy trochę, będziemy trochę szybciej, ale ogólnie wybieramy takie ciekawsze drogi, jakieś serpentynki, jakieś takie o, z ładnymi widokami. Tego typu tematy, nie? Mhm. No. Na czym gram? Gram teraz, no na PC-cie, a na czym mam grać? Siema Jakub, siemaneczko w ogóle wszystkim. Sorki, że tak nie zerkałem przed chwilą na czat, ale miałem troszeczkę tutaj spraw do załatwiania, jeśli chodzi o ustawienie wszystkiego. No i tak. Dokładnie, ustawiłem na głosowym limit miejsc do 6. Na razie 2 osoby się udzielają. 2, 3 może. Więc nie wiem, czy... Tak, wielki gazo, widzę cię, no. No może 4 osoby się tak udzielają. Warto by było, żeby były takie osoby, które będą się więcej udzielać. Wiesz co, a tak nie wiem sam, a może ja powinienem bardziej ustąpić miejsca osobom, które w sumie jadą teraz w konwoju, żeby tutaj miały z sobą kontakt? Nie, co ty, sieć! Ty się udzielasz, kurde, masz kolorowy głos, fajnie jest. Kolorowy. No może to nie jest dobra cecha, bo tak ludzie sobie pomyślą niektórzy dwuznacznie. Dzisiaj pomyślałem sobie... No mów, sorry, ci przerwałem. Kurczę, musiałbym sobie zrobić jakiś podgląd tego, żeby twojego live'a widzieć i mniej więcej jechać tym samym tempem co ty, bo nie wiem, czy jestem przed tobą, czy za. Ale ja teraz z stówką, ludzie, tak. No. Ludzie jadą za mną i tak, kurczę, nikt nie chce wyprzedzać, więc śmiesznie. No może faktycznie gdzieś tam się wczytamy w pewnym momencie, byłoby fajnie. Ja myślę, że nie, że żeśmy się raczej podzielili na dwie jakieś 8-osobowe sesje i trzeba by było zrobić ten eksperyment z mieszaniem się. Możliwe, i wtedy byśmy jakąś tam sesję zrobili. Dziwne to jest w sumie. Mhm. Tempomat by się przydał. O kurde, sorry. Chociaż ja tu mówię sorry do ludzi, z którymi de facto nie gadam, nie? Emotikonki możesz użyć, bo dodali w The Crew niedawno. Tak, ale wiesz co, ja sobie ich pod żaden przycisk nie przypisałem, bo gram na manualu. No o jest, tak wydaje, co ty się... A, no to widzisz. Jadę srebrnym Mustangiem. No, przecież jestem za tobą. A, no to widzisz. Za 1000. No to żeśmy się zebrali. Ale jestem w szoku, że The Crew obsługuje ten drążek do zmiany biegów.
Naprawdę, jak w ETS-ie się gra teraz. Myślałem, że tylko łopatki będzie obsługiwać i tyle, tak jak w NFS-ie. A tutaj wszystko masz. Ciekawe, czy ręczne działa? Nie no, ręczny to już bym nie wymagał. Czekaj. Co? Działa ręczny? Kogoś tam... Ale ten ręczny w tej grze to bardziej służy do sterowania samochodu. Ja mam normalnie shifter i mi działa. O, nieźle. A tu jakiś ziomek jest, jakiś Animan. Nie wiem, czy on jest z nami, czy bez nas. Audi R8, co tam jeszcze z tyłu? Jak tu się kamerę patrzy do tyłu? Czekaj, ja też mam chyba tu... Ojej. O, mam klakson. Ej, a słuchaj, patrzysz może na znaki po prawej stronie? Jakie znaki? Oszalałeś, to jest The Crew. No bo chodzi mi o to, żeby mniej więcej orientacyjnie porównać, w którym miejscu jesteśmy. Wiesz co, ja zjadę sobie na poboczu, żeby zobaczyć, czy... A wiesz co, ja teraz zbliżam się do tablicy i na niej jest napisane Columbia Basin 8, czyli chyba 8 mil. A ja miałem 7, czyli jestem przed tobą. Dobra. O, wyprzedziłeś mnie, dobra. Dobra, bo ty jedziesz wolniej. Ja też nie wiedziałem, jakim tempem w sumie jeździcie. Zajeżdżają drogę, kurde. Nerwowi tu widzę, mają super samochody. Zamiast wziąć jakieś wolne autka, to wzięli jakieś koksy. Focus? Koks? Nie, Audi R8. Co to, kurde? Zaraz ekipę zmienię. Trochę to czasu zajmie, no. Mamy całe Stany do przejechania. I trochę tu będzie tego jeżdżenia, kurde. A nie jedziemy taką zabójczą prędkością typu hypercar. Więc jakby no... Tymi prędkościami to słuchaj, spokojnie będziesz jechał do godziny lub jeszcze więcej. Jeszcze zależy jakimi drogami. No ja na pewno nie będę jechał w prostej linii, autostradami jakoś tak, żeby było łatwo, nie? Fajna Porschawa, mi się też podoba ta Porschawa. Czekaj, dodali chyba podobną niedawno do... Gdzie oni ją dodali? Chyba właśnie do The Crew, ale inną trochę. Nie, czekaj. Nie, no dobrze mówię, do Fordzie ją dodali teraz jakoś niedawno. Tylko nie tą, tylko jakąś tam przerobioną, kurde. Stunigowaną. Tak, za zdjęcia się je dostaje. O, ostatnio żeśmy sobie na streamie ją odblokowali. Znaczy ja, wyście sobie blokowali. Ja odblokowałem. Bo was zaprzągłem do roboty i sobie fury zmienialiście. No kurde, ziom! Dobra. W Bentley, spoiler, jak, nie wiem, co ty na piknik jedziesz? To może ten prześwit i ten hony. Oj tam. Chyba zaraz patrzę, że dojedziesz do miejsca, w którym chyba ja w tej chwili sobie czekam. Tak, właśnie my tutaj na tym skrzyżowaniu, co teraz widzę na live już, sobie czekamy. Tutaj będziesz leciał prosto, czy w prawo? Tak, w prawo, bo tam jadę później na takie offroady, wiesz? Ale dobra. Chyba nie zmieniam furki, pojadę sobie tą Porschawą. Pojeździsz, wiesz, jedziemy na te szutry, to blokujemy prędkością, wiesz, na 20 na godzinę i się toczymy. No. W ogóle w Test Drive Unlimited 2 było coś takiego, że jak jeździłeś po szutrach, to się samochód brudził, ale jeśli jechałeś poniżej 20 na godzinę, to się ta tekstura brudu nie pojawiała na samochodzie. Kurde, ja nie mogę tu emotek, muszę sobie na kierownicy inaczej zmapować przyciski, bo jakoś mi to nie działa za dobrze. A tu w ogóle mógłbym jakiś robić spójny widok, bo ze mną jedzie też 5 osób. No. Z tym chyba dwa radiowozy. Fajnie, jakby jeszcze śmigłowiec był, nie? Szkoda, że tak mało osób może być w ekipie. Jakby było tyle co w Fordzie, ale byśmy mieli tu czat. Nie, bo 12 osób to wiesz, jeden leci śmigłowcem, drugi coś tam policja, trzeci... Czekaj, zrobiłem to co w ETS-ie mam ustawione, czyli na łopatkach mam kierunkowskazy. Dobra, jedziemy tutaj. Dwójeczką, ty, na spokojnie. No czemu ja mam dwójkę, jak ja trójkę mam wbitą? Aha, bo łopatkę dotknąłem, dobra, nieważne. A, bo ty tutaj na te offroady pojechałeś, dobra. Tak, na te takie właśnie dziwne, no. Sam nie wiem, czy jest sens, żebym drugą grupę prowadził tak samo, bo no mówię, de facto nie mam z nią kontaktu. No, oni cię słyszą, to jest najważniejsze. A, no tak, no przez live'a, że zapomniałem w sumie z tego, że tam mnie słychać.
Deszcz zaczął padać, to schowałem kamerę do środka, do kokpitu. Jedziemy. No trochę tak dziko, mam nadzieję, że jakoś to naprawią, że będzie można w ekipie mieć na przykład 40 osób, a nie 4. Nie, wątpię, 4. Bo to tak gra od początku chyba była projektowana po to, żeby 4-osobowe składy. Zresztą w The Crew 1 tak samo było. No tak, ale może będzie coś takiego jak w Fordzie, nie? Że na przykład masz zawody i zawody możesz pojechać jak masz w ekipie 6 osób, nie? Jak masz więcej, no to nie możesz zacząć tych zawodów, powiedzmy, jakichś tam. Czy to on, to chyba do online się odnosi. I tutaj też mogłoby tak być, nie? Nie wiedziałem. Jest coś takiego. Dobra, w lewo sobie skręcimy tutaj. O kurde, sorry. To wy dopiero na dole? Wiesz co, nie, bo ja pojechałem na sam początku gdzieś za daleko. I szukałem jakiegoś zjazdu w prawo na te góry. Myślę, że gdzieś tam się znajdzie droga, ale zamienię sobie samochód. Lipnie tutaj, zwróćcie uwagę, lipnie tutaj wygląda skręcanie kierownicy w kokpicie tego auta mojego. Bo tak, ja skręcę sobie 90 stopni, a ona tak uchyla się o 10 maksymalnie, nie? Czy opłaca się kupić tak dalej? Słuchajcie, nie pytajcie mnie o to, co się opłaca, a co nie. No każdy powinien z was sam stwierdzić, co się opłaca. No. Dla jednego będzie opłacało się LaFerrari, a dla drugiego Opel Corsa, no. Jak lubisz, zobacz, streama oglądasz, teraz jak, podoba ci się czy nie? No to podoba ci się, to kupuj. Nie podoba się, to nie kupuj. A zresztą The Crew jest chyba w tym takim abonamencie Uplayowym. Chyba, nie wiem ile tam pierwszy miesiąc kosztuje w tym abonamencie. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś tam drogie. Możesz sobie sprawdzić i tyle, nie? Ops. Muszę na chwilę rzucić okiem na mapę, bo... A, bo widzisz... dwójka z graczy, którzy ze mną jechali, pojechali tą samą trasą co ty. Mm-hmm. I tak jak myślałem, my się w pewnym momencie przetniemy, więc... Aha, spoko, tego samego spoko. Miejsca. Jasne. A czekaj, ja mogę tu jednocześnie pada używać i kierownicy? No właśnie, tak, tego tak. Nikogo nie ma. O kurde, a w Fordzie to nie działa, super. Dobra, co będę tego używał. Super. Dobra, ja tu widzę, że jedna osoba z nami w konwoju jedzie. Ja muszę wyznaczyć nowe miejsce. Kurde, ale uważajcie, nie róbcie dupszotów. To nie jest... wiecie co. Dobra. Jedziemy sobie... na pewno nie na autostradę. Nikt nie będzie na autostradę jechał. Dzięki za donacik. Pozdrowionka dla ciebie. Może tu? Tu wygląda fajnie. Sobie może tu pojedziemy. Kurde, gdzie to tam wyznacza tą trasę? Aha, bo wyznacza przez autostradę. Nie, my tu nie będziemy jechać. Pojedziemy sobie w lewo teraz. Ej, patrzcie ile tu jest ludzi. Są nasi ludzie. Tylko, że to nie są, oni są chyba na sesji, ale ich nie widać, nie? Tak, znaczy oni są na sesji, ale nie są w twojej ekipie. No wiem. Przejechaliśmy kawałek, to może zmieniamy ekipę? Czekaj, bo tu chyba w ekipie nie ma wszystkich ludzi. Kto jest tu w ekipie? Nie no, są tam. Kto to jest w ogóle? Byłaby szansa jakoś się zgrać, jeśli by udało ci się zaprosić do swojej ekipy jedną z osób, która aktualnie ze mną tutaj jeździ. Jeśli by się udało, to mogłoby być tak, że złączymy ze sobą te dwie sesje. Dobra, spróbujemy. Cześć, jeśli nie możesz mnie, to właśnie poproś po prostu kogoś, kto... Ja nawet nie sprawdzę, kto ze mną jeździ. Dobra. Nie, no mogę zobaczyć na mapie. Alucard, Mariusz i Wielki Gazu jeździ tutaj ze mną. Wielki Gazu... Nie mam... nie mam takich jegomości. Okay. Oni by musieli mnie do swojej ekipy zaprosić, ale to nie mają mnie znajomych, to nie mogą. Nie no, jestem w twoich znajomych, chyba... Ale tu mi się nic nie pojawia. Może pod innym nickiem jestem. Podobnie. O, dołączyłem do ekipy. A jest takie coś jak ochraniasz garażiko? Może to. Stary nick. Nie ma tego. Ja mam tutaj raptem 14 znajomych, a dodałem chyba z 1000 osób dzisiaj.
Nie no, żartuję, nie tysiąc. Nie robiły serwery. Nie ogarniałem, co się dzieje. No szkoda właśnie, no próbujemy tutaj zrobić zlot, ale jest jak jest. Dobra. No nie wiem, no spróbuję tą osobę dodać. Może się zmiksują jakieś inne sesje, zobaczymy. Dobra, wysyłam kilku osobom. No ja tu też mam... To pierwszy ten lepszy. 5 osób. Jest. Oj! Usunąłem przypadkowo jedną osobę. Fuck, ze znajomych. Dobra. Zobaczmy. Coś się połączyło, coś więcej jest? Jest jedna osoba tylko więcej, jakby spoza ekipy. No dobra. Idziemy dalej. Na razie fury jeszcze nie zmieniam, podoba mi się ta Polszawa. Ale już sporo przejechaliśmy, co wy mówicie, że to bardzo długo będzie trwało? Wcale nie. Możesz sobie dla eksperymentu zobaczyć, jaki masz przebieg w tej chwili. Wiesz, tam przybór samochodów ci się wyświetla i zobaczysz sobie też po dojechaniu do końca na przykład. Ile leci na kilometrów też. To jest myśl. Muszę sobie przypomnieć tylko, jak się liczyło. Czekaj. Teraz co do szkoły nie trzeba chodzić, to jak? Dobra, wybór samochodu i mówi, że tu jest... A faktycznie, 19 km ma przejechane, no to powiedzmy, że teraz przejechałem jakieś... 4? Nie, więcej. Ale więcej przejechałeś. No dobra, no to powiedzmy, że z 10, tak? Czyli 9 km miałem najechane nim, tą Polszawą. No to już mam 10... Dobra. Zresztą można powiedzieć, że zero. Dobra, jedziemy. To nie jechałem tym samochodem jeszcze. Ale jak będę zmieniał auto, to i tak bez sensu. Przecież zaraz może jakieś inne wezmę. Albo może nie będę zmieniał? Tak by było łatwiej obliczyć. Dobra. Ja tutaj osoby zaproszone też w sumie dałem do ekipy. A ja nie mam was znajomych, to jest dziwne. Akceptowałem wszystkich. Kurde, Porsche to jednak dobre. Z góry na luzie 160. Z góry na luzie na piątce, wow. Porsche to jednak dobre samochody. Ty, to nie ma szóstki. Ło, ale lipa. Dobra, to już jest słabe. Będę musiał wziąć samochód, którym jest chociaż szóstka. Gdzie ja pojechałem? Chyba źle pojechałem. A nie, dobrze. Tam widzę na górze jakiś punkcik. O, teraz, co za trasę mi wyznaczyło przez jakieś... Sorry, kolego, co jest? Mnie duchem. W tą stronę chyba pojechali chłopaki. Z live'a. Chyba. My jedziemy... Tak naprawdę my tu wszyscy jedziemy. Wszyscy gracze, tylko właśnie ich nie widać. Wszyscy jedziemy w jedno miejsce. To jest spoko, kurde. Gdyby była tutaj ta możliwość dodania większej ilości graczy, to... O, coś mi się przywiesiło. Alex, 3PL, hamuje. O! No, tak. To było fajne. Ej, ktoś się pojawił. Ktoś się pojawił. Żółte... Co to jest? Jakieś chromowane autko. Ze mną. Ale ładną drogę, że się wybrali. Ja tędy nie jechałem i nawet ciekawy widok. No bo właśnie o to chodzi, nie? Autostrady to każdy przecież przeleciał, chociaż raz. A tutaj to jak? No to... Nie wiem, ja jadę za wami. No i dobrze. Tak. Dojechałeś już tam do skrzyżowania? Tak, którego? Tu jedzie chyba jeden z twoich widzów gdzieś przede mną i podąża ślad w ślad, więc będę jechał za nim. Dobra, no po prostu jedź. Ja się zastanawiam, bo próbowałem namierzyć, gdzie tam jesteś. Mhm. Ja tam w pewnym momencie się zatrzymam, poakceptuję nowe zaproszenia. Może nawet grę odpalę od nowa, żeby się nowe osoby jakby wczytały w mojej liście znajomych czy coś. Ale boskie jest to, że faktycznie to sprzęgło działa i to skrzynia biegów. Myślałem, że to będzie taka lipa. Nie zrobić strzał ze sprzęgła i polecieć po błocie? Czy nie próbowałeś? Nie wiem, czy to jest możliwe. Czekaj, strzał ze sprzęgła. Słuchaj, nie. Na pewno jest to możliwe, ale to musiałbyś sobie też opcjami tam w tuningu. Wiem, mówiłeś ostatnio o tym, no.
Właśnie, nie ogarniam trochę tych opcji tutaj. Ale oni nas uciekli. Czy jadę do Waszyngtonu? Teraz nie jadę do... Kto mnie tam stuka? Już, poszedł z ekipy. Miejsce do następnego robimy, czekaj. Który to był? Chyba ten. Wywalamy go, kurde. Usuń ze znajomych. Nie ma, trzeba porządek trzymać. Kto tu chce grać? Ja chcę. I to jest ciekawe, bo ja tutaj dalej widzę tych ludzi, dołączam do ekipy i ci ludzie stoją tu wokół mnie nadal. No. Ja jestem z tobą w ekipie. A, no już nie. Czyli nie stoją. Dołączyłem, ale oni mi zniknęli. Aha. Kurde, wiesz co, bo to jest taki element losowości, czasem co przeskoczy. Możliwe było, że po prostu już w momencie, kiedy ja dołączałem, już miałeś te 8 osób jakby na sesji. Może. Czyli jakaś osoba, która nie miała żadnej ekipy, po prostu wylatuje z sesji. To jest głupota, że to jest zablokowane do tych 8 osób. Ale czasem taka duża mapa, nie? No właśnie. I taka, tak nie można jej wykorzystać do końca. Wiesz, takie rzeczy tu można robić. Tutaj by się dopiero fajnie w RP bawiło, nie? W The Crew 2. Takie rzeczy tu można robić. Tyle miejsc, zlotów, ile tu można zrobić. Kurde. Sloty motorówkowe, samolotowe, jakieś tam różne rodzaje samochodów, jakieś dziwne tuningi, tego typu tematy. Fajna sprawa. Czy można zagrać? Chłopie, graj ile chcesz, nie ma problemu. W ogóle nie wiem, czy sobie nie zamienić na coś bardziej cywilnego, bo ja to sobie zamieniłem na ciężarówkę. Wiedz czym chcesz. Nie no, wiesz, wolałbym się raczej dostosować. Na spokojnie. Ale też właśnie chodzi o to, że sobie tego Hammera, on jest niby pod rajdy. Udało mi się... To jest Hammer? Nie wygląda. Tak. To jest Hammer taki rajdowy, nie? No i... Ej, ale dobrze jest, dwie osoby są spoza ekipy. I jeżdżą z nami, no to właśnie. No, nie jest źle. Ale nie mogę, jedzie Bugatti i Pagani. No i dobra, no. Mówię, no, niech jeżdżą czym chcą, chłopaki, kurde, no już bez przesady. Nie będziemy się tutaj... Byleby się nie stukali, jak wiesz, w filmach porno co chwilę. Bo to bez sensu jest. Potem obita dupa taka boli. Dzisiaj byłem na rowerze i stwierdziłem... A tak się zapytam, abstrahując, grałeś w Dirta 2 może? Grałem, ale mało. 2-0. Nie, właśnie nie w Dirta Rally, tylko zwykłego Dirta 2. Z 2009 roku. A, tego starego? Roku. No... Nie pamiętam. Z tego roku? Chyba nie. Się zapytałem, bo chodzi o to, że mam właśnie pomalowanie na tym Hammerze inspirowane z tej gry. O, to nie będę kojarzył na pewno. Hammer był w Dercie? Tamtym? Był, bo tam były też takie wyścigi, one się nazywały Land Rush, coś po kroju, takie wyścigi przełajowe trochę, takimi ciężarówkami i różnymi buggy. W ogóle, to bardzo fajnie się tutaj jeździ powoli, przyjemnie. Właśnie, jeszcze zobaczysz to, jak to się jeździ, jak załóżmy jedziemy na asfalt, bo bardzo łatwo i fajnie jest się trzymać pasa. Satysfakcję, no, że nie wyjeżdżasz w ogóle. No. W ogóle ciekawe tutaj miejsce. Powiem ci szczerze, nie przyjeżdżałem tędy, ale dojeżdżamy sobie do asfaltu. Dobra, następne skrzyżowanie to muszę tu ogarnąć, gdzie jedziemy w ogóle. Jest taka sprawa, słuchajcie, jak chcecie wyprzedzajcie, pokażcie jakie macie fury. Możecie sobie zmieniać też furki, pokazujcie, będzie ciekawiej. Dobra, tu sobie jesteśmy. Robimy teraz w sumie taką cutscenkę, jak było na tym pierwszym zwiastunie z The Crew 1, nie? Tak jakby wszyscy razem jedziemy, trzymamy się, nie? Razem. Co to jest spoko. Camaro, Aventador i... Ta. Raptor? Właśnie. Brawo, coś tam było. A w ogóle pokazałbym ci, jest taki jeden bajer z Fordem Raptorem na ulicy. Ale u ciebie też się zbagowała moja postać? Nie wiem. Z Fordem Raptorem? To znaczy co? Wiesz co, bo w tej grze można powiedzieć, że są takie jakby ukryte opcje tuningowe. Załóżmy, teraz mam Forda Raptora seryjnego. Jeśli zamontuję do niego najlepsze opony, i czyli tam chyba opony na poziomie 280 i do tego dołożę jeszcze zawieszenie 280,
to automatycznie zwiększa mi się rozmiar felgi i auto idzie na glebę. I nie jest terenowe, tylko wygląda dosłownie jak torowy ten Raptor. Nie instalując żadnej modyfikacji. No to właśnie mógłbym nawet to pokazać, bo w tej chwili mam seryjne zawieszenie i jest fajny terenowy taki pick-up. O, ciekawe. Zastanawiam się, bo mam na tym, na budziku, weź sobie tego, ten samochód. Na budziku mam coś takiego, że raz jest kropka na zielono, tam gdzie mam biegi. I to on jest obniżony już, tak? Nie, to jest seryjny. Aha, a obniżony to jakbyś zmienił opony na... Wiesz co, mógłbym ci nawet pokazać na szybko na jakimś postoju. No, to możemy stanąć na chwilę. Możesz pokazać, tak, bo jestem ciekawy. To jest tylko sekunda, wiesz, zmiana. No, dobra, wiem, o co chodzi. I teraz tak, spoko. W tej chwili wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy on tam się zamienił w ducha. W ducha się zamienił, no. Dobra, to teraz daję 280 na zawieszenie i 280 na opony. I patrz, co się stanie z tym samochodem. No, patrzę. O! Jezu! Od razu koło duże i nie na ziemi siada. To wygląda jak jakiś Hot Wheels teraz prawie, że... Ale on siadł też. On nie tylko ma większe jakby felgi, ale siadł. Ale, no właśnie, no bo siadł właśnie, podejrzewam, przez to zawieszenie, nie? Ale tutaj sporo samochodów ma to do siebie, że jak zmieniasz oponę, to i rozmiar seryjnej felgi się zwiększa, bo jakby seryjnej felgi nie możesz zmieniać rozmiaru, ale jak zmieniasz oponę, no to już ta felga, wiesz, ma inny... Spoko. Inny rozmiar. Ja sobie wracam do tego zwykłego, dużego. Spoko. Dzięki White Elite za donatik. Pozdrowionka dla ciebie i dla koleżanki. Nie ma to jak oglądać streamka z koleżanką wieczorem, nie? Nie wnikam, co tam. Biorę auto z super oponami. No, bierzcie, pokazujcie, bo tutaj to jest bardzo dużo customalizacji w tej grze. Dużo rzeczy można tutaj porobić. I takich dziwnych, hardkorowych nawet. Ale wiesz co, niektóre nie są takie całkiem przegięte. Muszę powiedzieć szczerze, że niektóre modyfikacje są takie dość stonowane. Mhm. Nawet te fanowskie, nie? Do jakichś samochodów, co rzeczywiście one nie mają żadnych bodykitów. Załóżmy do jakiegoś Porsche 918. Ale są tak w miarę pasujące do tej całego nadwozia. Nie są tak przegięte. Ojej, sorki. Zagapiłem się, przepraszam. Ja zamiast dymka kupiłem oponki. Memos, bardzo słabo cię słychać, cichutko tak. Spróbuj tam coś z mikrofonem pogrzebać. Dobra. Jezu, jak tu się szybko z góry jedzie. Bo są po prostu strome te góry, co tak zrobione. Tak się zastanawiam, skąd oni wzięli topografię całej tej mapy Stanów Zjednoczonych? Czy oni nie wzięli czego przypadkiem z prawdziwych danych? Ja bym tak zrobił, przecież dużo szybciej jest tworzyć taką mapę później, nie? Ciekawe, czy tutaj GPS nas prowadzi, każe zjechać na przełaj. Zjeżdżamy, czy dojeżdżamy do końca tej drogi? Jedziemy tak, jak nas prowadzi, będzie dobrze. Później na asfalt zjedziemy, gdzieś tam widziałem, że będzie asfalt. Ale to czekaj, bo to u ciebie znacznik pokazuje, żeby jechać cały czas tą drogą, tak? No tak. A u mnie pokazało, żeby zjechać w prawo na przełaj. A, tak, on czasami się tak myli, no. Nie, bo myślałem, że tak samo się tobie ten znacznik wyświetlił. No i teraz lepiej mnie słychać? Nie, tak samo. Może ja mam cię wyciszonego czy coś? A jak pozostali słyszą Memosa? Dobrze czy źle? Dobrze. Dobra, bo w sumie miał być realistic driving, a ja tu sam zaczynam... próbuję. Może ja mam go wyciszonego? Ty, mówisz im ze strzelaniem ze sprzęgła. Ty, ale tu w ogóle fajne miejsce do driftu jest. Asfaltowa droga, cyk. Ja się pamiętam jeszcze te odcinki z jedynki The Crew, jak gdzieś znalazł tam taką przełęcz gdzieś w górach. A tu jest tego więcej. No. Ta mapa została zupgrade'owana. Tutaj masz też cały ten jakby tuning na drift, nie? Mhm. Osobną kategorię. No tak. Nie, co ty, tu ręczny nie działa. Nie działa jak trzeba, ja wiem. To jest takie... Tym Raptorem nie mogę jakoś wyczuć. Powiem ci, tak, na szutrze tym się da fajnie poślizgać, ale tutaj już ma za dużą przyczepność i nie mogę go... No... No nie da się tutaj postawić bokiem fury. I redukcja. No.
Lisa przejechałem, cholera. Co to było? Lis, nie lis? Stanowisko mi trzeszczy, no właśnie będę musiał nasmarować. Muszę pojechać po smar. Nasmarować tam to wszystko. Trzeszczy, trzeszczy, no już trochę najeździło. Głównie to te pedały od Trasmastera trzeszczą. Tylko samochód zmieniam. Spoko, spoko. Mam trącik, chyba trądzik bardziej. Ale po co ci trącik? Weź to powyciskaj i tyle. Fu. To był jeżowiec? Był opos może jeszcze. Chyba potrąciliśmy jeżozwierza. Jeżozwierza. Jakiego jeża? Nie. Jakiego jeżozwierza? Dużego jeża. My już 40 minut jedziemy. Prawie 50. A cały czas jesteśmy właściwie w tych górach kaskadowych. Bardzo dobrze. No, kto tu... Ja tego nie zmapowałem, nie przejechałem tutaj, nie wiem. W ogóle mamy wymaksowaną formację, cały czas w formacji jedziemy. Nikt mnie nie chce już wyprzedzać, jednego wywalenia z ekipy, ej. Ile takie stanowisko kosztuje? Macie w opisie streama wszystko rozpisane, co i jak. Aktualne ceny, wszystko tam jest. Wszystko, co chcesz i nie chcesz. W ogóle tutaj kolega, co jedzie tym Evo, po twojej lewej. No to musiał wygrać go chyba w summicie, bo to jest jakaś nagroda za platynę. Coś tam było. Tak, musiał dużo jest w ogóle samochodów, które można powygrywać. Summitów. Bo mówiłeś, że ty nie grasz w to w ogóle, nie? W te submity. Ciężko tam jest zdobyć nagrodę platynową, przynajmniej mi. Dużo trzeba się narobić. Głównie jest problem taki, że w tych summitach często wymagania są takie, że one wymagają od ciebie posiadania specyficznych samochodów, które wiesz, wydajesz 2,5 miliona na to, żeby tylko wziąć udział w tym summicie, a i tak masz szansę na to, że po prostu ktoś i tak cię pokona, więc... Tak, ale to też kombinacja skillów, kombinacja fixów w samochodzie, wszystko ma znaczenie na osiągnięcie lepszego wyniku. Mam pytanie, moglibyście się zatrzymać, bo chyba akurat dołączyłem do waszej jakby sesji. O, dobra, jasne, o, jasne. Dobra. Możemy chwilę poczekać. Na pobocie. Jak ci się udało to dołączenie? No nie, no po prostu akurat zresetowałem grę i dołączył mnie okres. Fajnie. Bo może właśnie mało graczy tutaj jeździ, nie? No, to podobnie, tak. Dobra, ja resetuję. To czekamy tutaj. To jest chyba dobry moment, żeby zmienić furę. Fajna ta Porsche'a jest. No teraz możesz też sobie zobaczyć przy okazji, ile ci przeskoczyło. 41 km mam teraz na tej Porsche'awie. O, na przykład mam Gran Turismo. Gran Turismo S mam. I 0 mam kilometrów. Gran Turismo, bierz, kozacko brzmi w tej grze. Okej, okay. Nie wierzę, ale sprawdzę. Moim zdaniem bardzo ładny ma brzmi, szczególnie na niskich obrotach. I jak mu później dajesz delikatnie. To znaczy jak na tą grę. Ale pamiętam, że coś chyba w Forcy którejś zepsuli ten dźwięk tej V8-ki. Że brzmiał w ogóle jak, nie wiem, kosiarka jakaś. To Maserati jest świetny, OG. No, mi się też podoba. Fajny samochód nie Maserati. Ty faktycznie na niskich? Spoko. Zaraz 40 na godzinę i szóstka. Czemu gość jedzie cały czas po mojej lewej i nie wyprzedza? No, dziękuję. Nie mogę ani wyprzedzić, ani... Kurde, to ekipa, my tu blokujemy drogę, to nikt inny nie może po tej drodze jechać. Ale tak na marginesie to zauważyłem, że w ogóle mało botów jest. Nie wiem dlaczego. Botów, że się mało spawnuje? Może właśnie dlatego, że dużo ekipy. No może jest limit 8 w ogóle samochodów na drodze. O, kojarzę te tereny, przez które teraz będziemy jechać. Bo tutaj jest jeden taki wyścig, prawie że 40-minutowy. Mhm. Jego się jedzie właśnie w drugą stronę, przez tą ulicę, to teraz jedziemy. Ej, faktycznie, fajnie to brzmi! Ktoś Skyline'a wziął? Ekstra. Z Undergrounda jeden. Z Undergrounda, no w sumie wszystko jedno. Tutaj ja jest ten sam klimat i tam. Ja sobie wziąłem tego Shelby GT500, tego najnowszego. On był dodany w tym update'cie.
Bym ci też bardzo ciekawie. Pozdrawiam! Dzięki Marcel za donacik. Czy opłaca się, no i znowu kolejna osoba pyta się, czy opłaca się kupić do gru. No, ziomek, zobacz, jedziemy sobie przez całe Stany, chillujemy sobie, powoli jedziemy. Tak, właśnie, widzę, jedziemy sobie powolutku, chillujemy się, fajnie jest, no, fajna giera, no, ale tu musisz sam ocenić, czy ci się podoba, czy nie. Na stówkę. A ile ono teraz kosztuje, The Crew 2? Co, chyba było w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu na jakiejś promocji, bo moi znajomi kupowali. Ale... 45 zł, gdzieś tak koło tego? 40? Teraz noga z gazu i tylko z górki sprzęgło wciśnie. W sumie mogę na luz dać. Ale teraz jeszcze ciekawa zabawa, bo zostawiamy 45 po sobie ślady dość widoczne. I 45! Jazdę ten, po szynach. Ja w ogóle kupiłem to The Crew na Epic Games. The Crew na Epic? Czy co? No. To chyba nie w tym wszechświecie. No właśnie w tym i mi dodało do konta Uplay. A co, na Epiku było The Crew 2? Serio? Tak było. Jadę teraz na luzie, 140 z góry. Serio? Tak się udało ci rozpędzić? O kurde. Nie wiem, no może ta buda jest taka ciężka. 130. Bez gazu w ogóle. Ja to niestety nie mogę sobie sprzęgła włączyć. A zanim przełączę na bieg neutralny, to wyskoczy mi skrzynia biegów. Dobra, już zaczyna trochę dziwnie się samochód zachowywać. O, nice! Poszedł! To jest driftowy? Nie, chyba. Nie, po prostu zmieniłem mu trochę tam. Ale fajny jest, kurde, tak kozacko wygląda ten... To jest Super Snake, nie? Nie, to jest GT500, ten najnowszy. GT500, aha. O, kozacko wygląda. Jego w sumie nie ma jeszcze w żadnej grze, jeszcze go do Forcy nie dodali niestety. No w The Crew jest w ogóle sporo autek, które ich nie ma w Fordzie, nie? No takie unikaty właśnie, tak samo Divo weszło chyba przed pojawieniem się Forcy, teraz niedawno Jesko. I to GT500 właśnie. Dzięki Konrad za 2 funty, dziękuję bardzo. To jest dziwne, niby śnieg, a auto się tak trzyma. No, ale trochę się trzyma. Muszę przyznać, że ten śnieg... Oj, sorry. Spoko. Może za bardzo zwolniłem. Ten śnieg w ogóle tutaj nie wygląda za ładnie. Znaczy nie chodzi mi, że na otoczeniu, bo świat okej, wygląda w porządku. Ale na samochodzie to jest nic innego jak tekstura mokrego błota. No. Które jest pomalowane na biało. Powinien bardziej osiadać pył albo po prostu czarny jakiś taki brud, kurz. No. O, nie oszukujmy się, no grafika w The Crew nie jest piękna. Dlatego powtarzam po raz kolejny, że czekam na nowe konsole, bo jak wejdą nowe konsole, to wtedy jakby te gry pójdą też do przodu, jeśli chodzi o grafikę, nie? I o większe światy, wiesz, będzie mogło to się szybciej doczytywać. Ej, ale powiem ci szczerze, że The Crew nie ma może jakoś mocno złej grafiki. Bardziej bym powiedział, że ma grafikę nierówną, bo jest momentami taka, że grafika naprawdę prezentuje się dobrze, ale czasami prezentuje się jak old geny. No. Jak jesteś w garażu, to pięknie się prezentuje. No, my żeśmy chyba troszkę za bardzo wypruli. Jedzie za nie, mną. Spoko, bo ja na luzie tutaj, eco driving. Ja jadę te 110 i wrzuciłem no. 7, silnika nie słychać. Ty, a powiedz mi jedną rzecz. Bo w tym twoim aucie chyba jest duży nadbieg, jeśli chodzi o 7. I on na niskich obrotach powinien śmigać. Jedna rzecz, jak wyłączyć silnik w The Crew 2? Da się w ogóle? Jest taka trochę, można powiedzieć, manualna metoda, da się to zrobić. Otóż jak się zatrzymasz w miejscu, zmieniasz samochód na dowolny inny, na przykład obok w kolejce i z powrotem wracasz do poprzedniego. No. Jak się pojawisz w tym samym miejscu, to masz po prostu zgaszony silnik, więc musisz go odpalać. Tak, ale zastanawiam się, czy jakbym wrzucił neutralny, to czy by auto ruszyło. Ono ma tak jakby zaciągnięty ręczny wtedy, nie? Teraz mam neutralny. Dobra, bo ja minąłem checkpoint, pojechałem na wprost, nie wiem, czy nie chciałeś zjechać, więc nie wiem. Tam będziemy teraz... gdzieś chyba... Gdzie to ja tutaj wyznaczyłem teraz? Ja nie wiem. Na skrzyżowaniu, tym co masz teraz. Łe, to my już do Las Vegas dojeżdżamy. Do Las Venturas, przepraszam. Będziemy w lewo skręcać. W lewo będziemy skręcać tam.
Dobra, to ja tutaj zawrócę z kolegą. Nie, tu dwie osoby ze mną są. Ej no. My jechaliśmy za tymi ziomkami i my w ogóle nie skręciliśmy tam działania. Ej, faktycznie kozacko brzmi to Maserati. O, sorry. Szczególnie jak go tak właśnie delikatnie rozpędzasz. No, tak no, no. Na 4-5 tysięcy obrotów. Ja wiem, nawet mniej, tak koło 3. No, 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 bo też grałem jakoś miesiąc temu. Sporo w sumie gram w The Crew. I ostatnio tak jeździłem. I też właśnie jeździłem tym Gran Turismo i mi się zapamiętało, że właśnie ciekawie brzmiało. Jak na standardy The Crew. Ale i tak poprawili te dźwięki w stosunku do jedynki. Do jedynki, tak, dokładnie. O, proszę. Poszło? Poszło. Nie, tutaj co, nie jest też takie proste, bo te auta jakby do środka zakręca, ale... Ale... Bo tutaj ciężko jest to doprowadzić, ale... Da się samochód pod street, ze street race. Oho, dobrzyłem. No jakby, o co chodzi? Nie tego Shelby mam tak zrobionego pod jazdę bokiem. Czekaj, na trójce go spróbuję. Ten ogółem w ogóle w zamyśle przez Forda. To miał być taki konkurent bardziej tak jak Corvetta ZL. Nie, chwila. Corvetta ZR1. Że to jest niby więcej mocy, ale ta większa moc wynika z tego, że auto jest bardziej torowe. I tutaj tak samo dodawali jakieś dokładki i niedokładki, spoilery. I tutaj nie tyle co moc ma grać rolę, a głównie jego osiągi na torze. Ustawiło się jakieś randomowe auto ulubione. Ty, gdzie to się ustawiało te wspomaganie? Ustawienia gry? Bo ja mam może ABS jakiś włączony. Nie, słuchaj, robisz tak, pojazdy, osiągi. A, czekaj, dobra. Jak klikniesz osiągi, tam gdzie masz do wyboru te wszystkie moduły. No. Jak ustawienia dla zawodowców i tam możesz... Dobra, mam. No tak, kontrolę trakcji mam. Globalne w street race ustawione. No to może dlatego nie driftowałem. Teraz zobaczymy. Możesz sobie też docisk przełożyć na przód. W tej grze w praktyce to działa tak, że jeśli masz docisk na przodzie, to auto lepiej lata bokiem. Ale na przykład przy prędkości 200 na godzinę pływa jak łódka. A jak ty stabilizatory poprzeczne ustawiasz? Które to są? Czy chwila, moment? Na samym dole. Bo ludzie coś tam mówili, jak oglądałem poradniki na YouTubie, że to dużo daje czasami. Zależy chyba pod jaki model jazdy. Ja tutaj mam akurat na tym samochodzie, to mam seryjnie zostawione i ono jest tak, aha, nie wiem, w jednej piątej na tył. Jakby. Spoko, znaczy też tył, tak mam właśnie. Na minusie tutaj jest minus plus. Wiem. Nie, dlatego nie, mogło, tak... nie mogłem zarzucić. No właśnie, teraz zobaczysz, jak to zmiana paru suwaków potrafi wpłynąć na... Nie, tylko ten zmieniłem sobie. Wyłączyłem wspomagacze, no przecież to głównie sprawiało, że nie mogłem wejść w jakiś poślizg. O, teraz jest spoko. Dobra. Wiesz, jak sobie ABS wyłączysz, to też mocniej zaciśniesz hamulce. Możesz zrobić tak zwany też... moim zdaniem też powinien sobie spróbować przełożyć rozkład hamowania i siłę hamowania na przednią oś. Mhm. I wtedy poślizg sobie wchodzisz, robiąc strzał ze zwykłego hamulca nożnego. Mhm. No właśnie, tak jak ja teraz próbowałem i to działa, tylko też zależy jak masz tą przyczepność tylnej osi osłabioną, bo myślę, nie jest wszystko pod... A czekaj, gdzie my jedziemy? Aha, dobra, do Las Vegas. Teraz tutaj mamy na wprost jakąś chyba szutrową, ale zaśnie... O, autobus! Siemaneczko! Pierwszy autobus, wycieczka. Czekaj, bo ja wyznaczę trasę, bo zaraz skończymy w San Francisco, wiesz? Nie, spoko. Ja wydaje mi się, że dobrze jedziemy, ale wolę to sprawdzić. Prędzej do Vegas. I nie do San Francisco, ale nie musimy wcale wstępować do Vegas, chyba że ewentualnie tam zmienimy rotację ludzi. Możemy tak zrobić, zajedziemy do Las Vegas i tam się zmienimy, no. Wiesz, dobra. Musisz komuś innemu zagrać, znacznie. Nie tylko mnie. Spoko. Tam zrobimy zmianę, zdecydowanie. Ale ona fajnie brzmi i tak pierdzi przy zmianie biegów. Ale co? Znaczy ona, Maserati.
Maseratka, no. Nie wiem, teraz o co tu chodzi z driftowaniem. Z Audi RS5. To się zatrzymam. Zobaczcie, czy można. A ty wiedziałeś o tym, że na przykład niektóre samochody posiadają jakby części tuningowe na licencji? Nie. Na licencji jakby danych pakietów stylistycznych, że ze zwykłego Murcielago możesz sobie zrobić super velocze. A coś widziałem. Są niektóre licencjonowane te części, no. Myślałem, że chodzi ci o osiągi. Nie, ale to wiesz, tak masz jakby dwa auta w jednym. No tak. A gracie Minecrafta? nie gramy Minecrafta. Co, jakiegoś oposa przejechałem. Ale wiesz co, te zwierzęta nie są jakby zsynchronizowane, także każdy z nas je widzi sobie inaczej. Okej. Boga! O kurde, ale co zrobiłem, myślałem, że wyrąbię. No spokojnie. Minecraft jest dla dzieci? Czemu? Ja swój serwer postawię niedługo. Musicie mnie nauczyć grać. Shiftem się kurca. Shiftem? No będę musiał zmienić celowanie, bo ja shiftem zawsze biegam. Nie będę kłócał shiftem. Jak mam biegać podczas kłócania? O co chodzi? W ogóle Vegas w śniegu. No. Ale to zaraz zniknie, zmienię samochód, nie będzie śniegu już. Czy jak to tutaj było? Znaczy, to działa tak, że jakby granie... W sensie, jak jest animacja, że przechodzi z jednej pogody w drugą, i ty w trakcie niej sobie wciśniesz pauzę, no to jakby on pomija tą animację i... Aha. Czyli jeśli nie zauważymy, że śnieg zaczyna powoli topnieć, no to dopóki sobie nie wciśniemy pauzy, to on będzie stopniowo schodził, ale jak klikniesz pauzę, to może... O właśnie, teraz już schodzi, więc... O, no i super! Żeby mi się tylko autko wyczyściło, będzie ekstra. Ogólnie oni tutaj popsuli od któregoś patcha, bo wcześniej były te pogody bardziej takie, można powiedzieć, naturalne. W ogóle też w którymś patchu zmienili oświetlenie tej gry. No ale tak wracając do tej pogody, w którymś momencie stwierdzili, chyba społeczność się skarżyła, że jest zbyt nudno, więc Ubisoft przesadziło w drugą stronę i w tym The Crew jest teraz tak, że co najmniej raz na dobę spadnie śnieg. To nie jest tak, że nie wiem, raz na 5 czy 6 godzin grania na serwerze spadnie śnieg, który pokryje całą mapę, tylko niestety pojawia się praktycznie co półtorej godziny. I trochę jest już bardziej wkurzający niż fajny. Tak, śnieg ogólnie jest wkurzający chyba w każdej grze. No, w Forcy powiem ci, chyba najmniej lubię tę porę roku. W Minecraftie jest fajny śnieg. Jaki jest w Minecraftie? W Minecraftie jest jakiś śnieg? Tak. Dobra, wjeżdżamy do miasta, więc co, zwalniamy? Będziemy się przez chwilę... Przejedziemy może przez The Strip, takim właśnie lansiarskim, wolnym tempem. Zajmiemy wszystkie trzy pasy, bo tam... Dobra. Zobaczymy. W ogóle też jest fajny bajer, mógłbyś spróbować, bo w grze można przecież robić zdjęcia. I te zdjęcia jakby przechowują w pamięci ostatnie chyba 10 minut rozgrywki, więc możesz zrobić takie zdjęcie kilkunastu aut, nawet jeśli już na przykład się rozjedziemy. Może być. No z drugiej strony też powinna być pokazana trasa, jak jechaliśmy mniej więcej, nie? Na mapie. Trasa jest pokazana na mapie, no. Jaki on ma kozacki dym! Co to jest? Dobra, jaki dym jest pod opon? Żeby checkpoint zniknął. I teraz wyprowadzę nas na The Strip i za The Strip ewentualnie się zaparkujemy na jakimś pseudozlocie. Spoko. No to teraz w lewo, na tą skośną drogę. Dobra. Jakie jest najlepsze auto w The Crew 2? Nie ma najlepszego, bo każde jest dobre w innej dyscyplinie. Takie najszybsze, no to chyba jest Bugatti, ale Bugatti nie do wszystkiego się nadaje. Bugatti Divo, jakaś tam edycja Magma, czy coś takiego. A to tego nawet ja nie widziałem.
Jest taka edycja Magma, super rzadkie auto, można było go zdobyć właśnie w submicie. Bardzo ciężki ten submit był ponoć. Taki biało-pomarańczowy, coś kojarzy chyba. Coś takiego. No. Dobra, w lewo teraz. Musimy się cofnąć na The Strip. W ogóle też przy fajnym zachodzie słońca może uda nam się dojechać. Prawy pas też możecie zająć. Ale właśnie, tutaj sygnalizacja świetlna nie działa, chyba podobnie jak w Need for Speed Heat. W sensie nie świecą się żadne lampy, ani czerwone światło, ani zielone. Jakby to miało być wszystko zsynchronizowane, jeszcze to by te serwery faktycznie musieliby zmienić ziemniaki na jakieś komputery normalne. Ale wiesz, to jest taka mała rzecz, ale teraz jadąc po prostu zwróciłem na to uwagę, dotychczas grając jakoś nie patrzyłem. Aha. Ale ekipa do miasta wjechała, no jak? Pewnie, że tak. Co te Camaro zrobiło, ty? Wymusiło. Dobra, w prawo sobie skręcimy troszkę wcześniej, tutaj na tym pierwszej krzyżówce. Nie wiem, czy wam nie przeszkadza to, że tak całkiem zwalniam do 20 na godzinę. Jak to Audi robi, że ono tak blisko tego Lambo jedzie i tak... Nie, no, i jeszcze w niego nie uderzy, nie? Jeszcze nie uderzy, co, ma jakiś tempomat czy coś? Może ma też dobrze wyczynowy padę. Prost, tak normalnie. Aha. A popatrz, ja na przykład mogę jechać cały czas z włączonymi światłami stopu, mimo tego jechać cały czas naprzód, to co ci też opowiadałem wczoraj. Oj, prawie żem na krawężnik wyjechał. O, sorry. Ale teraz to Porsche, ta Crown Victoria nie ruszy. A nie, jednak, dobra. To co, staramy się zająć wszystkie te trzy, czy ile tutaj jest pasy? Dobra. Cztery? O, cztery nawet. Zajmujemy, kurde. Biorę zewnętrzny. Znaczy w sumie i tak spoko, że dodatkowe osoby dołączyły spoza tego, nie? No. Dobra, spróbujcie teraz zrównać prędkość. W ogóle jak też jest ktoś w mieście, mi nie ma jakiegoś randoma. Nie wiem. Jest random jakiś. Ja tak ci powiem, że ja jeszcze u siebie wyłączyłem sobie niki nad samochodami, także nie wiem, kto obok mnie jedzie. Ale to po to, żeby to mi poprawiło po prostu imersję. Jasne. Właśnie. Daję sobie kamerę z maski, widzę samochód, nad nim nie ma żadnego niku i inaczej się jedzie. W ogóle teraz sobie, nie wiem, czy masz jak sobie się rozglądać. No. Na gałce. Zresztą mam trochę, no. Sporo ile to tutaj jedzie, z tyłu jest, nie, bo to trafik jest akurat. Okej. Okay. Czyli jedzie nas w tej chwili piątka. Ktoś tam stoi, dwóch graczy tam stoi, nie wiem czy to od nas, ale chyba nie. Dobra, to teraz po kolei robicie redukcję, tak jakby drag ze startu lotnego. Robi redukcję Audi i leci w przód, żeby było je słychać. A Lucek po prostu zbiera jak mikrofon. Co ty masz na myśli? O co ci chodzi? No nic, że po prostu ludzie zaczną powoli odjeżdżać i ty będziesz mógł na live pokazać, jak samochody brzmią. Okej. Okay. Ten random też do nas podjechał. No pewnie się zastanawia, o co chodzi, nie? Jeszcze się dołączył. Faktycznie, ty. Może to od nas jest, nie wiadomo. O kurde, gdzie... tu w Dekrucie takie coś nie zdarza przecież, nie? Dobra. A stąd jednak się... A, myślałem, że się jednak wykruszył. No dobra, robię redukcję i gazu. Ale poszedł. Fajnie to wyglądało. Ale wiesz co, i tak nie dałem z całej tej... Całej mocy, wiem. Bo nie byłoby słychać w ogóle auta. W ogóle nie było słychać tego auta, wiesz, tak na marginesie. Było słychać tylko Audi. Może byłem za daleko. Dobra, bo kończy nam się The Street, więc... Ja bym zrobił zdjęcie. Wiesz co, dobra. Tylko muszę cofnąć tam do tego miejsca. Czekaj, bo ja już jestem w trybie zdjęciowym. Dobra, to słuchaj. Ty rób zdjęcie, ja tutaj wyprowadzę grupę, gdzieś sobie zaparkujemy. Ewentualnie tutaj Czekaj, co to mi się... Poczekajcie chwilkę. Dzięki za donajcik. Wizaci, tak? Dzięki za miłe słowa. Kurde, jak to się robiło, żeby cofnąć czas? Ty, ale tutaj, wow, to można fajnie pokazać, jakby kamerą taką dynamiczną. A
Tak, i jeszcze pamiętaj, że na tym edytorze, znaczy tym trybie zdjęć masz bajery, wiesz, pokroju, że możesz sobie zmienić pogodę, nachylenie, nie wiem, światła. Faktycznie, no ja zapomniałam o tym. Że coś takiego jest. To można kamerę ustawiać. Ojej, co się dzieje? Pozbyć się ruchu ulicznego tak samo. Zrobić, że jadąc w nocy możesz zrobić, że zdjęcie było robione w dzień i tak dalej. Pozmieniać. Ale już mi się naprawiło. Okej, gdzie wy jesteście? Ja bym tylko chciał... Żeby... O, tutaj fajnie to widać. 19 km na godzinę będziesz jechał na fotoradarze. O co tu chodzi? Ty, ja słyszę jakąś muzykę. To jakaś muzyka leci w tym edytorze, o co biega? Dobra, jak tu się przewijało, zaraz. Albo to ducha. Jak to się robiło? Żeby przewinąć do tyłu tak płynnie, podczas zdjęcia by się przydało. Na padzie to robisz? No. To na krzyżaku, lewo-prawo chyba z tego co pamiętam. O, dobra. Ja pierdziele, właśnie tak szukam, kurde, o co chodzi? Także tam, ten moment, kiedy byliśmy zrównani, zrobić fotę. Aha, dobra, to już jesteśmy tutaj. Fajnie to wyglądało! I tak wiesz, inni gracze takie randomy wbijają, patrzą o co chodzi, nie? Wszyscy tak wiesz, zgrani jadą sobie razem powoli, toczą się. Ale się spoko ci, to wyglądało. To jest często to zjawisko, bo mówię, tydzień, dwa tygodnie temu coś się ze znajomymi, bo mówię, często gram, to zaczynam kruzować sobie w trzy osoby, a po drodze mijamy jakichś randomów i za 50 minut jazdy jedziemy w siedmioosobowym składzie, z czego czterech osób nikt nie zna. Spoko, fajna sprawa. Dobra, co tu możemy zrobić? Możemy zmienić ekipę. Tak, zaraz zmienimy, tylko jeszcze tutaj zdjęcie sobie zrobię ładnie. I pomyśleć, że to dopiero 1/4 trasy? Albo nawet nie? Zależy jeszcze. Spokojnie, czyż się nie pali chyba, nie? Dobra. Chciałem tak pod kątem tutaj czepnąć zdjęcie. Dobra, ustawienia. Przybliżenie. No, kruzowanie jest spoko. Czekaj, błoto usuwamy. Uszkodzenia też, bo tu Audi było uszkodzone. Światło zostawimy. Inni gracze można włączyć, włączyć. Tutaj, no tutaj jest dużo rzeczy, które można zrobić. Zdecydowanie. Ale wiesz, to musisz uważać, bo często przy wyborze filtrów gra się potrafi po prostu wysypać do paska. Nie, nie będę żadnych filtrów robił, spokojnie. No, tam na tej ostatniej kategorii ewentualnie możesz ten znak wodny Dekru 2 sobie wykasować. O, mam to standardowo. A reszty się najlepiej nie ruszać. Bo to od czekaj, może wieczór ustawię. A pogodę zmieniałeś? Bo na przykład wiem, że mgła ciekawie wygląda. Tak? O, faktycznie. Czekaj, mgła. To jest mgła? A, częściowe zachmurzenie, dobra. Czyli no jest tak. Zachmurzenie jest tam jeszcze chyba wcześniej, ale o. Mam. O, kolejny polek. Kościaszek. Jakby to ustawić, chyba z przodu najlepiej będzie. Wiesz co, od przodu, ale tak lekko uniesiony do góry, trochę jak z drona, żeby było widać tą Porsche'awę za tym, za samochodem. Za Audi. No widzę tego właśnie. W sumie to ważne, żeby to udokumentować, nie? No. Dobra, tu jest druga. Czekaj. To jest noc. 6 rano. Pieszych można wyłączyć też, to jest spoko. Dobra. Ostrość. To jest to, co dodali z czasem, wiesz, do Forcy, że też możesz wyciągnąć jakby kierowcę z samochodu, zgasić światła i wiesz, ustawić sobie samochód w jakiejś scenerii, że niby nam nikogo w nim nie ma.
Zgapili to z ekranu. Co ja wiem, czy zgapili, po prostu usprawnili ten edytor, znaczy ten tryb zdjęć. Widzę, że to mnie rozmowa umija. Status The Crew. Czekaj, jak się tu wstrykało zdjęcie? A, po prostu, nie? Fajne, że to jest zapisywane od razu w dokumencie, nie? Znaczy w pliku. O, ten sposób. Ja bym jeszcze takie czepnął zdjętko. Tak wygląda, jakby było nas naprawdę dużo. Tak z 300 osób. Bo ty, Memos, tutaj naprawdę. Jesteś teraz na grze, czy nie? Mogę na kierownicę, ale słabo. Spoko. Jeszcze tylko jedno zdjęcie i jedziemy dalej. Bo zajebiście to wygląda. Wykrój jest takie... Jedna osoba z ekipy odeszła. Wiem, tak, widziałem. Jest jednopolniejsze miejsce. Spoko. I teraz nie wiem właśnie, czy ja też, żebym wyszedł i... Nie, zostań, spokojnie. Zaproś gracza Memus. Wiesz, tak jakoś mocno... mocno mi nie zależy, nie mam jakiegoś parcia na szkło, nie wiadomo. Przestań. Dobra, A. przybliżenie. B. C. E. D. Dobra, mamy. I jedziemy. Chyba, że... dobra, zmieniamy ekipę. Fajne te zdjęcia wyglądały, naprawdę. Tak. Proszę o zaproszenie gracza Memos, podłoga LOL. Co? Wysyła prośbę. Słowną. Dobra, wyrzuć z ekipy, Szczepan. I kogo tu jeszcze mamy? Kurde, nie wiem, czy pojawiły się nowe osoby. A ty, Memos, grałeś z nami teraz? Nie, czy nie? Właśnie nie grałem. Aha, dobra. Szczepan, trzymaj się blisko nas i może być tak, że nowe osoby dojdą do ekipy. Ci co byli, to właśnie trzymajcie się blisko. Bo może być, że zostaniecie. Zaraz tutaj tylko pododaję. Ops. Cyk i zobaczmy. O, są nowe zaproszenia. Pierwszy raz coś takiego robię i tutaj patrzymy, co w ogóle będzie działać, nie? Że jedziemy sobie taką dużą ekipą. Dobra, tam mówiłem, że ktoś tutaj z czata wręcz, tak? Miał dołączyć, nie? Miał, wiesz, ale dostał kika z serwera. Napisał. A czemu? Do mnie. Nie wiem właśnie, pana nie wiem, kto mi to zrobił. Dostałem kika ogółem. Tak, nielegalne malowanie na samochodzie miałeś. Co? Nie, chyba nie. Nie, ja dobra. Dostałem, ja siedziałem cicho na kanale i dostałem kika po prostu. Aha, dobra, dobra. Ale jesteś w grze? Nie, właśnie wyłączyłem. A, to jak mam cię zaprosić? Ale mam cię znajomych, czy nie mam? Nie, właśnie, bo mnie nie dodałeś. Ale wręcz widzę, już się loguje, bo wysłał mi zapkę, także... Memos LOL, tak? Ty jesteś? Tak. Dobra, czekaj już. Dobra, do gry. I kto jeszcze tutaj z czata? Ci plus to dwa. O. Wręcz, tak? Ja cię zaproszę, a ty sobie włączysz grę po prostu. Czy nie chcesz grać? Nie, no mogę grać. Luczek, zaproś jeszcze raz. O, nie ma drugiego zaproszenia, wyczerpały się. Jedno zaproszenie dla innej osoby. Weź, no masz mnie w ogóle na Uplayu? Bo ja ci wysłałem zaproszenie, ale nie. Dobra, dobra, słuchaj. Jaki masz nick? Patrick Jumper, tak? Nie, ja mam wręcz i Smiud. O, jestem. Czyli na full. Ja ciebie mam. To mogę wysłać jakby... Dobry może mnie zaprosić. Patrz. Jak może. Ja nie mam tego na liście. Send request. Nie mam ani w tych, ani... Chyba, że jestem ślepy i nie widzę. Wiesz co, mógłbym. Mógłbym, ale musi mi się jeszcze grać, wiesz, bo na Uplayu miałem, że odpaliłeś grę, ale że jeszcze nie mam, że jesteś online, więc no czekaj, nie mogę ci jeszcze. Wejdę do jakiejś swobodnej. Czekaj, W, jaki miałeś ten nick? W, na W, nie? Ale... podłoga i z podłoga miód. Wszystko w
niestety nie mam takiego niku ani w znajomych, ani. A jak ty masz nick w ogóle na Uplayu? Mów po ludzku V12. Aha, dobra. Może źle wpis, może źle wysłałeś, no. Nie, bez tego V12. No bo mój nick ktoś zajął, kurde. I teraz ma pewnie 1000 zaproszeń. No, bez kitu. Dobra, teraz. O, no i teraz to tak. Oj, od razu poszedł. Kurde. Oj, od razu. To niemożliwe, to coś jest nie tak. O kurde, wiem już co sobie wezmę. Od ja też sobie zmienię fulę. Nawet nie wiem czy wiesz, że on został dodany. Kto? Kto został dodany? Dwa, nie, w sumie trzy nowe samochody. Jakiś tam bolid prototypowy. A, to widziałem, widziałem. I właśnie Enzo. Enzo mało jeździe, ma bardzo ładny dźwięk. No. To wiem, to wiem. A ja bym może wziął. Nie wiem, no nie wiem co wziąć. Tu są same fajne auta, no. Takie są te gry wyścigowe, nigdy nie wiesz co wybrać. Szczególnie w Forcy mam ten problem. Bo tam. No. Zanim wiesz, zbierasz sobie na jakiś samochód. Załóżmy, myślisz sobie, no samochód kosztuje 2 miliony i zbierasz na niego jadąc wyścigi, ale po drodze przy zbieraniu tych 2 milionów 10 innych ci wypadnie z wheelspina, no. Których wartość przewyższa. No właśnie. No dobra. Gdzieś będzie działać gra. O. O. I Ferrari kolejne. Teraz nie wiem, kto to wręcz? Czy Memos? Dobra. Co? To mamy części ozdobne. Co tu można pozmieniać? Chyba w Gran Turismo niewiele da się zmienić. Ale nie jestem pewien. Co to jest? Mam coś takiego. O, poszerzenie jakieś. Ej, a odnośnie trasy, ja w sumie no. Polecam teraz z Vegas pojechać przez Wielki Kanion. Wielki Kanion? Tam trochę tak pusto, ale możemy pojechać, bo teraz nie, robiliśmy takie górzyste. Na Wielkim Kanionie są dobre widoki, to nie jest taka pustynia płaska. Spoko, możemy jechać, nie ma problemu. Nie mogę cię zaprosić, bo... Poza tym też jest po drodze właśnie, bo jedzie się na zachód, więc i tak czy siak się zbliżamy do tej zachodniego wybrzeża. Co to za spoiler, jest. Jezu, jaki paskud. Jak to niektóre te części można takie dać, że... A, bo ty robisz dobra. To z tego. Tak, szybko sobie dostosowałem, żeby tak wyglądał w miarę standardowo, ale jednak żeby miał tam jakiś smaczek. Dobra, jest, jadę. O, czekaj, nie wybrałem go, kurde. Dobra, lecimy! To w lewo, tutaj na tym skrzyżowaniu. Czekaj, nie, ja wyznaczę... Nie, nie, na tym. Wyznaczę traskę. Ujo, ile tutaj za nami jest ludzi, jak wejdziesz sobie na mapę. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Wszyscy znajomych są, ale... No ich nie wyświetla niestety. Dobra, mówisz Wielki Kanion, tak? Tak, ale wiesz co, ja bym mógł cię nawet już w tej chwili z pamięci kierować, bo ja już... Dobra, tej... nie ma problemu, nie ma problemu, możemy jechać. Tyle, że... Spoko. Wyprowadzę nas jak trzeba. Discord na pewno było, fajnie by było. Spoko, Joji. Kanion, to tam nie ma żadnego skrzyżowania prawie przez chyba 20 mil. Jedziesz po prostu jedną drogą krajobrazową. Spoko, fajnie, może być. Dobra, wręcz ma... widzę Ferrari. Berlinetę. O, tutaj mogliśmy się zatrzymać na jakiegoś burgera, na wynos. No, bez kitu, fajne miejsce, musimy takich poszukać więcej. Ale pierwszy raz robimy taką przejażdżkę, więc ciężko pamiętać wszystkie miejsca, znaczy znać. Możemy też teraz... mogę popróbować już tak nie szarżować, żeby tego tempa nie narzucać i nie jechać 160. Spoko. Załóż mi te 110. I tyle. Camaro, Aston Martin. Też można zrobić taki bajer, żeby ludzie się tasowali między sobą. To znaczy czasem ktoś wyprzedził ciebie, no tak, o to chodzi. Kogoś. A właśnie niektórzy ludzie mam wrażenie, że się po prostu trzymają komuś za zderzakiem. No. Pięknie. Piękna akrobacja.
Kolega podjechał, zamienił się w... Widziałem to. Wszystko zapisuję tutaj, ja wszystko pamiętam. Patrz, mówiłeś, że nie ma ruchu ulicznego, to patrz, co się teraz dzieje. No. Korek. Korki do Vegas, tam w górach nikomu nie chce się jechać, nie? Jak się źle zmieni bieg, to chyba trochę zgrzyta ta skrzynka. Nie wiem, właśnie, bo nie mam sprzęgła. A spróbuję bez sprzęgła zmienić. Nie da się, neutralny się wrzuca. Dobra, spokojnie, gdzieś trzeba będzie tego Dodge'a Durango wyprzedzić. Kurde, mam takie super fury. Dawaj tam. Podwójne ciągło nie wyprzedzimy. A dobra. Ale chyba tak tu nawet świateł nie ma. O ty kurde, ale zahamował. Co on robi? A no tak, tak, tak. Z tymi trafikami to musicie uważać, bo w tej grze one dostają głupawki, że kiedy się je wyprzedza i zajedzie im drogę, to one dosłownie na 5 no. metrach hamują do zera. I łatwo jest wjechać wtedy. O właśnie, tak jak teraz ten Ford. Po prostu ja mam takie zalecenie do tego, żeby wracać na pas jakieś, nie wiem, 10 metrów po wyprzedzeniu samochodu i wtedy on nie powinien tak hamować. Spoko. Niby zahamował, widzę dalej. Dzięki, Dake. Wiesz co, co jakiś czas akceptuję tutaj zaproszenia do znajomych na Uplayu, wiesz? No nie jestem w stanie grać ze wszystkimi, niestety. Ani też ciągle siedzieć w menu, żeby akceptować znajomych, nie? Bez sensu. Zajebiście to wygląda, taki zlocik. No i teraz wyprzedzaj. No nie. Spokojnie, powiem ci, na którym skrzyżowaniu skręcić w prawo. Za tamą, także jeszcze spokojnie jedziemy sobie cały czas prosto. No jesteś, przy zbyt szybkiej zmianie biegów jest takie zgrzytnięcie chyba. No jesteś takiego. Tu Ferrari cały czas piłuje, słyszę, tam na 9000 obrotów leci. No bo ja na padzie gram, opie na automatycznej skrzyni biegu sobie. A, na automacie. Okay. Ja nie jestem przyzwyczajony do manuala, wiesz. Ja może raz na... Fajnie ten doczyst. O Jezu! Ale wyjechał! No nie, ty, on nie ma, ja dobrze zmieniam te biegi, tylko on po prostu tak brzmi przy zmianie tych biegów. Najwyraźniej. W ogóle jest strasznie dziwny dźwięk wydaje ten most, co jest? No, może to jest ta dźwiękowa droga taka. O, to jest paczka. Właśnie było coś takiego w Top Gearze, jak jechali z Vegas do Los Angeles. Teraz się przygotuj, po tej serpentynie będzie będzie krzyżówka i skręcamy sobie w prawo i później już... Spoko. Memos, wylatujesz z tego, z ekipy. Sorry, ale to jest jazda powolna, nie jakieś napierdzielanie. Kto tutaj jeszcze był taki? Czy można go dodać? Ej, Lucek! Ja cię zaraz zaproszę. No, co tam? Ty masz tego jednego tutaj na Discordzie wyciszonego, bo on cały czas do ciebie gada, a ty mu nie odpowiadasz nic. Bo on miał szumy straszne na mikrofonie i było słychać mnie po prostu w jego mikrofonie, wiesz? Ja go wyciszyłem od razu. Czekaj, muszę go odciszyć. Mój fotel będzie słychać. Spoko. Za fotel. No, musiałem go wyciszyć, bo wiesz, było go strasznie słychać. Przepraszam, czy to było u mnie? No, u ciebie właśnie, było ci... O Jezu, ja nie wiedziałem! Tak, Alex. Spoko, ja Alex. Dołączyć, on do ciebie od godziny gada. Naprawdę, ja cały czas gadam i tak na przykład pytam się, kiedy będzie Modern Warfare. Znaczy, no ten Call of Duty, kiedy będzie Warzone, kiedy będzie można zagrać. Kurde, stary, graj kiedy chcesz. Gdzieś ja ci nie zabraniam. Znaczy, ja sam gram, ale... Ale co? Nie, no wiem, no streamek będzie... Ja cały czas gram w Warzone'a. Powiem ci, że ostatnie dwa dni
O, inaczej wam powiem. No, no to ja w poniedziałki... Ja jestem. Spoko, Aleks, no już cię znam. Bo nie wiem, czy wiesz, że to ja Aleksik jestem, nie? Ale... Taki... No teraz już wiem, no, nie da się ukryć tego. Słuchaj, dużo gram w tego Warzona, wciągnąłem się, a kiedy streamek? Myślę, że w tym tygodniu na pewno gdzieś tam odpalę. Fajnie się w to gra, bo wiesz, ty grasz na konsoli czy na PC-cie? Ja gram na kompie moim. Na kompie, no spoko. Czy 1660 GTX, czy tam RTX to jest, nie, GTX, w sumie nie wiem, czy to jest GTX 3. Tutaj widz się pyta, czy sprawdza się w grach, ktoś z was ma może? Ja nie mam. Ale to jest karta graficzna. O Jezu, ja się nie znam. To zależy, bo niby jest tam lepszy od 1060, ale to tak... Kurde, przecież ja go mam, tylko że w kompie do streamowania. Nie wiem, bo ja na nim jest... Tak, jeden jest do streamowania, drugi... A, no widzisz, a ja mam dwa. Jeden jest do streamowania, a drugi jest do grania. I na tym do streamowania mam właśnie tą kartę. Ona była dosyć tania i w sumie chyba dosyć wydajna, więc stwierdziłem, czemu by nie. Właśnie ona ma chyba... Ona jest często polecana, bo właśnie cena do wydajności jest chyba najlepsza. No, cena do wydajności jest spoko. A teraz to już wszystkie karty podskoczyły przez tego koronawirusa. Ej, a ten... możesz mnie zaprosić, bo chyba jest jedno miejsce w tej pierwszej. Ja już się stałem. A jaki ty masz nick? Ja cię, w ogóle mam ci znajomych? AlexPL, tak. No przecież aha, ja dobra. Mam tego live'a. Tam gdzie były te łodzie, ten. I aha, ten, to dlatego pytasz, czy ja cię kojarzę, tak? Tak, bo na przykład ja też płynąłem łodzią tam, ja płynąłem łodzią i kilka osób też płynęło łodzią. Aha, no tak było, tak było. No i coś, ale nie kojarzę nicku, wiesz? Jedną osobę, a tam dużo osób płynęło łodzią. Ja z ników kojarzę tylko Szczepana, bo powiem ci, że to jest taki widz, który mnie ogląda już od bardzo dawna i jest praktycznie na każdym streamie, nie? Więc jego nick trudno nie kojarzyć. No ja wiem, no on jest. Zawsze. Szkoda, ja że nie chcę na mikrofonie sobie pogadać. Może nie ma mikrofonu? Może tak. Teraz mikrofon to wszędzie jest, nie? Podłączysz telewizor do kompa i masz już mikrofon. No nie, to tak jest. Ale czekaj, ale na Discordzie można też się połączyć normalnie przez telefon, nie? Można, ja mam telefon. Ty masz telefonem. Ja Aleks, mam telefonem tak? I ten. Ja mam, teraz tak, jestem na kompie, ale też mam na telefon. I czasami aha. Się wiadomo. Znaczy na telefonie leży, bo musiałbym mieć też słuchawki z mikrofonem, bo tak. Czekaj, ja cię muszę wręcz podgłosić trochę, bo ciebie bardzo słabo słychać. Mikrofon przecież jest wszędzie. No tak. A ciekawy ja jestem jakby na telefonie to było słychać. Na telefonie no to jest tak jak w telefonie. Ja jednocześnie to... gram i was podgłaśniam tutaj, o Boże. A ten, a my tam mamy jakiegoś bota na tej rozmowie, że on gra tą muzyczkę, czy to z gry muzyczka mi gra? Nie, to z gry. Myślałem, że jest bot na rozmowie, który puszcza muzyczkę. Nie, co ty. Bo na moim serwerze taki jest właśnie. Tak, masz swój serwer? Mam. Znaczy on nie jest spoko. Jakiś gigantyczny. Nie reklamuj. Tam się gramy z kolegami z Rainbow Six. Ale dziwnie, w Rainbowa gracie? O, ciekawe. A grałeś? Bo chciałem... Nie, ale powiem... Słyszałem, że jest hardcore w tej grze, żeby zacząć. Oj. Że ty no trzeba mieć hardcore. Mózg taki, że musisz na taczce jeszcze wozić przez całą ten mózg. Jak będę zaczynał, to taka porada, nigdy nie chodź sam, bo ciekawe większość porównanie. Osób właśnie w Rainbowle wchodzi sama i od razu zostaje zabita. O, widzę twoje... No bo jak oni grają w Call of Duty, a potem idą do Rainbowa. Wiesz, w Call of Duty to ja co chwilę widzę kogoś, jakiegoś konsolowca, który z wyrzutnią rakiet biega, nie? I strzela do wszystkich dookoła. I tylko daj naboje, do rakiety. A właśnie, a w tym, w Rainbow... Zawsze, ja też tak zaczynałem, że... I wszyscy moi koledzy też tak. Ale co, że co? Bo przerwało że cię. Każdy z innej strony idzie. Ale to jest słaba taktyka. Nawet jeżeli każdy pójdzie z innej strony i wrogowie będą zaskoczeni, to słabo, bo... Słopie, jakby wszyscy nawet szli z jednej strony, to ja nie wiem o co chodzi, bo ja w to nie grałem. Znaczy, jakby wszyscy weszli z jednej strony, to może jedną osobę by przeładować i by
I jakby wszyscy weszli, to by pozabijali. Ta gra jest bardzo fajna, bardzo polecam. Kupiłem ją. Wiem, że jest fajna, dużo osób w nią gra. Znaczy to nie jest akurat wyznacznik tego, że jest fajna, po prostu jest fajna, bo dużo też moich znajomych mówi, że jest fajna, no po prostu. Tylko jakoś mam tak... takiego Pietra przed tym wejściem tam, bo wiem, że jest ciężko na początku bardzo. A gram mi tak już w dwie strzelanki, to mi wystarcza. Czy w tej grze tak jak w każdej z takich... No w zasadzie w każdej grze jest problem z tymi smurfami, nie? No. Ale w Rainbow jest tak jak w Apexie i... Jeszcze ten samolot gra. Tutaj, o proszę. No, super to wygląda, ty. Ej, są operatorzy, właśnie. O, Memos się tu pojawił, kurde, nie udało się go całkiem wywalić. Ej. No, bo to wygląda tak, że ja mówiłem właśnie przed... O, jest radar, zróbmy teraz tak, żeby to go zaliczyć, ja więc... Z ekipy, ale zostanę nie wiem, na jaka będzie prędkość. Jednak. Spróbujcie się rozpędzić i zaraz sobie zahamujemy. Także już nie byli wszyscy. Dobra, o to chodzi, no tylko 8 osób maksymalnie, nie? No tak, ale no jednak 8, nie 4. No tak, to jest spoko. Już mamy chyba 6 osób, nie? Tutaj, jakby w sesji, tak? Jak jest 6, no to ja bym mógł dołączyć. Jakby ktoś wyszedł z ekipy i to by został jednak na tej sesji. Kamera jest tak szerokie, że się nie mieści. Może mogę go puścić przodem w sumie. Szczepan jest, Memos jest. No to mamy 6 w sumie teraz, nie? No, ale jakby ktoś wyszedł ale widoki. Z ekipy, to by dalej był jakby na sesji. A mówiłeś, że pustynia jest płaska. Kiedyś mówiłem, że Ziemia jest płaska i co? Poleciałem w kosmos, zobaczyłem. Nie no, nie wierzyłem, że Ziemia jest płaska. Kiedyś miałem teleskop, zobaczyłem, o, Księżyc. Czemu nie ma wyznawców płaskiego Księżyca? Znaczy, jest coś takiego, kiedyś widziałem taki satelit, że coś leciało tu na niebie i takie światełka pojawiały się, jak jest ciemno. Czekaj, to chyba chodzi ci o... ale tak światełka w linii, jakby? Tak, w linii właśnie. No to są te... od Ilona właśnie, no. No właśnie, to są właśnie, te satelity... Jak one się nazywały? Starlink. Starlink, tak. Ma być na całym świecie internet o prędkości 5G. Niezależnie, czy jesteś w Alpach, czy jesteś w jakimś grzeszowcu wielkim, czy jakimś innym takim miasteczku, czy coś, to wszędzie masz internet, znaczy będziesz miał. To chyba 2025 mają odpalić to, taką wstępną fazę, żeby to działało w ogóle, a potem mają jeszcze więcej tych satelit. Chyba 200 satelit ma krążyć w takim jakby szyku na orbicie niskiej. Ale to fajnie widać. A niedługo to będzie tak, że cała Ziemia będzie... No, co będzie cała Ziemia? Będzie cała Ziemia i będzie no. Taka siatka wokół Ziemi. No? Co ty? Znaczy nie, no żartuję, że będzie czarne niebo cały czas, że nic nie widać. No daj spokój, to by było przegięcie. Yeah. Tak to nie może być, to wtedy będziemy w dekru grać i zmieniać sobie pogodę podczas zdjęć. Dawaj, graj w Fortnite, co dawaj? Ja nie mam. Minecraft. Kto gra z was Fortnite'a? Przyznać się. Nic nie chcę pobierać tego nawet. Ja chyba raz zagrałem i nie podobało, znaczy tak, strzelałbym się tam, bo to jest prosta taka gra, ale nie podoba mi się budowanie tam. Ja kilka razy tam grałem. No ja wiem. Dalej. Gra kiedyś może było okej, ale... Może iść przodem, może. I tam nauczyłem się trochę budować, trochę strzelać. No. I teraz też niedawno grałem, całkowicie wszystko zapomniałem, ale i tak wygrywałem, bo teraz jest ten system levelowania. A, czyli wiesz co się teraz dzieje, ale już nie grasz. Już nie gram. Znaczy ja nie grałem tak, tylko u kolegów kilka razy grałem. Nie no spoko ziomek, graj co tam chcesz. A właśnie, bo ty, Alex, jak wy teraz nie chodzicie do szkoły, nie? Jak teraz zajęcia są w ogóle prowadzone, powiedz znaczy, mi. Zależy, bo w niektórych szkołach to wygląda tak, że są z kamerką i nie, no. To zależy nie od szkoły, tylko od nauczyciela, bo na przykład my wszystko mamy zadawane, to jest zadawane. No. A taki show-up, nie? Tylko szkolny. To jest po prostu zadawane. I mamy zrobić coś i wysłać. A na przykład wszystko mamy tak, a matematykę jedną mamy z kamerką, z panią. Aha, z kamerką, dobra.
No to coś tak mniej więcej, to u mojej siostry jest chyba coś takiego, że dostają zadania i robią, wysyłają. Aha. Zależy, mówię, od szkoły. Taki show-up tylko dla szkoły. Znaczy to nie zależy od szkoły, tylko od nauczyciela. Od nauczyciela, bardziej od nauczyciela. Bo nie każdy nauczyciel ma, bo nie wiem, ogarnie kamerkę czy coś, albo nie wiem, to wysyła. No mówię, że od nauczyciela zależy, ale to... Przeważnie kobiety, nie? Tam ogarniają kamerki. Nauczyciele to ogarną. Ciekawe dlaczego. Cały czas trenują ten dziennik. Już nie mogę. Nie, no wiem. A powiedz mi, bo teraz dopiero można wychodzić. Ty masz 13 lat już? Tak. Masz 13 lat, czyli sam bez opiekuna możesz wychodzić teraz na zewnątrz, nie? Czy tak nie, można? Właśnie nie można. Nie można? Nie można. Chyba coś słyszałem, że nie można z opiekunem, trzeba iść. Jak jest małolet. Wyżej 13 roku życia już można wychodzić. Już można, od poniedziałku. Można, od poniedziałku. A no, kiedyś to było inaczej. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Kiedyś to było, tak głównie jak siedziałeś w domach, a nie teraz. Roku. Kurde, ten motocykl Szczepana taki głośny, że ja nie słyszę, co mówicie. Nie no, słyszę, tu się gra automatycznie, jest cisza, jak mówicie, także spoko. Ja w ogóle zupełnie inną drogą, ja przejadę tak na przyjemności, żeby przejechać tą mapę. Dobra. Nie, także... Ale jak cię dodam do ekipy tutaj, to co, to będziesz z nami grał? To będę ten. No ja nie wiem, jadę jak najszybciej, bo mogę zaprosić. Jadę tą samą drogą, tylko że chcę jak najszybciej się przejechać. Ale jak będę w ekipie, to zwolnię do tego, jak trzeba, do wymagań. Spoko. A ty, Aleks, mama cię wypuszcza tam na zewnątrz? Nie wypuszcza cię, no właśnie, tak myślałem. Ja bym też się bał o swoje dziecko, żeby je wypuszczać, nawet jakby miało 14 lat. Ludzie w maskach chodzą, o co chodzi? Ja dzisiaj byłem na rowerze, nie da się jechać w masce. Mam. Jaką masz maskę? No, maskową ma jaką. No jaka może być maska? No maskowa, ale masz jakiś wzorek, czy jakaś taka... Mam taki mały wzorek. Taki bardzo dziwny. Wzorek dziwny masz. Od Boxdela kupiłeś? Nie wiem. Nie, Boxdel zaczął sprzedawać. Ile on ma te maski? Za stówę? Aleks, bo ty dołączyłeś do mojej ekipy. Tak. I teraz nie ma nas ludzi tam. Dołączę do twojej sesji. Bo tamta sesja była pełna. No, no to po co mnie zapraszasz? Ładny widok za nami. Przed nami ciemne niebo, za nami. No i tak jestem nie na tej sesji, jak dopiero jak Luzek mnie zaprosił, bo ja teraz chcę mieć zaliczone te... No. Przejechanie odtąd dotąd. Spoko. Ja po prostu jadę najszybszą drogą. Ale jak mnie zaprosisz, no to wtedy będę jechał tak jak wy. Wiesz, bo jest taki wyścig w sumie od Los Angeles do Nowego Jorku, nie? Jest? No jest. Tylko nie wiem, czy masz odblokowany. A ja jestem gwiazdą, ja niedawno kupiłem tę grę. Aha, jesteś gwiazdą, no tak. Ale już nie wyłamie pole. No, w The Crew bardzo ważne jest to, żeby mieć wysoki poziom, bo później te perki się dodaje tam, nie? One dużo dają. Ja ogólnie mam dwa auta, z których korzystam. Jedno mam właśnie Aston Martin, ten z Ubisoftu, którego można było kupić za te Ubi punkty. Jak on się nazywa? Nie wiesz, jaka nazwa modelu? Już patrzę, właśnie. To się tam nazywa, tak jest ten Martin. Spoko. To jest już mówię. To jest dziwna dość nazwa. Kwan. Żeśmy bardzo wysoko w ogóle wjechali. Taka nazwa. Ale i mam też Mercedes, nie jest koniec tego. A ten mój Aston Martin, częściej go używam, bo ma bardzo podobną prędkość do tego Mercedesa, a no. I mam go przerobionego właśnie na Watch Dogsy, co zrobiłem wzór Dead. Aha, sam sobie zrobiłem. Ściągnąłeś od innego gracza, nie? Nie, sam sobie zrobiłem w edytorze. Co ten ty? Ten edytor jest bardzo fajny. Znaczy, on nie wygląda jakoś mega fajnie. Zobacz, jak on wygląda. Ale ja sam go zrobiłem. A spróbuj sobie ten edytor pokombinować trochę. Zaraz. Dzięki ci za donacik Sedorfex. Dziękuję bardzo. Do lasu mówisz, żeby na rower. Bez maski można.
Ja byłem dzisiaj na szosie i z maską słabo, bo tak oddychasz, to do góry leci ci powietrze i ci okulary parują. A jak jedziesz bez okularów, to zaraz bardzo głupio jest jechać sobie bez okularów i nagle jakiś owad ci tak wpadnie przy dużej prędkości w oko. Ojej. To jest niefajne. No, to nie jest. A w ogóle ja jechałem takim podobnym koniem. Czekaj, bo coś się przerwało, Alex. Jeszcze raz. Jechałeś podobnym, co? Jechałem takim podobnym kanionem jak teraz, pomiędzy dwoma skałami. I no. Mi przebiegł jeleń. On wyszedł dosłownie ze skały i mi przebiegł. Ze skały? Tak. Tak samo jak w Wiedźminie to wygląda. Jak stoisz tyłem do wody i zagwizdzasz, żeby kończysz, i się szybko odwrócisz, to widzisz, że on wychodzi. Grałeś w Wiedźmina? Grałem. Kurde. Ja nie grałem jeszcze. Mi się wydaje, że ta gra jest dla mnie zbyt wulgarna. Znaczy... No jest trochę. Ale na pewno nie tak jak serial, którego nie oglądałem. Nie, to chyba nie dla mnie jest. Znaczy to jest gra, bo na początku nie lubiłem RPG-ów, zagrałem w to i pokochałem RPG-i. Co ty dajesz? Ja muszę w to zagrać. A jakbym na streamie w to zagrał, to byś się nie gniewał? Dlaczego miałbym się gniewać? No bo widzowie, jak ja gram w inne gry niż jakieś tam samochodówki czy coś, to mówią, że jestem głupi. Dawaj Forza. Aha. No dawaj Forza od razu, no. A już banują się automatycznie takie osoby. Raczej Luciek, tak, ja kilka razy zostałem zbany. Na przykład jak napisałem, kiedy będzie stream z tego, z Call of Duty. No. I zostałem zbanowany na 10 minut. 10 minut, no tak, widzisz, nie wolno się pytać, to trzeba mieć... To jedno słowo kiedy, to no. Wtedy właśnie... Koniec, ale ty tego nie mów, bo to jest taka tajna wiadomość. Nie, to nawet piszę przecież tam, że nie odpowiadam na komentarze kiedy. Tak, Sedorfex, dziękuję ci za kolejny donate, mi też parują okulary, dobrze, że w pracy nie musimy nosić maski. No ja także muszę nosić maskę, więc też jest u mnie taki wymóg, to już upierdliwy tak naprawdę. O, tu jest ucieczka kanion, bardzo fajna. Ciekawe kiedy ja będę tak mógł uciekać. Ty lepiej nie uciekaj. Znaczy, zostań tu na Discordzie, fajnie się nam gada. Znaczy to wyzwanie, ucieczka jest. Ja wiem o co chodzi, no. A, złapało mnie. 2977 metrów uciekłem. A czym ty jedziesz teraz? Astonem? Astonem Martinem. Aha. On nie jest taki bardzo szybki, ja dopiero prawie zacznę. No właśnie, to jak masz gwiazdę, to jeszcze za ten, bo trzeba mieć tam ikony tak z 1000, żeby coś tam znaczyć w tej grze. Naprawdę. Ej, dobra, tu możemy zrobić chwilę postoju. Gdzie to jest? Ja już się tam wytelepam. W kanionie ja jesteśmy. Daleko. O Jezu, to ja... O Boże, weź se, Lucek, spójrz na mapę. Już patrzę, zaraz zobaczę. O, tutaj jest parking, można zaparkować. Jest parking? O, spróbujemy zaparkować, są jakieś graty. A ja tam idę. Spojrzałeś? Widzisz mnie? No poczekaj, jeszcze cię nie widzę, jeszcze parkuje samochód. Ja nie mogę oglądać. Przez silnik nie możesz oglądać? Dobra, no. Się nie mam jak, bo mi się... Ja mam tak, że jak jestem Windows i mam grę odpaloną, to ta gra znowu mi się długo mega... Jest czarny ekran, mi się po długim czasie znowu włącza. A jaką masz kartę graficzną? Na czym ty grasz? Na PC-cie? No tak, już mówiłem. No tak, sorry, jaką masz kartę graficzną? Jakąś tam GTX na pewno. Spoko. Ale ciągnie Just Cause 4 i takie inne fajne gry. Odebrałeś sobie teraz na tym? Nie, ja miałem już. Kurde, jaki burżuj. A masz Fordzę? Nie mam, ja mam tylko to z takich gier samochodowych. Ja mam tylko trójkę. Trójkę macie? A, to nie wszyscy mają tą czwórkę jeszcze. No 180 zł była na promocję, no normalnie to po ile? Dwie paki? No to trochę przesada, nie? Za te gry. Strasznie podrożały. Czekajcie, ja muszę muzę zmienić, bo już no, mnie normalnie... No, spójrz na tą mapę, gdzie ja jestem. A gdzie ty? Ja jestem już, daleko. Już, spokojnie. Naprawdę, tak bardzo daleko. Czekaj, mogę w sumie sprawdzić, ile ty ode mnie jesteś. Weź się nie ruszaj na chwileczkę. Ja tylko sprawdzę, ile kilometrów ode mnie jesteś. Już mówię.
Czekaj, ja się tu parkuję, wiesz, ja jeszcze nie mogę na mapę zobaczyć. Muszę do schowka w samochodzie zerknąć, gdzie ta mapa jest. Nawigacji nie ma? Nie, co ty, to jest to. Oj, sorry, jestem sorry. 20 kilometrów. Dobra. 20, to bierz śmigłowiec. Tak. Ja nie mam śmigłowca jeszcze. A, no tak, bo nie skończyłeś gry. Dobra, ja tu parkuję. Ej, jaki zlot, zaraz się posikam. Idę siku. To ja też pójdę. Dobra, to przerwa na siku. Nie pozwólcie tam. To się kameruje? Tak, to się kameruje. Pozdrawiam mamę. Myślicie, że będzie zapiska z live'a? Nie. Chyba nie. Jak taka rozwaka to... Kiedyś tak robił, pamiętam. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Co robimy? Nie wiem, robię sobie awaryjny. Nie, tak naprawdę przez całą tą drogę się nie odzywałem. Bo co miałem? No ja też nie. Pozdrawiamy widzów. Live'a całego. Serdecznymi awaryjnymi. Za pomocą świateł stopy. Pozdrawiam live. Jestem już? O nie, Lucek chodzi. Jesteśmy, no jesteśmy. O, no to jest, zabawę, jesteśmy na równo. Szybki zrzut. Możesz to sprawdzić, jak to... 20 kilometrów jestem. W ogóle jakieś... Dobra. Spoko, 20 kilometrów. Tak, to ty do nas nie przyjedziesz na czas chyba. To ja cię nie zapraszam ja do ekipy. A teleportować, to już... Aha, dobra. To czekaj. Mapę zobaczę. Najpierw zobaczę, gdzie jesteś. Dalej, oddalam. Trzeba podążać tą drogą. No. A faktycznie. Tą drogą i jestem tam daleko. Już patrzę, gdzie ty jesteś, daleko, zobacz. Stąd. O, tu jakiś inny widz też jest. Dobra, widzę, gdzie jesteś. Na sesji miałem 4 widzów, jak był też ten, no. Też w kanionie jesteś i tutaj ci ta sarna wybiegła? Na drogę? Nie, nie, to nie tam, to jeszcze wcześniej, ja jak jechaliście, jeszcze... Aha. Dobra, no. Ona wybiegła dosłownie ze skały. O, tak, no, jakaś minecraftowa taka. Dobra, nie. Jest postój, zmieniamy ekipę. Czekaj, no co ja tu... Ja zmieniam furę też. Ja teleportować, czy... Nie, nie teleportuj się, spokojnie, albo... Zaraz zobaczymy, czy cię dodam w ogóle, no. To ja sobie jeszcze pojadę trochę. Dobrze, na spokojnie. Jaką furę? Ktoś tutaj Camaro jeździł? Nikt Mustanga nie wziął chyba jeszcze. Ja nie mam Camaro. Chyba zależy jeszcze jakim. Ja to niby Shelby tam wcześniej jeździłem. Kiedy... No, ale to nowsze takie. A no, ja sobie korwetkę wezmę, tylko ja mam szybką korwetkę porobioną taką. A masz taką. ZR1 czy ZR1. ZR1. Niestety ZR1. To już beknął. To bardzo niemiłe. O, proszę tak nie robić. Się bany posypią. Co się stało? Ktoś beknął. Pomarańczową. No ktoś beknął, o co chodzi? A, to ja nie słyszałem. A skoro nie słyszałem, to znaczy... Że się nie liczy. Nie, że to pewnie któraś z wyciszonych osób. W sumie dobry pomysł. Czekaj. Nie, Double, bo ja też mam tą osobę wyciszoną, więc... Mi się dekru włącza. Bo wywaliło. Ale mi ręka w ogóle. No właśnie. Dobra, zbanowany. Już po problemie. A kto to był? A nie wiem, jakiś tam ziomeczek. Tutaj niektóre osoby się w ogóle nie odzywają. O proszę. Jak to nie? Ty się... Konrad jest. No jest, wszyscy się odzywają. Znaczy wcześniej, tam jedna osoba była, która się w ogóle nie odzywała. No to ten bekarz właśnie. No to ten bekarz. Bekę sobie robił z nas. Ale pewnie ja wiem, że on czekał na moment, kiedy mu już się to zbierze w gardle i będzie mógł uruchomić mikrofon. Pepsi pije, tam myślisz, żeby tam zbierał coś. Co ty? Energię zbierał. Nie wiem, co on tam zbierał. Już nic nie pozbiera. Dobra, ja tylko tutaj kończę jeszcze kurwetkę moją. Naprawdę? Ajajaj. To naprawdę się zabrzmiało. A, już jak widzę. Ja ty grałeś Wiedźmina, ty się nie odzywaj, co źle brzmiało, ale co nie. Ale w Wiedźminie
Ja słyszałem, jakie tam teksty padają w Wiedźminie. Ale w Wiedźminie to nieprawda, to jest, to niby, że tam jednak jest coś, ale tego jest naprawdę mało. A miałeś randkę w Wiedźminie? Miałem, bo to jest fabularnie uzasadnione, to chociaż raz trzeba było wybrać osobę z trzech, nie będę mówił jakich. Nie spoileruj mi, bo ja może zagram. Tam jest jeszcze erotyka, więc nie wiem. No jest, ale naprawdę nie jest tego dużo. Nie jest tego dużo. Mama, wyjdź teraz, nie wchodź. Konrad. Tak? Bo Chris cię prosi, żebyś nie wywalał ludzi z serwera, tylko z kanału. Co jest? Ja miałem fotorada i No dobra, mogę na chwilę wyjść, bo i tak zaraz muszę gdzieś na chwilkę wyjść, to mogę na moment odejść, komuś dać miejsce jakieś. O, ja bym wszedł. Chcesz wejść? Mówimy. Ale ty jesteś na tym live. Nie no, dodamy go tutaj do tego. Ja mówię, w sensie, bo to działa tak, że ja mogę z serwera. I dodać innego... A, link! Lucek, wysłać linka jakiegoś? O, dziękuję. Jakbyś... Czekaj, bo nie, ja chcę od tego. Ja chcę zaproszenie od Lucka, nie od ciebie, memo. Nie życzyłam sobie tego. Już się zaczęło. Zaraz, spokojnie. Skończę tutaj samochód przerabiać i jedziemy. Kto z was ma samochód z malowaniem policyjnym, może ma ktoś? Nie, ja nie mam. Ja się pytam, kto ma. Dobra, zmiana ekipy. Chciałbyś zobaczyć, jak wygląda to moje malowanie? Spokojnie, zaraz wszystko pod kontrolą. Ciekaw jestem. Dobra, wręcz... Czy ci się spodoba? Kurde, szkoda mi wywalać tych ziomeczków, fajnie jechali. Dawaj, Alex, jesteś gwiazdą. Zapraszam cię do ekipy. O, zaproś mnie, Alex. To czekam na zaproszenie. No już poszło przecież. To zaproś mnie, Alex. No tak, ale to po jakimś czasie dopiero przychodzi. A, dobrze. Łe, to ty bardziej ogarniętą masz tą grę niż ja. A dopiero gwiazdą jesteś, czy już? Nie, no dopiero. Aha. Dobra, ej, słuchajcie, patrz, jest raz, dwa, trzy osoby są cztery osoby są spoza ekipy. Tu już mamy fulla. Ja tylko muszę... Gdzie ty jesteś? Jest. A gdzie ty, Lucek, jesteś? Bo ja cię nie widzę na mapie. Szukaj, znajdziesz. No, niedaleko ciebie byliśmy, no. Niedaleko? Jest pod eventem takim. Znaczy, bo ja ogólnie tam trochę wyjechałem. Wyjechałeś? No trochę, tylko tak troszeczkę. Wiesz co, jesteśmy dalej w kanionie. Gdzie ty jesteś? Ja nie widzę, ja jestem tam trochę dalej. Wiesz, gdzie jest zachód? Ja jestem mniej więcej, ja przejechałem niedawno przez Santa Fe. Takie miasteczko. Gdzie ty jesteś? Tutaj smako. Ty, ja nie widzę tej kropki. Gdzie ty jest? A, czekaj, bo ty teraz jesteś na pomarańczowo. Ej, no widzę cię, musisz na zachód patrzeć. Czyli tak jak jesteś na tej mapie, to w lewo. A to tu! A ja, dobra, jestem. O Jezu, to ja tak daleko jestem? No, ty jesteś bardzo daleko. Jakbyś miał tutaj do nas jechać, to byśmy dopiero pojutrze streama skończyli. Jestem. Co się stało? Gdy się już się zmieni normalnie, to... wszyscy. No mi też. Gdy już się pojawię, bo przez chwilę... O, dobra. Widzisz, już nie, powinieneś nie. mnie widzieć. To możesz teraz ocenić moje malowanie. Fajne. Tylko nasza ekipa teraz. No, a tylko ekipa jest. Alex wszystkich wykasował. Alex się pojawił w sercu streama. Dzięki, Alex. Nie, nic się nie stało. Nie przejmuj się, Alex. On żartuje. Jedziemy dalej. Na Discordzie, ja sobie tu wziąłem ten. Nie przeszkadzać. Dobra. Tych chłopów, których Lucek wywalił z sesji, dołączyła do mojej sesji. Co ty? No. W tamtą stronę, dobrze? Ja sobie wrócę. Tak, w którą stronę my jedziemy? No właśnie, no bo mam, tak. Ja mam zaznaczone, tu za mną, bo ja mam. Kręci się i kręci. Alek, spokojnie, mamy tutaj. Kurde, ty masz za szybki samochód. A, za szybki? No ja nie mam wolniejszego. No chyba, że podstawowy wziąć. Ja mogę wziąć podstawowy. Nie no, dobrze, jedź, tylko spokojnie, bo my tutaj tak, wiesz. Ja wiem, no spokojnie. Jechałeś kiedyś samochodem w prawdziwości? No... To w prawdziwości jedziemy... Czy... Proszę, no nie... Prowadziłeś już auto? Nie.
Aha, no właśnie. Jechałem codziennie, prawie jeszcze. Aha, dobrze, to bo wiesz co, chodzi tu o to, że zgodnie z przepisami tak mniej więcej jedziemy. No tutaj jest tak stówka dozwolona. W trakcie tego, kiedy mówiłeś, że jedziemy zgodnie z przepisami, trzy razy mi dupę wjechałem. No. Tak było. Jak ta korweta brzmi właściwie? Lucek, wystrzeliłeś! To w porządku, ale też jakoś nie nadzwyczajnie. Ej, no ktoś tu mnie wyprzedza. Deja vu mnie wyprzedza. Chyba, bo ty korwetą jedziesz. Nie, to jak jedziesz. Silnie. A, dobra. O Jezu, ja się rozumiem. Mówiło mi się, że dalej tu nie szedł. Nie wiem. O, Mariusz, to jest W. O Jezu. W? No tak, to tu mamy... Kurde, jaki ty masz dziwny nick. Ja? Bo W było zajęte. W, dobra. Chcecie zmiany totalnie konwoju, to na następnym przystanku wy wszystkich wywalamy, koniec. No nie no, przez taki długi czas no. Ja jeździłem oddzielnie, a cała ekipa była prawie że taka sama. No Aleks nie wywala akurat. A teraz będę mógł tylko jeden ten przejechać do jednego przystanku. Jakie masz jeszcze gry, Aleks, poza The Crew? No Wiedźmina masz, to już wiemy. Nie, Fortnite'a. Wyszedłem, aha, dobra, co nie masz Wiedźmina, co tam jeszcze ma? Ale takie, wiesz, masz GTA na przykład? 5? Grasz jeszcze? Na PC-cie masz czy na konsoli? Na PC-cie, ja konsoli nie mam. Znaczy miałem kiedyś, o, wilk przebiegł. No i grasz tam w GTA, czy nie grasz? Znaczy czasami. Aha, a w co najczęściej grasz? Najczęściej, nie wiem, no w Rainbowa często gram. W Rainbowa, tak? No nie tylko, w sumie ja mam dużo gier. Ile masz godzin w Rainbowa? Jak to się odmienia? Nie chcę mi się patrzeć. A tak z 200? Gram też w na przykład SCPSL. SCPSL, to no jest jakiś Counter Strike? Nie, Jezu, nie. To jest taki horror polski, ale taki multiplayer bardziej. No to jest polskiej produkcji. No, SCP Secret Laboratory. No, wiesz co, nie kojarzę tej gry. No, bo to jest taka dość mało znana gra, chociaż na przykład Bloody ją nagrywa z Plagą. A to nie jest czasem coś z Gary Moda? Nie, było też w Gary's Modzie, ale powstała z tego inna gra jakby. Aha, rozumiem, oddzielna, spoko. No tak, i to też polskiej produkcji, właśnie jednego z tych youtuberów. A będzie jeszcze coś z Plagą? No, wiesz co, Plageusz, on teraz więcej czasu spędza na Facebooku i robi z tego wycinki na YouTube'a, więc ja on tak już nie nagrywa za bardzo filmów. Nie no, Skrapa teraz nagrywa. Skrapa teraz ciśnie? Tak, z Bladim. A doszedł tam Survival do Skrapa w końcu, czy nie? Nie, Jezu, nie, on to jeszcze długo, ja się nie mogę doczekać. No ile to lat już trzeba czekać na tego Skrapa, nie? Jak bardzo dawno już kupiłem. No, ale... Ale te pierwsze odcinki z Plagą oglądały mnie. No. Ojeju, ktoś tu strasznie pocisnął. Czy da się do mnie dołączyć do Crew? Tak, co jakiś czas zmieniamy tutaj całkowicie ekipę. I... No, będę musiał się zatrzymać, poakceptować nowe osoby. I wtedy... Weź mnie zostaw, bo ja naprawdę tyle jechałem ten. Mówisz, żeby cię zostawić? No tak, bo przecież ten, na przykład no, tam było. Ten, nie wiem, muszę się zastanowić. Tyle jechał, tyle przystanków, a na przykład i po jakimś czasie nie został pieniądze. Taka droga krzyżowa, na tyle przystanków. No. Ty, a co tu jest po lewej stronie? Aha, tu jest ten tor taki... No, motocrossowy. Motocrossowy, no. MX, może to się chyba nazywa. Jakoś motocrossem. Przez ten tor? Znaczy nie tor, tak ogólnie gdzieś tak pojechać. Wiesz, jak chcesz, to bierz moto, nie ma problemu. Znaczy, bo ja nie mam żadnego takiego motocykla, nie motocro... Nie a to ja cię nie wezmę przecież, żebyś ja był wiem. Pasażerem na motocyklu. Ja wiem, musiałbyś no, mieć swój. Znaczy mówię, że ogólnie na jakimś live'ie, czy będzie taki typowy motocross, na przykład przez... Ale to musiałbyś kupić. Bo jak nie będziesz miał motocykla, to jak my będziemy motocrossowy? Znaczy ja mam taki tylko do motocrossu. Aha. To już na asfalcie on nie pojedzie. Znaczy, no pojedzie, ale słabo. No,
Nie no, żartuję. Będzie... wiesz co, na razie samochodu, na razie zobaczymy jak to wygląda w ogóle, nie? Taki zlocik i taka jazda po mapie, nie? Bo pierwszy raz robię coś takiego. Proszę? Wiesz, że nie tylko ten tam... Znaczy, no mów dalej. Przerwałem ci, przepraszam. Nie no, bo coś mówiłeś, że pamiętam, czy nie pamiętam. No, czy pamiętasz ten taki wyścig, gdzie była ta mega hardkorowa droga dla łódek? No, i no. I były auta i samoloty, nie? Tak. To ty brałeś samolot? Nie, ja brałem łódkę. A to małą! Tak, to tak, to malutką. Tak, no. Trochę długo to zajęło, ale no, to ale jechało. Dałeś radę. Ale to właśnie tam z sesji trzy osoby były. Znaczy dwie, ja i jeszcze jedna osoba była na łódce na mojej sesji. Ale no wiem, to był Smakosz chyba, nie? Ta druga osoba. Nie, Smakosz to była z twojej sesji, a z mojej jeszcze jedna była. A tak coś było takiego, no, no, no. Dużo osób, znaczy dużo, no trochę osób było na łódce jeszcze. Na pewno. Z mojej jeszcze była jedna, ale łódka naprawdę to był strasznie. Tam ktoś wyjechał. No, tam ciężko było, tam drzewa rosły na tym, na wodzie, nie? Jakoś tak. Tak, no właśnie tak, pamiętam, a tam było tylko jedno, tak. Malutkie drzewko, które było na wodzie. No. Albo tam były przewrócone takie gigantyczne kłody. Aleks, ja myślę, że ty powinieneś kanał na YouTubie założyć. Bo ja ci powiem, że kanał na YouTubie mają tak naprawdę największe gaduły. O, ktoś płacze ze śmiechu. No, bo tam wjechał w kałużę chyba. Ale to ja i tak bym się jakoś nie wybił. Nie ma co. Jak to nie? Kurde, taka charyzma. Tyle energii w twoim głosie, człowieku. Piszę, co tak wolno jeździć, a... Potem po pewnym czasie wchodzisz do szkoły, a tam dziewczyny na dywanach będą, wiesz, leżeć przed tobą. Tak miałeś? Ale to my dywanu nie lubię. Chyba tylko dwa. Rozcieliłyby na spokojnie. Albo trzy. Nie, chyba tylko dwa dywany mamy w szkole całej. Albo jeden nawet. Nie, ale serio, tak już, wiesz, nie żartuję, mówię ci serio, że takie młode osoby bardzo fajnie się oglądają na YouTubie, nie? Jakbyś coś tam zaczął sobie nagrywać. No to musiałbym lepszy sprzęt kupić. Mikrofon masz dobry, grasz w gry. Dobry, jest dobrze cię słychać, o co ci chodzi? Jestem jeszcze prawdziwym graczem, żeby przejść w eta prawdziwego gracza, bo trzeba zagrać. A co? Trzeba przejść Half-Life'a 2, to jest warunek. A ja nie przeszedłem i niedługo mam to w planach. Ech. To taka prawda jest. Nie, ale mówię ci, fajnie się ciebie słucha. Myślę, że ciekawie byś tam nagrywał. Ojeju, co to masz za bylek? A właśnie, a propos klocucha, to jak to z nim jest? Bo mi się wydaje, że to ja jest jakiś inny youtuber, który się podszywa pod niego. Ja go nie oglądam. Znamy go osobiście z Wręczem. Tak? Ja chyba go też osobiście znam. Ale nie chcę powiedzieć nazwy, kto to jest. Ja tylko nie, po prostu... chwilę muszę zatrzymać i lepiej usiąść na fotelu. Nasz ziomek potrafi go dobrze udawać. Aha, że tak dobrze... Ja mam podejrzenia, kto to może być. Ja go się kiedyś zapytałem, czy to on? A on powiedział, że to jest jakaś inna ekipa, nie? Wyparł się tego. A wy na czacie wiecie, kto to jest? Weź mnie wyprzeć. To Luxor? Nie, na pewno nie Luxor. To nie Luxor jest. Luxor to My Summer Car nagrywa. No. A w sumie grałem w My Summer Car, ale finalnie nie udało mi się. No trudne My Summer jest na początku, nie? No tak, ja w ogóle nic nie umiałem. To mój kolega ogarnia bardziej, on też cię ogląda. No bo Luxor takie dosyć podobne gry do mnie też nagrywa, nie? No tak, bardzo podobne. Właśnie co Luxor teraz nagrywa? Ja bym wjechał... Oj, przepraszam, trochę niechcący walnąłem tam. Spoczko. Znaczy nie ciebie, tylko tam inną osobę. Aha, no to dobra. Ja tutaj próbuję jeszcze podgłośnić. Co ty powiedziałeś o tego? Czy tobie chodzi o Watch Dogsy? Ale o tak, czy... to ten. Że co? A ty grałeś w Watch Dogsy?
Poczekaj, bo ja nie nadążam, o czym ty mówisz teraz? Znaczy, bo ja tu mówię o niku tego gościa. Bo wręcz to jest jedna postać z Watch Dogsów. Nie wiem, czy on ma z Watch Dogsa. Gdy masz z Watch Dogsa wręcz, czy nie? Ten nick. Skąd go masz? Wymyśliłeś go? Znaczy, początkowo był od tego z Watch Dogsa, ale i tak wszyscy czytali wręcz, więc chciałem sobie przesunąć. Aha, spoko, spoko. No ja grałem w Watch Dogsa, znaczy grałem, no gram dalej. Przynajmniej nigdzie nie jest zajęty. W którą część? Spoko. Krychix, tak? No o, właśnie, Krychix. Mam takie podejrzenia, że to może być on. Ja skądś kojarzę to, ale nie... Okay. Nie. To grałeś w Watch Dogsa? Ja? No. Ja grałem w te pierwsze, tam troszeczkę grałem w te pierwsze, ale ja teraz przechodzę dwójkę. Dwójkę przechodzisz? No to przecież ja mam to auto stuningowane właśnie na Watch Dogs. Z DedSec. Mogę być szczery z tobą? No. Mogłeś się bardziej postarać przy tym malowaniu, serio? Mogłem, ale i tak ja... tak na szybko. I to nie jest takie proste, ten edytor. On jest bardzo niewygodny nawet, można powiedzieć. Nie testowałem go jeszcze, ale następnym razem jak będziesz miał takie malowanie, to ja cię nie zaproszę do ekipy. Nie, no żartuję. Jeszcze to ten edytor, o, tutaj byłem ja. Widziałem swój ten cień, jak szybko jechałem. Kurde. Cień był przed tobą? Czy za tobą? No przecież te cienie się pojawiają i to są rekordy. I nie tylko. A, Boże, ten cień, dobra. Ja myślałem, że samochodu cień. No widziałem, jak tam biło szybko pojechałem. Z 300. Kto tam poleciał? Czekaj, to ja też redukcja. Nie, tutaj nie, nas policja nie. Chyba nie złapie, nie? Macie maski na twarzach? Oni tam mają teraz wywalone na prędkość. Jak macie maski na twarzach, to ten... To wam mogą... Jak nie macie maski na twarzy, to dadzą wam 12 tysięcy złotych kary. I tyle, jak przekroczycie prędkość, to tam do 1000 i spoko, nie? Więc można grzać, paliwo tanie, poszedł. Paliwo na minusie teraz. Proszę, minusie. Muszę tak pytać. Jeszcze muszą dopłacać, nie? Pewnie. Na stacji, takie tanie paliwo. Najlepszy to jest PKN Orlen. O Jezu, trochę, Lucek się trochę wywalił. Wysprzęgliłem się, no. Ktoś ma uzbrojone auto, jak w niego uderzył. Ej, ktoś dołączył do nas spoza ekipy, super. Ktoś się pojawił tak nagle, ekstra. Ekstra. Próbujcie, bo może się uda właśnie Lucek, tak dołączyć. A weź następny raz jakoś, albo nawet nie na live, albo w odcinku próbuj. Znaczy, może nie na live, jakkolwiek właśnie zagrać ten wyścig łódką, przepłyń ten kawałek. Spróbuj to. A chodzi ci o tą rzekę taką? O Jezu, ktoś tu ten wręcz przyspieszył. O, to niedobrze. No przepłyń to. No ty też przyspieszyłeś. No czasami można, no bez przesady. Tutaj nas policja nas chyba nie złapie tutaj. Ale nie wykręciłem. Fajnie jeździsz. Ja tak nie umiem, ja beznadziejnie jeżdżę w takich grach. Ja mało gram. Grasz na klawiaturze czy na padzie? Na padzie. O, to nawet całkiem nieźle. No to możesz tak mniej więcej sobie ten gaz dawkować, nie? No tak. Na padzie to chyba jest wygodne. Tutaj trochę zwolnię, bo to przyspieszyłem. Ta dekoro jest mega niewygodne. Padem sterowanie? Czy czym? Nie, na kierownicy. Ja nie wiem, jak to jest. Ja tylko raz grałem na kierownicy. Kilka tylko rzeczy. Znaczy co? Raz, no kilka razy grałem u kolegi, bo mój kolega. Force feedback w ogóle nie chce jakoś reagować. Ja grałem na przykład w Eurotrucka grałem na kierownicy. O, jak na jakiej kierownicy grałeś? Nie znam jej nazwy, jeszcze na kierownicach nie znam. A jaka kierownica do 500 zł? Nie wiem, naprawdę. Ja też nie wiem, ludzie mnie się pytają, bo ja mam kierownicę, to muszę wszystkie kierownice na świecie znać. Była jakaś fajna do Xboxa i PlayStation, dwie różne edycje. Mojego kolegi, jednego i takiego jeszcze innego pytać, on się zna na tych kierownicach. On se tam kupił jedną. Tak, i przeglądał przez kilka tygodni, którą by se tu kupić. Pozdrowionka dla ciebie, ja Mateusz, tak i pozdrawiam psia psi Faustynę. Niecodzienne imię, powiem szczerze. Faustyna.
Ale najdziwniejsze damskie imię, jakie słyszałem w życiu, to Asenata. Do 500 zł. Jest takie imię? Jest takie imię, ty. Ja sobie z pierwszej pojadę. Dobra, jedź, jedź, możecie... Najdziwniejsze imię, które ja teraz słyszałem, to jest Damianna, ale to takie... No, Damianna to jeszcze chyba nie tak źle. To takie, tak źle, taki ale... damski Damian, nie? Taki transwestytam, tak. Czy coś takiego. Koleżankę mam taką złodzi. A, no to sorry, to nie, nie o to mi chodziło. Jest do Xboxa... Holi! Nie patrz na kierownicę, tylko graj! No, Holi. Holi, no właśnie tam, ja nie wiem jak z tymi kierownicami jest, dużo osób mi pisało o tej Holi. Trzeba ją z AliExpressu tam zamówić chyba. Nie, ja bym teraz z AliExpressu nie zamawiał, bo nie topesz przyjdzie i co, i ukryzie, i co na my się chyba trochę z szlaku tak obsunęliśmy. Co, zjechaliśmy? Tak, chyba, trochę. Nie, no co ty. A bo ja nie widzę tego znacznika w takim razie. A mamy, nie mamy znacznika żadnego, czekaj, bo ja muszę zobaczyć, no gdzie my jesteśmy w ogóle. Ja mam jesteśmy swoje. W Santa Fe i teraz można jechać na południe. Ja teraz na chwilę się zatrzymam. W każdym razie byśmy się cały czas przesuwali, wiesz, na zachód, ale więc ja jakby po drodze. Ono prowadzi, polecam sobie zaznaczyć dom po prostu. Ale możemy też się zawrócić do Yellowstone, bo wspominałeś, że chciałeś po górach pojeździć. Ja? A w sumie nie jest aż. Możemy przez Dallas przejechać teraz. Czyli na południe jednak? No, trochę na południe możemy przejechać. Ja trochę tam do dobra, tyłu ja w takim razie. Ale tu jeżdżenia jest, co nie? Dużo. W ogóle zauważ, bo wspomniałem, że przejedziemy na główny, na ten, co się nazywał Grand Canyon. To ile żeśmy jechali? Godzinę przez sam kanion, tym tempem. No i dobrze. No właśnie. Tak ma być. Fajnie to ubywa już w sumie. Jedziemy na doki. Ale co, gdzie ty w ogóle jesteś? A ty tam z tyłu jesteś. Z tyłu jestem, bo musiałem zaparkować na chwilę. Musiałem turbiny troszeczkę schłodzić. Dobra, gdzie jedziemy? A w sumie tu nie ma turbin, tu chyba kompresor jest w tej korwecie. Co tam jest w tej korwecie? Czy ona wolno ssak jest? ZL1. O, Memos, tu jest tuż obok ciebie. Nie kojarzę, żeby ona była uturbiona w sumie. No, jesteś obok ludzka. Trulcek, może osoby pododajesz. Ja ustąpię. Chcesz wyjść? Kurde, tak fajnie prowadzisz. Nie no, wiesz, to nie chcę tak... Dobra. Dawaj, zostań, fajnie jest. Nowe osoby, Aleks, ja cię muszę chyba wyprosić. A nie, ty krótko jechałeś w sumie, nie? Krótko, bardzo krótko. Krótko, no pewnie, ty 5 km tylko przejechałeś. Dobra, sprawdźmy tutaj. Poakceptujemy nowe osoby. No, właśnie. Ale jak chcesz, to możesz zostać, to może jeszcze cię nie wywali. No, zobaczę, dopóki mnie nie wywali, to się za wami ale podtrzymam. Można zrobić tak, że ktoś wyjdzie z ekipy i zaprosi. Dalej zostanie. Poczekaj, Aleks. Dzięki Miko Cox za donejcik jak najbardziej. Ja już tutaj, wiesz, gotuję sobie siedzenie pod SnowRunnera. Pewnie, fajna giera będzie. No. Cześć, co ja zrobiłem? Nie, to nacisnę. Podobno kozak będzie. Kozak będzie, kurde, gruby, nie? Gruby wiór. Jak to mówią. Dobra, co my tu mamy? Aha, zaproszenia, muszę zaprosić jeszcze. Kogo by tu... Ja naprawdę nie wiem, kogo ma zaprosić. Aha, muszę najpierw ich wywalić, kurde. Wszystkich zapraszam. Z ciężkim sercem wywalam. Chyba alfabetycznie zacznę wywalać. No nie! Dobra, Aleks, jeszcze ci tam kawałek przejedziemy, bo ty faktycznie tam przejechałeś malutko. Tak nie zwaliło z tego w ogóle. O, no bo jak na motocyklu na przednim kole się ścigasz, no to jak? Ej, bo nawet jeżeli ktoś zostanie wywalony z ekipy, to i no. Tak będzie na sesji. No tak, taki no jest właśnie, nasz trik. No właśnie, więc ten... Czyli mogę cię wywalić. Możesz. Nie, wiesz co, już to przetestowaliśmy to przed chwilą i później po jakimś czasie gracz znika, wiesz? O. Tak samo ja wyszedłem z ekipy i zaprosiłem ciebie. O. I mnie dołączyło do twojej sesji w ogóle. No tak, no właśnie jak ten. Ale... No tak, bo gdzie tu są pierdy z tej korwety? Co to, diesel? O, jakie te opony. Ty korwetkę, ja sobie znaczy, grałem. Teoretycznie to ja mogę
puścić ekipki dalej za sesję. Nie, zostań, bo mówię, tutaj co chwilę wywala, nie? A ja zaprosiłem osoby i one nie dołączyły. Jeszcze mamy... O dobra, Mateusz dołączył. O, ktoś jest? Witam Mateusza. Ale on nie będzie nas słyszał, bo on nie jest na Discordzie. Możecie z nim przywitać emotikonką. Czekaj, jak to się robiło. Ojej, nie to włączyłem. Na live'ie można. Chyba na live'ie. A tak, 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 to tak. Może ogląda live'a, to wtedy tak. Znaczy, na pewno można mu powiedzieć. Ogląda. Jak tu się cześć robi? Nie, ja zawsze oglądam jak ten. Chyba tak. Teraz mam akurat wyłączonego. Nie, to nie to. Wielkie szczęście. To można te emotikonki też zmieniać, nie? No patrz, to jest trochę niewygodnie. Ikonki. Mówisz? No tak, bo tutaj jest pod słabymi przyciskami. Jeszcze jeden slot mamy. Kto chce dołączyć? Ja! Nie no, jak? Ty już byłeś. Damy szansę innym osobom. Jak nikt nie chce, to ja mogę dołączyć. Czekaj. Nie no, chciałam tylko po prostu nie wiem kogo. Powolny może. Kto ma lepszy nick, ten dołącza. No nie wiem, no jak tu mam zapraszać. A czekaj, w sumie powinno być widać na mapie tych aktywnych, nie? Chociaż nie, powinni... no nie wiem właśnie kto... Czekaj, tutaj ktoś jest... O, tu jest ognisty Tymo. Ale powolny już dołączył. Ej, Lucek, jeśli nie chcesz muszę stracić z nami połączenia... No. Musiałbyś mieć jedną osobę w ekipie z tej sesji, na której teraz jesteśmy, dodać sobie, nie wiem, jest ktoś tam u ciebie? Z tych tutaj jeżdżących tutaj, wokół ciebie? Ja jestem. No Alex jest chyba. No to jeśli Alex jest, dobra, no to teraz możesz kolejne dwie osoby dodać. I wtedy Dałem. Wiemy, że to te dwie osoby przeniesie do nas, a nie wy pójdziecie do nich. Aha. Znaczy, no to chyba tak jest, dodałem dwie osoby jakieś, takie z listy. No i zobaczymy teraz. Ale ja nie chcę prowadzić. Nie chcesz prowadzić? No musisz prowadzić, no na tym polega zlot. Znaczy, no w tym sensie, że nie chcę prowadzić jako pierwszy. A nie chcesz jechać jako pierwszy? Na początku. Dobra, dobra, ale samochód będziesz prowadził? Dobra, no dobra, dobra, jak samochód będziesz prowadził, to już w porządku. Z GTA to ja mam... A jakbym miał cię na Discordzie, to bym ci śmiesznego skina z GTA wysłał. Tak? Tak, ja mam kilka śmiesznych skinów. Kurde, ja nie mam. I bym opowiedział ci do niego historię. To skina? A ty grasz w GTA RP? Znaczy online. No ja wiem, ale w RP grasz? Wiesz co jest GTA RP? Tak, wiem. Ale no, próbowałem, ale kurzało mnie to trochę, dlatego... Za dużo zasad tam jest, taka nuda, nie? No po pierwsze, że za dużo zasad, ale ja się zrespiłem i robiłem sobie bohatera i od razu jakiś łysy Bob do mnie podszedł i mnie walnął. I mnie zabił. Jak ja jeszcze stałem miejscu i robiłem bohatera. No tak Bobek. Nie można robić, to pewnie ja jakieś wiem. Tam... Jakieś boby. No. Nie no, mi też to RP przeraża, bo tam trzeba tyle zasad znać w tym GTA. Wywalają cię za to, że... nie wiem, masz czarne włosy i koniec. Albo za to, że pierdnąłeś w stowarzyszeniu mafii. No ty też wylecisz jak pierdniesz tutaj na czacie. Ja wiem. To jak pierdnę, to się wyciszę. Dobra, spoko. Ja mam wygodne wyciszenie w mikrofonie, więc mogę szybko zdjąć rękę z pada i się dotknąć słuchawek. Ja też mam taki mikrofon, który można wyciszać. Ja mam te słuchawki, co YouTuber Gabor ma. Te same. Gabor? Jak się nazywają? No, one są... No co ty innych YouTuberów oglądasz? Szalałeś? Grasz ze mną? Ale chyba ostatnio najwięcej ciebie. O, no to dobra, to zostajesz w konwoju jeszcze na chwilę. Dobra, a co wy nie chcecie jechać z przodu? Jezu, co tam się dzieje? Powolny wcale nie taki powolny. Skończył w krzakach. Rozpędzony. No. Kiedy będzie taki kolejny live fajny? No przecież jest teraz. Żyj chwilą. No, nie wiem. Ja na kolejnym początku. Dawaj, Alex, zakładaj ten kanał na YouTubie. Ja ci pomogę na początku. Zrobimy kanał i dzielimy się pół na pół zyskami. Co ty na to? No dobrze. Ja nie będę takim.
The Crew będziesz nagrywał, Wiedźmina, sceny tam jakieś różne. Nie, ja już nie mam, nie będę instalował. Ile w ogóle Wiedźmin waży? Ze 30 giga? Co 30? No, 30 i 50 nawet. Znaczy 50 na pewno waży... Wszystkie DLC. To sporo dosyć. Znaczy, jak na tak rozbudowaną grę, to nie aż tak dużo wydaje mi się, nie? Ale to też zależy chyba, czy... Ej, a Lucek, a grałeś w Dead by Daylight? Nie, nie grałem w to. A to zagraj, bo ja mam. Czyli bardzo mam zagrać, bo ty masz. Dawaj w Forza gramy. Ja mam Minecrafta. No i gramy w Minecrafta, bo a macie Minecrafta. Dead by Daylight. Lucek, dawaj. Wizami się pograj. Ale teraz gram z wizami. Znaczy, no w Dead by Daylight, żebyś sobie pograł. Słuchaj, 65 km do celu nam zostało. Masz tyle paliwa? Roleplay! O, paliwo mi się skończyło. Pomóc ci z wymianą paliwa? Czy tam koła? Koła. Siema Pączek, what's up? Koło mi się skończyło. Obraca się w drugą stronę teraz, nie? Tak. O nie, przypomniał mi się Scrap Mechanic. Co ci się koła, przypomniało ze sklepa? No ze Scrap Mechanic koła, które obracają się w nie tą stronę. Na przykład jak ja zbudowałem auto... Aha, tak, wiem o co chodzi, tam trzeba te łożyska przestawić, nie? No. I na przykład pojechałem do tyłu. Na się w prawo zakręcamy. A nie macie tego... Aha, bo wy nie macie tego... Tak, no. Nie jestem w tym. No. Na czuję, jechałem. Ja sobie jadę tak po prostu. Ja jadę tam, gdzie jedzie pierwsza osoba. Aleks, jak podoba ci się ta trasa? Może być? Może być. Chociaż wolę coś bardziej takiego... nowego, fajnego. Szybkiego? Takie... Szybkie trasy wolisz, czy takie znaczy, jakie? Nie, wolę takie trasy... Takie ciężkie, do przebycia. Czyli jedziemy w góry. Ja też przeszedłem 3 razy zakończenie Undertale'a. No co to jest? Nie wiesz? Nie. No to jest gra, to, czy to jest to jakieś jest wyzwanie gra. W The Crew? To jest gra, to jest... Aha. Ale ona jest koszmarnie ciężka. Undertale. Nie wiem. O Jezu, ale to ostatnie zakończenie jest to jest przerąbane. Zobacz sobie, co to jest. Ej, możecie jechać w ogóle przodem, co wy robicie? No, wyprzedzajcie, bawcie się. Ja w sumie wyprzedzam. Proszę bardzo, Ford GT, o Jezu, super fura. A mówię ci, pobacz tak, się. Tak, nie wiem, ja czasem wyjeżdżam na przód, ale później już nikt mnie nie chce wyprzedzać. No właśnie. Dobra. Wszyscy mają cię za bossa ekipy chyba, nie? Wiesz co? Takiego guru tutaj. Trochę zwolnię. Dobra, chodzi. Dobra, wystarczająco blisko. No to ja teraz poprowadzę. O właśnie, Alex, tutaj jest pytanie do ciebie od Viper Poland na czacie. Czy poszedłeś... jaką ścieżką poszedłeś w Wiedźminie? Bo to tam się ścieżki wybiera chyba, nie? W Wiedźminie zrobiłem tylko jedno zakończenie i ja grałem... Ciągnąłem w to też mojego kolegę. Razem graliście w multiplayerze Wiedźmina, czy jak? Nie ma multiplayer. Ale aha. On grał, ja grałem. I on bardzo sobie wszystko spoilerował. Chciał mieć w ogóle najlepsze zakończenie, wszystko najlepsze. No. I dostał najgorsze zakończenie. Główna postać zginęła. A ja tak normalnie sobie grałem na luzie, tak jak chcę. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że Wiedźmin ginie? Nie. Może zginął? No to Wiedźmin nie jest główną postacią? Znaczy jedna z głównych postaci, taka... Aha, dobra, bo ja nie grałem w to, sorry, że tak... Nie będę spoilerował, bo zagrać sobie. Super przygoda. Do bana, bo spoileruję. Nie no, spokojnie, Alex może tak nieświadomie trochę. No ale co, czekaj, bo jaką ty ścieżkę w końcu wybrałeś? Bo powiedziałeś, że główny... Jak ona się nazywała? Bo tutaj widz mówi, że ty pewnie byłeś ludobójcą. Nie, Jezu. Jaka to jest ścieżka? No to chyba... Nie wiem, no ktoś mi tu Viper pisze, że to chodzi o... Aha! On nie o tą grę się pytał, sorry. On pytał się o Undertale. O Undertale! To trzy, mówiłem, że miałem trzy. Jezu, ale to ludobójstwo jest hardkorowe, bo tam trzeba chodzić w kółko i patrzeć patrzeć, gdzie są przeciwnicy i trzeba wszystkich powybijać. Kurde! Jezu, ale... Ja tak zrobiłem tylko dla satysfakcji, teraz tak wpłynęła.
O, nie, nie grałem w to, nie wiem co to za gra jest, szczerze mówiąc. Ale jeżeli zaczniesz w to grać, no, zrobisz to pierwsze zakończenie. Także to jest gra, która może doprowadzić do płaczu, naprawdę, ona jest mega wzruszająca. Ja wiem, że jest jakaś taka, jak ona się nazywa, ta gra, co się tam z mieczem chodzi, jakieś tam szkieletory się zabija i do... Jak? Minecraft! Nie, to nie to! Train? Chodzi o traina? Nie, 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 to... kurde, jak to się... Ale to 3D jakieś, Bade? Tomb Raider. 3D, nie Tomb Raider. Ja nie rozumiem, znaczy nie wiem, Wiedźmin? Nie, nie, nie. Kurde, jaka... Gothic czy... Nie, coś podobnego do Gothica, no przecież to niedawno PewDiePie to grał na przykład. A, no to, ja wiem o co chodzi, o... Kom? Jak? Kingdom Come, o to chodzi? Nie, nie, nie. Nie, to jest widok z trzeciej osoby. Kurde, nie The Forest. No Walking Dead, nie. Nie Walking Dead, bo tu mi na czacie też pisą. Nie, on nie w to, chyba nie grał. Czekaj. Alex? Nie Alex. Ja nie wiem o co chodzi. No, tam się chodzi z mieczem i... No w wielu grach się chodzi z mieczem, nie? No właśnie. I zabiera. Nie, to nie Minecraft. Ten ciśnie, w ogóle... O Jezu, ja się zatrzymam, bo my tam ludzka zgubiliśmy. No właśnie, gdzie wy pojedziecie? Pojechaliście tam. My jedziemy drogą. Jeśli trzeba, bo ja nie widzę celu. Dlatego tak prosto, prosto. Daj, daj. Weź się wyteleportuj. No ty. O, tutaj wszyscy jadą. Nie Green Hell, nie Fortnite, nie Mountain... Mountain Blade chyba, ale jak to nazywa? O, a ja wiem, no o to mi chodziło, tylko... Tak, jak ja to wiem. Dalej nazwa jest tego? Warband? Warband? Albo Bannerlord? Nie, nie Bloodborne. Kurde, Dark jakieś kozy mi wyleciały na drogę. Dark Souls, tak! Ja grałem tak. W trójkę, tylko trochę, ale poddałem się, to jest... To jest straszne. No właśnie tak coś przeszło mi to... pierwszego bossa w ogóle jest... A ktoś to przeszedł bez odnoszenia jakichkolwiek obrażeń. Bez żadnej broni nawet. Ale tak samo właśnie z Undertale'em robią. A Undertale to jest podobny hardcore. Tak, ale ludzie robią, na przykład przechodzą Duma widelcem. Widelcem? Nie Duma, tylko na przykład ktoś przeszedł Skyrima widelcem. Aha. Tak, to prawda. Można to na YouTubie zobaczyć. No też można zobaczyć dużo takich filmów, co robią w tym nowym Half-Life'ie Alex, nie? Że tam biorą jakieś pisaki i tam botą tak. Piszą na twarzach jakieś rzeczy. Albo żonglują. Tak, widziałem tą żonglerkę, no też spoko. Albo ja widziałem grę na pianinie. Też widziałem, no. Też jest popularne wideo. Jak zwalniam, a widziałeś to tego znaczy, nowego mema w tym kofidem? Więc... Proszę bardzo. Jak zwalniasz, to się z tyłu robi korek. Zauważyłem właśnie. Słuchajcie, szukamy przystanku, parkingu małego. Nie zmieniamy jeszcze ekipy, tylko ja chcę furę zmienić, bo wydaje mi się, że korwetta ona... Ja ją zaraz silnik zatrę chyba na takich obrotach. Dobra, to ja będę do Sacramento. Bo ja nie wiem, jak wy daleko jesteście, bo ja... Po raz pierwszy jestem w tej miejscowości w The Crew 2. Tutaj możesz jechać. Tutaj pamiętam, miałem stopa kiedyś. Tutaj polecam. Ja tu już jechałem, tu jest dobry przystanek. Alex, my musimy ten kanał założyć, no. Ja ci mówię. Ty będziesz miał milion subów, Freeza przebijesz w ciągu tygodnia. O, paki. Nie no, w ciągu roku Freeza rozwalisz na kawałeczki. Mówię ci. Freeze będzie tam płakał z wersą, że Alex się pojawił i zniszczył. Ja nawet nie wiem. To to jest wersja. Ja w ogóle Freeza tylko jeden filmik widziałem. Jaki? Tam jakiś woda, challenge, kto dostaje 1000 zł, ten zrobi to. Chciałbyś wystąpić w jego filmie? Nie. Czemu? Ciekawe. Do ekipy byś dołączył. Alex to postać w potem twoim MMA. Też prawda. Nie no, ale ja nie jest taki nie zły ten Alex. Freeze. Ja się cieszę, że Freeze jest wiesz, gdzieś tam, powiedzmy, w topce, niż jakby ale, miał być ktoś ja taki naprawdę... Cieszę, że jego Że jego co? A ja się nie cieszę, że jego filmiki nazywają... kto wygra w szachy, ten dostaje 1000 zł. Czemu nie? Znaczy, no nie wiem, bo mi się zdaje na przykład, że nikt tych 1000 zł nie dostaje. A, no to może tak być.
Po co miałby komuś 1000 zł dawać, jak ktoś w szachy wygra? Znaczy, no te filmiki... Czyli nie kupujesz tego, nie? Tej całej gierki. Jest, no to jest... Jak? Nie, podejrzane, nie? No, jak w tym programie, kto to kupi? Bardzo fajny program. Podejrzana sprawa jest z tym wygrywaniem 1000. Ja nie będę zmieniał na inne auto, bo inne mam... Jakie? Mercedeso. No to Mercedes jest zły? Chłopie, bez gwiazdy nie ma jazdy. No w sumie mogę zmienić, tylko będę jeszcze szybszy. Dobra, to ale ja wiesz co, miałem teraz taką wymaksowaną korwetę i udało mi się wolno jechać. No to ja nie będę brał Mercedesa, który wygląda jakby był wolny, ale jest... Ale jest szybki. A może klasyka znowu jakiegoś? Kto tam czepie sobie? Ej, nie czep w mikrofon. Bo polecisz tu zaraz z Discorda. O, tu już Konrad tu już ma nacelowaną myszkę na ciebie, Memo. Już tam myszka, wiesz, już mu drży, nie? On musi coś wypić, żeby tak nie drżało, bo jak mu źle podrży, to polecisz od razu, mówię ci. O Jezu, co to jest za auto? Ja klikałem RT na AK4 Mar 0X. To chyba broń bardziej jest AK. Znaczy, ale to jest auto. Znaczy, ten gościu ma taki nick. No. AK4 M Mar 0X. Nie wiem, czy no. Czytałem. Przepraszam, jak nie. Ale ten... To jest auto. Wielki gazo. Takie totalnie klasyczne już. Dobra, ja jestem komendantem Crossem, czy jaką tam... Policjantem, cross. Sierżant, dobra. Może być ci sierżant. Wjechałeś we mnie, kurde, forsowałeś mnie. Ale ty gdzieś jechałeś korwetą i znowu na korwetę. Ja no chciałem wziąć coś innego, no. Ja wcześniej jechałem Camaro współczesnym, teraz Camaro Classic, nie wiem, jakoś tak wyglądało. No podoba mi się ta korweta, ale, fajne malowanie ktoś zrobił. Ale naszego AK4 Mar 0X. Tego, podoba ci... Jego pozdrawiam. Czemu? Podoba ci się jego auto? Nie, za ten nick. Tylko dlatego. Aha, no dobra. To co, jedziemy dalej? Nie, naprawdę. Jedziemy. Ale na przykład ja mam... Gumball 3000, go. Nie? Na przykład Ubisoftcie, nie? Są pomalowania. Mam taki Ale 3 Ala Gumball i można zrobić takie... Nie, Alex, tylko Al 3. Alex, zakładamy ten kanał, mówię ci. Dobra, jaki, my musimy wymyśleć ci nazwę na YouTubie. Postaram się. Jaką nazwę na YouTubie ci wymyślamy? Nie wiem, no to ty no wymyślmy coś, master. No. Trzeba założyć kanał, nie ma siły. Siła Maciej. Ostatnio sobie z kolegą w Scrapa graliśmy i robiliśmy Drag Life. Kurde, to jest taka teraz gra, Drag Simulator. A, to widziałem to. Widziałaś ją? My robiliśmy tak, że na przykład on zbierał rośliny, tak no. Zabraliśmy taki roleplay. On zbierał rośliny, przywoził je my, ja je przerabiałem, dałem mu to. Mieliśmy takie ciężarówki. Kurde. Zajebista sprawa. No, ja a to można w ogóle rośliny hodować jakieś, nie? Nie, no to są takie te, wiesz, roleplayowe te. Znaczy takie po prostu są jak bloki. Aha. Pewnie w survivalu to coś będzie robić. No, fajnie by było. W tutaj. Dobra, ja sobie zawrócę. Spokojnie. Dogonisz? Wiesz co, ale... Tak, Mercedes w ogóle za mną pojechał. Rób więcej live'ów takim na Discordzie. No. Nie, żebym ci coś narzucił. Nie, w ogóle, ale, no. Ale na przykład rób tak, bo na przykład jak grasz w takie Call of Duty Warzone, no. To będzie ci wygodniej komunikować się z widzami, że na przykład idziemy tam, a on no. Ci odpowie na przykład... Taki od razu, nie? Ani na live'ie po 5 minutach. No tak, to po pierwsze, a po drugie na przykład, że może ci odpowiedź lepszy tam, wtedy potwierdzisz, nie? Nie no, wiadomo, że tak. Zrobimy na Discordzie, pewnie. No, ktoś będzie grał. Tylko wiesz, niektórzy grają na konsoli i nie wiem, czy na przykład mają Discorda, oni by woleli chyba przez grę komunikować, nie? Na telefonie może. No, mogą spróbować na tym telefonie. Słuchaweczki, pokładziesz obok telefon, słuchawki.
te słuchawki do gry i słuchawki takie telefonowe. Ja kiedyś tak robiłem, bo wiesz co, ja kiedyś miałem coś takiego, nie miałem takiego systemu jak teraz, że tam mam dźwięk tak specjalny, nie będę ci mówił szczegółów, ale właśnie miałem takie coś, że musiałem słyszeć siebie i dźwięk z gry jednocześnie, no to wkładałem sobie dwie pary słuchawek na głowę. Jedne słuchawki miałem od słyszenia gry, a drugie od słyszenia mojego głosu. I miałem jedne douszne takie, takie co słabo wyciszają otoczenie, a na uszne miałem takie do gry, nie? Żeby ja słyszeć, tak co się w grze dzieje. Nie wiem, jak na przykład mi... O, ten, Memos mnie zaprasza. No niestety, nie będzie tak łatwo ze mną. O, to no, co, idziesz już? Wychodzisz z ekipy? Nie, nie wychodzę. Aha, dobra, bo myślałem, że... Chcesz mnie zdradzić z Memosem? Nie, ja jeszcze mamy kanał do założenia. No właśnie, i jaka nazwa w końcu? Bo tutaj na czacie padło coś alexlucek.pl. Ktoś napisał, widziałem. A, chciałem nie pytałeś na czacie, ale... Pamiętasz Lucka Pudziana? Lucek Pudzian? Nie pamiętasz tego? No Pudzian dopiero będzie, ja już tutaj białko całe wypiłem. Wyprzedzę się trochę. No, wow, ale pamiętasz, kurde. Jak pisali na czacie? Urwałeś mi zderzak. Serio? Ja jestem z policji, to ty sobie uważaj. Białka policji? O, ale koguty mi się wyłączy. Ty, a tutaj jest, nie wiesz, Alex, czy tutaj jest klakson ten taki policyjny? Jest. Ja nie wiem. Jest? Chyba nie. Nie wiem, na pewno o, nie to muszę go odblokować. Ktoś nie kurczę, wiem, nawet ja tutaj nie z wiem. Nas. Ja nie odpowiem, bo ja nie. Spoko. No szybko się pani nabijają. No, tak właśnie też to zauważyłem, jak się jedzie w formacji, ja już drugi poziom wbijam. A ja od gwiazdy idę już na pierwszy. A, ty o. Gwiazdą to chyba zostaniesz już na zawsze, powiem ci. To nieprawda. Ty gdzie mieszkasz, Alex? Kołobrzeg. Kołobrzeg? Byłem tam kiedyś. Czekaj, koło... Albo... To jest taki, koło Koszalina jest. O właśnie, byłem bardziej koło Koszalina niż koło brzegu. koło brzegu. Byłem koło Koszalina. Miałem tam kiedyś jedną robotę do zrobienia. Tam jest chyba farma wiatraków jakoś niedaleko. Zgadza się? Jest. No to ja tam byłem właśnie na jednym z wiatraków kiedyś. Miałem taką pracę i tam robiłem na wysokości właśnie, no. Dmuchałeś wiatrak. Dmuchałem wiatrak, żeby się kręcił. No dziwnie to brzmi, bo byłem tam z kolegą we dwójkę przez 8 godzin. Dziwnie to brzmi, jak się mówi, że coś dmuchałem. To się dmucha w wiatrak, wszyscy wiedzą. A wy tam dmuchacie w te wiatraki, żeby się kręciły? Nie, nadmuchacie, potem możesz grać w The Crew, nie? Tak, ale nie, to wygląda tak, że ten prąd to jest różnie. Nie tylko stamtąd. Zauważyłeś, Alex, że tu ludzie wychodzą na ten, na ulicę? Jechaliśmy teraz przez miasto. Tobie nie wychodzili chyba. A mi wychodzili. Klakson mi nie działa. Alex Seksbomba, ktoś napisał. Prawda? No to ja mogę proponuję tak. A to Konrad, dobra. Alex. Aleksior. Aleksior. Nie no, gdzie to tak jak Azor, nie. Kurde, nie. Nie, słaby. Musimy wymyślić jakieś ten. Już jestem gwiazdą. Alex Bomba, o. Coś nie, to takiego. Blow bardziej, to blow bardziej będzie. To będzie zamianie blowa. Jak będzie Alex Bomba? Bomba! Dymy u Alexa. No, nie, to za długie. Czy wy się tu śmiejcie na czacie, ale tu youtuber rośnie teraz, poważny. A nie lepiej mów po Aleksie, to będzie lepiej. Nie no, gdzie zgapiasz ode mnie? Nie no, to będzie wspólny kanał, nie zgapianie. Ja musisz mieć coś unikalnego, ty. Aleksitek. Na razie mam Aleksi Gamer, bo nie miałem żadnego pomysłu. Aleksasin. Aleks Game. Jak Alex Games? Każdy Alex youtuber Express. Cię prawie nowy tak nazywa, co po dwóch tygodniach już nie nagrywa filmów. Alex Salceson. Nie no jak? No musi być coś takiego, wiesz. Alex Kiełbasa Krakowa. A ty masz C6 wręcz, tak? Wiesz, ja miałem C6 też, ale miałem ZR1. A ty masz ZR1? Nie, ty masz ZR1. Tak, ja mam wyścigową. Tutaj nie ma chyba zwykłej.
A jestem ciekaw, czy któryś z moich kolegów to teraz... No, zwykłej nie ma. Aleksior, Aleksions... Trolex? A czemu Trolex? Co ja mam zrobić? Dobra. Czas się, ja teraz nie patrzę na czat, ale chyba... Alex Świstak, który robi tamy? Aleksior już był. Ja, czekaj, bo ja tu czytam niki. Poczekaj chwilę, bo musimy najpierw nick wymyślić dla ciebie. To ja się zatrzymam. Nie no, po co masz się trzymać? Jedź! Dobra. A czekaj, Alexis. Alexis ci pasuje? To tak, musiałbyś pierwszą serię z Half-Life'a Alex nagrać. Nie, ja nie mam VR. A, no to... Ale dwójkę Half-Life'a możesz nagrać. O, właśnie, ja mówiłeś, że będziesz dwójkę Half-Life'a przechodził. Ale... No, mówiłem. No jak ty będziesz fajnie tam opowiadał, zobacz. Ile ty nam historii opowiedziałeś teraz, jak my tu jedziemy? Znaczy teraz, no, nie za dużo, ja mam historii. A jakie historie znasz? Nie da się opowiedzieć bez screenshota, który mam. Screenshotów w folder, to ja mam wyskany ten, wszędzie. Jakie ty masz screenshoty? Na przykład z Wiedźmina latające koty, które sobie latały. Albo, albo osoba siedząca obok krzesła w Wiedźminie. Obok, haha, takie glicze różne. No ten. Właśnie takie glicze i nie tylko. Na przykład mam... Po stalu takie kanał, miałem. Ale jakbyś zrobił taki kanał na tym... kanał na Discordzie, taki do pisania. No. Wiesz, to bym podał właśnie tą historię. Chłopie, ty powinieneś te odcinki na YouTubie kręcić. Co ty robisz ze swoim życiem? Nieprawda. Dawaj, zakładaj kanał. Ty już masz kanał, subskrybujesz mnie z tego kanału, przecież cię widzę. No tak, no Aleksik Gamer, jestem ale słaby. No to trzeba zmienić nick. I jaki pierwszy film będziesz rzucał? Nie wiem. No z Half-Life'a może, tak mówiłeś. Słuchaj, ja ci pokażę jak się nagrywa gry, czym się nagrywa. To jest proste, klikasz guzik, potem odklikujesz go i wrzucasz. Znaczy ja tam już jeden filmik nagrałem. Jaki? No taki totalnie beznadziejny. Tego. A skąd wiesz, że beznadziejny? Może komuś by się spodobał? Nie, miałem zero łapek w górę i zero. Aha, już go wrzuciłeś. Znaczy, usunąłem go, bo był totalnie bez sensu. Czekaj, ja myślę, że... A może ja ci rajda zrobię na twój kanał? A czemu go usunąłeś? Bo był totalnie beznadziejny. Aleksi, ile was? Ja? No. Nic nie mam. Znaczy, tam mam z 10 od kolegów. Z 10 łapek od kolegów? Znaczy, my ci moglibyśmy... Słuchaj, ja powiem ci tak. Ja ty dzisiaj, no może nie dzisiaj, tak, ale w tym tygodniu podeślij na Discordzie link do swojego kanału i robimy tak. Wrzucisz film, masz Half-Life'a, czy nie masz jeszcze? Jeszcze nie, ale będę miał już, niedługo. A w jaką grę lubisz grać poza Rainbowem najbardziej? No musiałbym spojrzeć na mój dysk. No dobra, ale tak z pamięci, no Wiedźmina już przeszedłeś, to już go nie masz, nie? Przeszedłem, tak. No teraz przechodzę, co ja przechodzę? O, Dying Light! O, Dying Light przechodzę, ale... Kurde, ty w takie brutalne gry grasz? Dlaczego nie? No fajne są. Znaczy w tym sensie gry takie od 12 lat... Odcięłaś komuś rękę już? W jakiej grze? No. A w realu, nie, to jeszcze... W realu? Nie pytałem w realu. Pytałem w grze, w Dying Light'cie, bo tam się łatwo odcina. No to już dużo razy odcięłem zombiakowi rękę. Okej. Okay. A ja to jest dość trudna sztuka, ale ja też gram na przykład w Lekko. Z kolegą dzisiaj grałem. Ja zabiłem zombiego w Minecraftie. Czekaj, bo myśmy chyba źle zjechali, nie? Dawaj tutaj. Którędy my jedziemy? Już nie wiem nawet. Coś tu się popieprzyło, poczekaj. Dobra, to chodźmy dołem. Dołem? No tu, no dobra. No, no i jest droga. Tylko trochę naokoło, ale jest. Będzie więcej zabawy. Ja to ogólnie zniknąłem sobie, bo grę mi skraszowało. Tobie da W, tak? Tak, tak, ale wiesz co, nie będę już tam... Dobra, jak się zatrzymamy na przystanku, to zobaczymy, tak, spoko. Co tam piszą. Resztę 33 km mamy, no to jak? Trochę ale już jesteście, czekaj. Ja poznaję te okolicy, Nowy Orlean. No to... Jeszcze 20. Byłeś kiedyś w Stanach, W?
Nie, ale... Aleksej, tak wiem, że ty byłeś w Stanach, ale się pytam dla mnie teraz. Nie byłem. No jak GTA grałeś, no to byłeś. No byłem, ale to nie są Stany, to jest San Andreas. No to nie Stany? San Andreas. Tak, dokładnie. Widzisz, już byś mógł serię z GTA zrobić. Michaelem przychodzić. Ja dopiero kupiłem bazę, jestem ten. Ale nie co online, daj spokój. A. Singla byś przeszedł. Ty byś tam oddzielną linię fabularną stworzył. Jakby była taka możliwość, to bym... Pewnie, że tak. Lubię wyzwania. O, już wiem, co mógłbym przejść. No. Tylko to byłoby... dość długa seria. Przechodziłbym... Tędy chyba. Tak, dobrze jedziesz. Ty, no jak ten... jak fajnie ci ten brzmi, ten Mercedes, powiem ci. A ja go kupiłem. Znaczy, on nie był... A. Ja wiem, że on nie jest drogi, bo on tam mało kosztuje, ale fajnie brzmi tak, jak wiesz, jak ty nim jedziesz, jak go słyszę gdzieś tak z daleka, bo nie wszystkie samochody w ogóle brzmią, tak jak wcześniej W jechał na przykład Lamborghini i przyspieszył, w ogóle go nie było słychać, nie? Ja nie mam żadnego hypercara jeszcze. Ja mam 200. A jakiego planujesz kupić? Nie wiem, nie planuję jeszcze, ja po prostu w to gram dla przyjemności. A, okej. Jestem tylko dla przyjemności. W ogóle patrzę na twoje miniaturki i ty robisz normalnie dziwne rzeczy. Znaczy w tym jak? Sensie nie jeździsz normalnymi autami. No. Na przykład odkryłeś jakiś dziwny sposób na latanie autem. Coś takiego było. Co? Znaczy coś takiego było. A to chyba w GTA. Nie w GTA. Właśnie w The Crew. Latanie autem? Nie, ja tego... albo coś takiego, ale takie szalone. Ale w The Crew czy gdzie? W The Crew. Robisz takie szalone rzeczy w ogóle. Ja nie pamiętam tego. Znaczy łódką, czy wiadomo, że robiłeś. Ale coś było takiego. Takie mega szalone rzeczy robiłeś. To się rozłączył. Luczek rozgrzewa fony. Nie, wiesz co, muszę tutaj wyrzucić tego ziomeczka jednak, bo... No przeszkadza, no. Próbuję zwrócić na ciebie uwagę. Kto? To nie tak. Ale kto? No kto? Nieważne kto, no. Nie wiem, kto. Na czym skończyliśmy? Ja i tak tylko ciebie słucham i tego. Słuchaj, to wszyscy są tak samo ważni jak i ty, jak i ja. Ale i słucham naszego ulubionego kolegi, jak mnie wyciśnie, cały czas gada. Okej. Mamy miejsce... Nie mamy miejsca w konwoju. W wyszedł i... Ziomeczek jeszcze, nie? No ja cały czas jestem. Spoko. Biedny, nie może się odezwać. Czekaj, bo ja... Zobaczmy, bo chyba dodali jakieś nowe... A w ogóle, byłeś już na tej takiej arenie? Tej arena coś tam? Tak, byłem. Tam się tymi... No, monsterami skacze, nie? Nie, ja motorem ze skakałem offroadowym. Zarąbiście się motorem skacze. No tak, w sumie fajnie. Ale wiesz, jak będziesz robił tam, to musisz mieć już tego monstera, nie? Ja mam, znaczy nie mam, ale mnie stać. A, no to jak ci stać? Bo to są strasznie tanie, te monsterzaki. A jakiego? Takie... Znaczy, najlepszy jest ten mini, wiesz, wbrew pozorom. Mnie on głupio stać. Wygląda, ale... Tak. Dobra, musimy tutaj gdzieś zjechać, Alex, musimy gdzieś zjechać. No i co? I twój czas się skończył już na antenie. No. W tej tampie możecie się być. A czy możesz zostać tutaj na tym Discordzie i ale jeszcze... Ale to chyba jest. No będę z wami jechał, tylko nie będę w jakim... Szukamy parkingu. O, możemy na boku zaparkować na ulicy. Możemy, jasne. Będziecie przez ciekawy most jechać, bo... A weź pokombinuj z tym edytorem. Ja będę gadał dalej i wszystko robić, tylko po prostu będę nie wekić. Będziesz gadał, dobra. No to jesteśmy ratowani. Czekaj, zapraszam nowe osoby. To weź mnie wywal. Wywal mnie, zrób to! Dobra, poczekaj, no. Poczekaj, kurde, bo się czuję, jakbym rozmawiał z moją byłą, czy coś. Wiesz co? Wyszedłem sam. Ej, tak. Zrób to, kurde! Dobra, wyszedłem. Nie no. Ale ja... Jak da się... Da się, właśnie teraz robimy zaproszenia KMX, dziękuję za donieść. Ja ogólnie muszę zajechać do tego, wiesz, miejsca dom, żeby sobie to auto... Jak chcesz z nami jechać, to lepiej nigdzie nie wyjeżdżaj z tego obręgu, znaczy, wiesz? No, bo my ogólnie chyba tam jedziemy.
No, tak, ale... Nie jestem w znaczniku ekipy, więc ja nie mogę radzić. Dobra, czekajcie, już ten, już zapraszam, zobaczę kto tam, mam nowe zaproszenie w ogóle? Są, jakieś zawsze są. Grzesiu, Maro, Mikser.com. Mikser.com. Dawaj. Może taki nick dla ciebie, Mikser.com na YouTubie. No już, już Mister.com dodany. Nie no, wiesz, tutaj inne osoby też grają, wiesz, ciężko mi wybrać, jak bo kogoś tam nie wybiorę i poczuję się pokrzywdzony. Co? Ty chcesz wybierać? Ja? Nie. Znaczy, no jakbyś mi dał, no to bym wybierał, nie? A wiecie co? Może wszystkich po kolei zaproszę i to pierwszy ten lepszy. Wiesz co możesz zrobić? No. Możesz ten, patrzeć na czat. Tak. I tam na przykład na 3-4 zrobić grę, kto pierwszy napisze, żeby być zaproszony i nick. No czekaj, bo my dzisiaj musimy dojechać do na miejsce, to ja nie mam na to czasu chyba. Tutaj zaproszę i kto pierwszy odbierze zaproszenie, ten wbije po prostu. Tak myślę. A my jedziemy, jak jedziemy do domu... Już niedługo w sumie. Znaczy niedługo, niedaleko. No kawałek mamy jeszcze, no bez przesady. Jeszcze kawałek musimy przejechać, no. Wytrzymasz? Ja. No to dawaj, jedziemy. Jedziemy już? No, poczekaj, bo jeszcze chcę zmienić samochód. Chcę, żeby widzowie widzieli, że tutaj zmieniam auto, że mam jakieś inne, a nie ciągle tym samym. No to, wiesz, no to na tych po prostu przejedź po autach, jakie masz. Mam takie auto i jedź dalej tym. O, ja wiem, co teraz wezmę. Ktoś we mnie walnął, jakiś Mateusz, co we mnie wali? Co ode mnie chcesz? No, nie, proszę tu nie walić. Walnął we mnie. Ja idę tam do tyłu do was. Alex okay, Express, taki nick by ci pasował na YouTubie? Ale Alex. No chciałbym robić jakieś te wiadomości. Alex Express to jest super, ty, to zobacz. Jest dobre. To jest dobre, bo byś robił recenzję rzeczy z AliExpressu, jakichś zabawek. Wiesz, że z AliExpressu można na przykład taniej kupić tego Bugattiego Chirona do złożenia. Nie wiem, ale na przykład... Ale to nie, to Alex Express to by była nazwa mojej serii. Aha, no w sumie tak. Słuchaj, no ja nie mówię ci, co ty masz tam robić, nie? Trzymaj na paliwo, bo tak... feedback. No trochę tak, musiałem zmienić. Dzięki, czekuj za donate. O, mam dobry pomysł. No? Teraz musimy roleplayowo zajechać... Nie, paliwo. Gdzie? Czekaj, bo cię przerwało. Znaczy musimy jakoś znaleźć jakąś po drodze stację paliwa i zatankować. Ty, a ciebie nie boli gardło od gadania? Bo ja powiem ci, że na samo odpowiadanie tobie mnie boli gardło. Naprawdę? No! Ja zajechany jestem. W moim życiu, że już... Że... To się rozłączył. Nie, no. Bo to się nie odgadał, więc musiałem go tam... O, jesteś wręcz właśnie. Wywaliło cię, czy co? Nie, sam wyszedłem, bo ręka mnie boli niewygodnie. A, no. Ręka mnie boli. Discorda, bo ręka boli. Ale w ogóle teraz robimy jakoś mniej... Tak strasznie szybko pojechaliśmy. No, chciałem tutaj trochę pobudzić, bo już by pewnie zasypiacie, nie? To ja sobie zmienię auto, albo nie. Alex przez większość rozmów był wyciszony, tak? No właśnie, bo ja go wyciszyłem, bo na początku to ja słyszałem sam siebie z jego mikrofonu. Ja przez jego... Ale jakby... ja nie wiem dlaczego, ja nigdy przegłosu nie mam. W życiu nie miałem przegłosu. No, domyślam się, ale... Było słychać. Naprawdę? O, to dziwne. To nie wiem. I cię wyciszyłem od razu, nie? Ej, stwierdzam, że inaczej zmienia się, inaczej jest dźwięk zmiany biegów, gdy masz zmianę biegów ze sprzęgłem. Jest inaczej trochę. Ten dźwięk jest inny. No ja tam nie będę mówił nic. Chyba, że ja się zmieniam te biegi. Dobra, ja zawsze przypisałem. No tu jest 160 przecież, autostrada, ludzie. No ja ej, jest nas, ile nas tu jest? Powolny widzę, Mateusz. Ja jestem. Kto tam? No ty to wiem, że jesteś. To już trzy. Jezu, gdzie ty jesteś? Z tyłu, gdzieś ja poczekam na ciebie. No jazda zgodnie z przepisami. No ja też jechałem 140. Jezu, dobra, raz, czekaj, raz, dwa, zielonych liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery osoby, czyli wygląda na to, że mamy full skład. Teraz już nikogo nie zapraszać i mamy elegancki zlocik na koniec przejazdu. Kurde, farta miałem, że tego disku.
No jak ty go odkryłeś? W ogóle jak ty dołączyłeś na Discorda? Nie, szybko wszedłem na twojego Twittera. Przez Twittera na co? Na ty co? Twittera no, używasz? Nie, Jezu, nie na Twittera, tylko czy tam na coś twoje weszłem. Znaczy, no, wszedłeś, no. Na Facebooka. No. I na Facebooku był link do Discorda. Aha, to ktoś się udostępnił, dobrze. Ja muszę też taki link permanentny dać, żeby tam więcej osób... Tutaj przydałby się na Discordzie też taki bot... No mów komplet. Musisz dalej, bo to mówi wiele osób, się tu pyta nawet na czacie. Ja też mówię tu z Stepanem, to ogarniamy to niby, ale to i tak, wiesz... No. No nikt po prostu, no to szybko czas leci i widzisz jak to wie. No, czas leci, kurde. Ale... Poczekaj, Alex, mogę ci przerwać? Wiesz co? Trzeba by stworzyć tutaj takiego bota, który by wywalał ludzi, którzy są nieaktywni, nie? To tam pisaliście na czatel dzisiaj. No. Dobra, to ja mogę go znaleźć. Może ci przyślę go. Nie, no ja mam adminkę od tego. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale głównym administratorem jest dziewczyna na Discordzie. A ja nie ja się dowiedziałam dopiero ostatnio. To tak naprawdę, a ona już od kilku lat moderuje i to tworzy tutaj wszystko. Albo nie, to tak jak w tym, we Władcy Pierścieni, to co ten? Co ten rycerz, który zabił wszystkich, to była kobieta się okazało. Albo jak w tym, czekaj, gdzie to była jeszcze kobieta, co zabijała? Nie było czasem nie wiem była, jak się... A, ja oglądałem. Oglądałeś to? Jak ty to oglądałeś? Znaczy jakoś tam... Znaczy, no, jakoś to obejrzałem. Nie tłumacz się. Aaaa, widzisz. Piracie jeden, ty. No ja też oglądałem, no przyznaję się. Serwery proxy, tutaj VPN, VPN i udało się. No czekaj, bo my tu zawracamy, co jest? Ja mam tutaj ogromny promień skrętu, jak tak wolno jadę. Ninja.pl 2, zostajesz pozdrowiony za fajny nick. Wręcz, dzięki za traskę. No pewnie, że tak, kurde. Szkoda, że tu na czacie tak cicho siedzisz. Ja cię już tu podgłośniłem na 200%, no. Nie no, tutaj młody... Znaczy nie, ciebie Alex nie musiałem podgłośniać, tylko wręcza właśnie. Ciebie dobrze słychać. Ktoś został wywalony, albo... Aha. No na razie ciebie jeszcze nie wywalam, spokojnie. Nie? Ale ja nie chcę, że ja nie mówię, tylko mówię, że ktoś został chyba wywalony albo wyszedł. Ale nie, bardziej no to... Nie, wyszyłem, a nie, wszyscy są. Wszyscy są, jest okej. Ile osób w ogóle jest? No, 6 osób. Jej, dużo. Może później zrobię więcej slotów na tym kanale, nie? Ja nie chciałem, żeby ja tu był bałagan. Tak. Słuchaj, Alex, ja myślę, że ty zajmujesz tak ze 3 sloty tutaj na tym Discordzie, na tym kanale. Naprawdę, bo ty jak za 3 tutaj opowiadasz historię. Ja naprawdę sobie po prostu gram. I to tak jakbyś ty sprowadził tego streama. Serio. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie no, dobrze, że mówisz, o to chodzi, tak? No chciałem z wami porozmawiać. Ale tam Ale co, nie wyszło? Co nie wyszło? Wszystko. Co się stało? Opowiadaj, no. Co się stało? Znaczy po prostu nikt mnie nie oglądał i tyle. No to na początku zawsze tak jest. Zawsze znaczy, tak jest, no. No to ten kanał nie przestałem nagrywać, bo stwierdziłem, że tam... Dawaj, zakładaj kanał, wrzucaj dobra, filmy i zobaczysz. Dobra, będzie Alex po roku Freeze będzie zaprosić cię do ekipy. Mówię po ci. Roku... No spokojnie. Ja powiem, że ja go zapraszam do mojej ekipy. No, bo właśnie, to jest dobre podejście, o. I Verso będzie twoją dziewczyną. Nieważne, że tam starsza, co z tego? Nie, to już nie, to już przesada, nie, stop. Ale Verso chyba zmienia chłopaka, nie, czy nie? Zmieniła już, tak? O, czekaj, Glock, ja cię muszę podgłośnić, bo ciebie strasznie słabo słychać no, też. No, ja też muszę, czekaj. A w ogóle spojrzę na czat, co tam. Zobaczmy. Już, o, podgłośniłem. Spróbuj, Glock, coś powiedzieć. Alex Express, znowu ktoś napisał, że Alex Express. Słabo cię słychać, Glock, wiesz? Czekaj, ty jesteś Glock. Już cię podgłośniam. Dobra, podgłośniony. Spróbuj coś tam naklikać z tym mikrofonem i zobaczymy.
GTR-a wziąć. Właśnie nie mam chyba tego Nissana, bo chodzi ci pewnie. A, chodzi ci o tego start. Nie wiem, o którego ci chodzi w sumie. O Jezu, my. A nie, tu jesteś dalej. Czy GTR to pewnie R35. A dobra. No, o piątkę mu pewnie chodzi. Jaki... Po mieście. A co byś zrobił, gdybyś zobaczył taki konwój drogich aut jeżdżąc powoli w mieście? Zdjęcia. O, a w ogóle ostatnio wychodzę z kolegami na osiedle. To, no. To nie jest tak, jak mówi, że Jakub czarodziej, że na przykład, że teraz dzieci w ogóle nie wychodzą. Prawda? No. Na przykład taki, ja wolę sobie wyjść z kolegami na dwór niż siedzieć przy kompie. Co ty? A gracie w kosza? Nie, kosza nie gramy. Nie, a w co, co robicie na dworze? My robimy różne rzeczy. Znaczy, jak się u was mówi, na polu czy na dworze? Na w Kołobrzegu to chyba na dworze, nie? Na dworze. No, właśnie, na dworniacy, na kurde. O Jezu! Na Podlasiu! Krakowiacy tak mówią i w Białymstoku te... Cześć, nie w Białymstoku, w Bielsko-Białej. W ogóle, bo my tędy jedziemy. Gdzie ty tam pojechałeś? No tutaj słuchaj, jedź tak jak wszyscy, mówię ci. No dobrze, to się wrócę. Ej, Lucek. Tak? Bo ogółem wy już jedziecie prawie 3 godziny. Dojeżdżacie do końca i w drugą stronę. No w drugą stronę musimy jechać chyba. Do jutra będziecie jechać. Znaczy tak, teraz osoby, bo tutaj ktoś pisze, co to za propaganda, w domu tak. Siedzieć. Może osoby od 13 roku życia mogą wychodzić teraz bez opiekunów na zewnątrz. Alex ma 21 lat i on sobie może wychodzić. Nie mam 21. Nie będę mówił. Oj tam! Mogłeś powiedzieć, masz. No, nieważne, no to jest internet. W internecie też nikt nie wie, że jestem psem. No. Ja chyba teraz zdobędę ikonę, bo tyle panów się na. Ktoś tutaj komuś duprzota strzelił. Co wy macie? BMW? Co to za BMW? Rajdowiec jakiś, ty. Ale patrz, jakie BMW ma, ja nie widziałem takiego. To jest M4? Co to za różowy, ognisty Tymo? Ja ostatnio widziałem gościa z ikoną, nie wiem, nie pamiętam, chyba 60 tysięcy, coś takiego. Nie ma takiej. Jest tylko 9 tysięcy maksymalnie. No, 9 tysięcy. No, jakoś mega dużo. No. Ale ty, ale tutaj, tu Mandaloriana oglądałeś, w Polsce go nie ma. Tutaj ikonę 60 tysięcy. Tu kanał na YouTubie miałeś, potem znaczy nie miałeś. 60, znaczy nie 60. A potem na film na kanale, wróciłem. Wróciłem. Alex ten. Później jeszcze film pełnometrażowy nagrałem. Powrót. Dawaj, nagrywamy film pełnometrażowy, że wróciłeś na YouTube. Ja bym horror nagrał bardziej. Na przykład nie wiem. My tam jedziemy. Ja sobie tak wyobrażam, że czasami ty jesteś taka gaduła, że sobie tak wyobrażam, że twoja mama czasami tak już nie chce z tobą rozmawiać. Pewnie jak byłeś jeszcze młodszy, to miałeś bardzo dużo pytań o wszystko, tak coś odczuwam. No, to prawda, tak to prawda. I twoja mama mówi, masz tu telefon, graj. Nie, to tak nie było. Okej, okay. Nie no, żartuję oczywiście, no, nie bierz do siebie, ja nie tylko. Ja telefon dostałem w wieku 9 lat. O, bardzo słusznie. Idziemy. Dobrze jedziemy, dobrze jechałeś. Znaczy, bo ja mam zaznaczony ten dom i to jest zupełnie inna droga. Siemaneczko, Wiśnia, co tam u ciebie? O, to witam. Ja nie wiem, czy to ta wiśnia, co trzeba. Glock, słychać cię, tak, teraz cię słychać, no. O, słychać cię, no ja cię podgłośniłem i jest git. Ale naprawdę, ja bym ci wysłał te screeny z gita. O, teraz Glock przesadziłeś z tym podgłośnieniem. Słychać teraz Alexa, wiesz? No, przegłos jest. Pogłos, przegłos, rozgłos, wszystko. Rozgłos to się zbiera w tym. Rozgłos to ty będziesz miał zaraz. Tak, są punkty rozgłosu w Rainbow Six. Jezu, my tak niby, że powoli jedziemy, ale my się spędzamy coraz bardziej. Nie no, stówką jedziemy. Ja jadę 120 jakoś. O, no to dobra, mandacik trzeba wkleić. Ja muszę w końcu coś zmienić. Ale masz maskę na twarzy? Mam. A, to nie będzie mandatu. Możesz jechać nawet 300. Dobra, do jazdy. Nie, no możesz jechać, no. Ja nie będę.
dojechał tak szybko, bo... Tak, to ten Wiśnia. Wisił, tak? Z Gdańska, dobrze mówię? Dobrze pamiętam? Bo nie wiem, czy taki nick miałeś. Nie, to chyba nie ty. A propos tej termowizji i noktowizji. No, to jak to jest? Znaczy, ja nie mówiłem, że w tym Modern Warfare wspólnie, no. Tak, to zawsze jest tak, że noktowizja to widać w ciemności. Tak. A termowizja to jest, że widać wszystko tak na jakiś tam... No układach, wiem o co chodzi. I widać termo, widać temperaturę. A tak. Nie wiem, jak to jest w tym Modern Warfare. Ale w rzeczywistości też tak jest, nie tylko w grach. Tylko akurat w Modern Warfare jest tak, że jak ktoś weźmie sobie takiego skilla zimna krew... Ja wiem, ale ja nie mówiłem nic o skilla. Jeszcze go nie mam odblokowanego. No dobra, a czekaj, bo ty grasz w Warzona, nie? No tak, no przecież zacząłem. Mówiłem, że nie steruję. No dobra, no, dobrze, no to jedziemy za ludzi. Świętuję to. Ale a dobra, czemu wy tam? Tam wam pokazało, żeby zostać, czy jak? No tak, tam mam jechać według... Słuchaj, ty jesteś gwiazdą, ja tu jakąś koronę widzę na mapie. Co to jest? Jedziemy tam zobaczyć, co to za korona? Ja bym nie szedł do korony, nie wiem jak ty. Dobre. Ja bym się bardziej korony bał. Właśnie ty, ta gra powinna być zbanowana. Powinni teraz kierowcy mieć maseczki. No mają przecież, dzisiaj jechałem rowerem, to widziałem, że tam mieli, nie? Znaczy kierowcy w grze tej. A ty nie masz? Bo ja mam. Mam, oczywiście, że mam, a jak? Wkręcasz. Nie wiem, co to za korona. Później to sprawdzę. Zobaczmy tą koronę, bo jestem ciekaw tej korony. O Jezu, przejechałem przez Ja tam nie jadę, bo nie jestem chyba odporny. Alex Express to będzie moja seria. Wiem, że... Spoko, Czekuś, dzięki. Ej, masz pozdrowienia od takiego... Często donatującej osoby. Ej, a ja wiem, no ja go widziałem już kilka razy, jak go wstawał. No to powiedział, że cię pozdrawia teraz. O, dziękuję bardzo. I powiedział, żebym ci podziękował za to, że prowadzisz mojego streama. Ale ja nie prowadzę streama. Znaczy, no może prowadzę, ale tego nie... No... Dobra, bo tutaj jest, są doki. To mi jest parking. Ten taki fragment, na którym ostatnio gubiłeś policję w tym. O, czekaj, Alex, bo ja się muszę skupić. Gdzie tutaj jest parking jakiś? No właśnie masz. Nie, no to paskudny taki, gdzie to? Musi być jakiś taki zlotowy. Ja wiem, że... A to kończymy już? O, gnisty, kurde, znowu mnie zablokował. Kończymy już, czy jak? Nie, czekaj! Musimy się zaparkować, co ty? Znaczy, w tym sensie ten parking to będzie taki... No musimy jakiś ładny taki znaleźć. Ja bym chciał właśnie zrobić screena sobie. Aha, no to potrzebujesz brzydkiego parkingu? Znaczy, jakiegokolwiek. No to jedźmy na ten, na jakiś brzydki parking. A tutaj w lewo, na tej pętli. O, no i w lewo tutaj, właśnie, no. Jezu, podoba mi się to, że ten, na YouTubie są bardzo małe opóźnienia w tym streamowaniu, naprawdę. O Jezu, no, gdzie wy tam pojechaliście? A ja jeszcze robię restream to tam jeszcze jakieś dodatkowe są. Fajnie to wygląda. A kiedy będzie taki kolejny live? No wiesz co, ja nie wiem, chyba będziesz musiał przyjechać ty tutaj, no tu jest dobrze, tu jest dobrze. Ale fajnie tutaj. Ja nie wiem, jak wiesz co, no kiedy będziesz miał czas, bo... nie wiem... Znaczy, ja nie będę ci narzucał, ty masz robić, tylko kiedy no. Ty to robisz, ogólnie tak. No, wiesz, kiedy będziesz miał czas, bo ja tutaj to tylko odpowiadam na twoje pytania. Kiedy ja będę miał czas? No nie no. Wiem, ja zawsze tak po południu mam czas i wieczorem. Czyli wieczorem, no dobra. Znaczy, w sensie mówię o datę się pytam, a nie, że... A, dobra. Nie no, wkręcam cię. Wiesz co, no... Zobaczymy, no. Mam nadzieję, nie wiem, czy wam się podoba taka jazda, że jedziemy 3 godziny sobie przez ten... Rozmawiamy sobie tutaj ten... Alex, podoba wam się coś takiego? Że tam sobie jeździmy tak na lajcie? Myślę, że tak fajnie by było się ustawić w takim półkolu. Półkolu? Za mało nas jest. Tutaj ziomeczki fajnie sobie stanęły. Powolny i
Kamar, ten co ci się podobał. O, to tutaj sobie zrobimy taki zlocik. Ja bym chciał takiego screena sobie fajnego zrobić. No to zaraz zrobimy, spokojnie, tu będę stał jeszcze trochę. Poczekaj. No to jak z tym kanałem, jak na... No co, nazwę musisz wymyślić. Nazwę to... czekaj. No pomyśl, ale ja nie umiem nazw myśleć. Nie umiesz? To jest generator nazw na w Google'ach, możesz sobie wpisać. O Jezu, nie, to a ci coś wymyślą. Ale weź tam... Alex, żeby był człon, powiedzmy tam Alex i już. No to coś się ogarnie. Aleksus to nie. Gdzie to takie damskie? A może jest to Alex? Może ja sobie nikt zmienię na YouTubie. Może ja po prostu wezmę Alex? Tak po prostu Alex? No jeszcze Alexa nie ma na YouTubie. No właśnie. Na pewno nie takiego. Może tak jak były reklamatyskie, to będzie Alex z Polski. Nie no, gdzie on będzie piwo reklamował? Co ty? Ale nie mówię, że piwo, tylko takie konto. Ja muszę się. Słuchaj, musimy założyć ten kanał. Nie ma żartów. Na pewno? No gdzie ty się tu wpychasz? Ej! Tak to kanału nie wystartujesz, jak będziesz widzów tak szanował. Przepraszam, nie chciałem, ale ja muszę znaleźć dobre miejsce. No szukaj, gdzie ty przodem parkujesz? Spokojnie, spokojnie, no. Tak parkować, to jest hardcore, ja mało gram. Alex Max, ktoś ci wymyślił. Marcin. Nie, ja nie mam. Ja bardziej Krzysztof jestem niż Max już. To ty masz na imię Alex czy Krzysztof w końcu? Znaczy mam na drugie imię, tak. Na drugie masz Krzysztof czy Alex? No Krzysztof mam na drugie. Czekaj, ja sobie zrobię tutaj zdjęcie. Dobra, no to już wiem jak masz na imię chociaż. Dobra, ja też sobie robię zdjęcie, co? Myślicie, że nie? Janusz Stonoga, ktoś ci wymyślił. Ej, ktoś tu wyjechał do przodu bardzo tym McLarenem. Co to się dzieje? Zobacz. No nie wiem, zaraz musimy tu bany odpalić chyba. Ej, ale wiesz co? Do tyłu. No ten ziomek. O, dobra, jest, ktoś rozmawia. Wjechał do tyłu, ziomek? Wjechał, dobra. A tutaj dziwnie jest trochę, jak robię zdjęcie, to mi się... Czekaj, live zdjęcie. A, dobrze, teraz chyba jest. Nie, ktoś zniknął samochodem znowu. No, ktoś zniknął, dwie chyba. Dwa samochody zniknęły, ale nie, czekaj, tutaj widzę. To ty jesteś tym McLarenem? Cześć, po prostu nie. Musi wyjść z trybu ducha. Nie może być w pauzie albo w wyborze samochodów. O, dobra, teraz ty chyba jest okej. Okay. Teraz jesteś? Ciebie, Alex, nie ty widzę. Jesteś? Dobra, to ja poczekam, aż wy zrobicie sobie zdjęcia, bo wygląda na to, że jak ktoś jest w trybie zdjęciowym, to nie widać, no. Dobra, ja już zrobiłem. To będzie pamiętny stream. Albo jeszcze jedno się zrobię. A masz konto na Facebooku? A czekaj, no to weź, teraz możesz ten. Nie mam. Jak to? No coś mówiłeś, że na Facebooku znalazłeś powiadomienie. Nie, bo ogólnie to ja wszedłem bez konta. A, taka sprawa. Tam ci cały czas załóż konto. Aha, no ja po co tak? Po co zakładać? Daj spokój. Przelałeś no tak na Facebooku. Ja Instagrama i tam obserwuję Trevora Hendersona. Pewnie nie wiesz, kto to jest. To jakiś drifter pewnie. Nie. Ja tak. A czekaj, to nie jest ten z GTA? Trevor? Nie, Jezu. Znaczy, dzięki, tak czekuj za donatik. Nie, Trevor Phillips był z GTA. A ten Henderson to jest taki artysta, który robi takie fajne, straszne prace. Bo nie straszne? Mówiłem, ale ja lubię horrory, czekaj. A mówiłeś, jakie oglądałeś już? Wiesz, ja ci teraz... Dobra, weź teraz zrób zdjęcie, bo... Nie mogę, bo ktoś tutaj Mazdą RX-7 wypadł. Zaraz się zsunie. Zaraz się chyba zsunie, no. Już grzeje tego fałteka, ale nic nie idzie. Na pewno tu tylko, trudno, to nie quattro. Ale lepiej mieć Mazdę niż 3-0 na masce. 4. Dobra, spróbuję poprawić tego skina w edycji. Chociaż nie wiem, czy mi wyjdzie. Jakiego skina? A tego! Czekaj, trzeba sprawdzić na czacie, czy się podoba. Wankla! Ja powiedziałem fałtek? Chodziło tak, mi o Wankla. Tak, powiedziałeś fałtek. Jezu! Czekaj, a chcesz ten? Czekaj, bo ja chcę sprawdzić, czy widzom się podoba.
weź mapą, przyjedź i okrąż mój samochód i zobaczymy, czy widzom się podoba ten mój skin, który sam zrobiłem. Dobrze, za chwilę, tylko muszę poczekać, aż wszyscy się ustawią, nie? No coś musisz zrobić, Aleks, ja nie wiem, czy my będziemy się kolegować, jak będziesz miał takie malowanie. No, nie dam ci suba na kanale. Ale chwileczkę, ty się ustaw tu! No, ja jeszcze zdjęcia nie zrobiłem. A jeszcze nie? Ja już zrobiłem. A, no widzisz, bo niektórzy tutaj są na niewidoku i sobie robią zdjęcia, nie? No to poczekamy, aż wszyscy ten... Ja już jestem widzialny. Dobra, a może Boxdel, taki nick na kanale? Nie, to już było. Zajęte, nie? Ej, to dobra. Ja czuję, że po prostu Aleks będzie to najlepiej. To weź zrób zdjęcia, a ja Dobrze, już robię. Dobra, jeszcze raz, ostatnie pytanie, ten. Jak mam się nazywać? No, wiesz no, mama ci wybrała. Chyba. Aleks? Nie. Ale mi jest głupie, że powiedziałem, że to jest Fałtek. Czemu tak powiedziałem? Oj, Siema, to też zły pomysł. O, siema, Alan. Dobra, dawaj siatkę. Jezu, ja siebie słyszę. Czemu siebie słyszysz? Streama odpaliłeś? Aleks mówi po ludzku. Znaczy, no tak, bo... Zajebiście jest siebie słyszeć, nie? No, trochę z tobą. Tak, słucham, kto tam mówił? Domek, tak? Dobra. Ja teraz ciebie słyszałem, jak... Poczekaj, Aleks, poczekaj. Bo będziesz miał jeszcze chwilę. Moment. No, co tam, Domek? Pytanie, subnąłbyś mi kanał? Mam 30, tylko... No pewnie. Donata ci zostawię nawet. Ja patrzę, Aleksis Crew? Nie, to że ten, to nie dla mnie. Instagrama mogę ci subnąć. Chcesz Instagrama, żebym ci subnął? Ale Cross nie. Crossa nie zrobimy? Nie, bo Cross już zajęty jest. Cross już zajęty, no Aleks, trudno. Aleks, ludzka? Nie, to... Nie, no tak nie można. A bo ty teraz Aleks, na czat... Nie, Aleks, patrz na czat, bo oni tu brzydkie rzeczy mówią. Patrzysz? A, dobra. Nie, to zły pomysł. Dalej, kolejny. Ja po tego zdjęcia, co teraz tam robisz, to ładnie właśnie po prostu wyglądało. Aleks, po prostu tym, Aleks, jestem za tobą krzywić. Właśnie nie wiem, jaką to wybrać. Poranek, tak? Nie, no, krzywić. No, tam miałeś koło 9 godziny. Fajnie to w miarę wyglądało. Ale ja nie będę tylko Aleks... Nie, to nie. No, w sumie. Nawet właśnie siódmy. Albo zdrowy i mgłę Aleks, mówisz, żeby... Zdrowy Aleks, nie. To... Nie tyle co mgłę, tylko zachmurzenie. Ludzki Aleks. Chyba częściowe. Żeby nie było takich cieni mocnych, o. Nie? Aleks, nie, to widziałem. Nie, tylko właśnie częściowe zachmurzenie i to tak... Mordzisz, ciekawie te chmury Aleks, wyglądają. Aleks Sport? To może też będzie serio. Aleksis? Nie. Aleks Sport i będziesz tam z kolegami na tym... Jak to gdzie ty byłeś nie, tam z kolegami? Nie, będę komentował. Dobra, ale ten, ale jest... komentował. Ale było na przykład Aleks mówi po ludzku. Po prostu Aleks taka nazwa... Nie, no gdzie? Nie. Po prostu Aleks jest... Łapy precz, ej, od mojego niku. Co jest? Ale Aleks mówi po ludzku to takie trochę... Wiesz, no. Aluzja do tego obecnego live'a. Nie, ja nie mówię tak. Aleks, nie mówisz po ludzku w ogóle. Aleks Motosport to będzie serio. Kleks! Chciałbyś mieć Kleks? Nie, to się źle kojarzy. Aleks Cebula to nie. Aleks po prostu... To może być po prostu Aleks, no chyba. Dobra, Aleks... co ty masz za malowanie? Dead Sec? Dobra, kojarzę to. Teraz nie, proszę pisać po Aleksie. Słuchaj, jak będziesz tak montował filmy jak to malowanie, to chyba nic z tego nie będzie, naprawdę. Znaczy... Ja i tak nie umiem. Musisz się poprawić, no. Słuchaj, ja ci pokażę parę sztuczek, ale to... Spróbuj ten editor, on jest... Musisz być lepszy ode mnie, żeby coś zdziałać, no. Już mam Alex mam na Ubisoftie, więc Ale 4. No dokładnie, czekuj, dzięki za donate. O! Na komentatora to się nadaje. Dziękuję bardzo, czekuj. Dobra, Akademia tu mamy... Aleksa, to nie. Tak. Fajne tam w sumie zdjęcie wyszło w Vegas. Podobał mi się ten twój pomysł. Fajny był z tą drogą W. Aleks Minecraft, o nie, nie, to nie. Może będzie serio, nie wiadomo. Grałeś w Minecrafta? Grałem. Aha, tego się spodziewałem. Znaczy, a kto nie grał, nie? Ja nie grałem. Naprawdę? To nie, no grałem, ale nie umiałem nic tam budować. Nie, to złe.
ludzki Alex, to... Nie no, gdzie? Ej! No to ja tylko Alex ja na wiki, jak ktoś napisał. To może będzie seria z ludzkiem. No może być, no czemu nie? A młody Alex... Nie. Słuchaj, jak ja dzisiaj wieczorem puszczę mojej dziewczynie tego zapis z tego streama, to ona nie pójdzie spać, ona będzie cię cały czas słychać, bo ona lubi takie rzeczy. Ona lubi, jak ktoś tam gada, ona zasypia do takich tym. Nie jestem cichy. No właśnie, ty nie jesteś cichy, to nie pasuje, jak? Alex S? Alexes? Nie, to nie. A czekaj, ja sobie w sumie tu przewinę, powtórka, i zobaczymy. Sony.pl? Nie. Rex, Alex, o teraz nie czytam czegoś, tu ma wykrzyk. Okej? Alex Turbo. Nie czytaj, nie wszystkich nie możesz czytać. Musisz się tego nauczyć. Ja wiem, no ja nie będę, ja będę... Absolutnie. Ja nie czytam z wykrzyknikami, to jest pierwsza rzecz. No i z dużymi literami też nie możesz czytać. O, no, to nie, nie można tak. Ale ładne zdjęcie zrobiłeś, widzę teraz. Tam miałeś też właśnie fajny kadr z tym bolidem. Nawet się fajnie kamera wtedy ustawiła. No ten bolid to jest taki najpiękniejszy z tych wszystkich samochodów. Ale w ogóle ciekawe, jak zrobimy to pomalowanie, muszę powiedzieć, jak fajnie ono się trzyma kształtu i designu tej... Tak, tylko wybrałem takie opony właśnie, takie bekowe. Komentator, to będzie serio, na pewno z czegoś, nie wiem. Ło, ale fajnie zrobiony. Widziałeś? O, koń. Ktoś napisał na czacie na YouTubie, Lucek, weź go wywal. Nie? Mi się nie spodobało, że Alex tak gada. Czemu nie? Nie wiem, mnie się nie pytaj, widzów swoich się pytaj. W ogóle ty... Właśnie, teraz miałbyś fajny kadr i spróbuj z większym zoomem, no dokładnie. No. No. Już o tym pomyślałem. Co myślisz o tym, Alex? Bo na tym ujęciu to ja byłem ja? A, zaraz sobie. Bardzo fajnie. No najważniejsze, że ty byłeś na tym zdjęciu. A ja nie jestem chyba na tym zdjęciu. A nie macie... A nie ma twojego Mercedesa? Nie ma. No to jedno będzie bez ciebie, dobra? No jedno niech będzie beze mnie, a co? No dobra. Plus 16. Przepraszam za mikrofon, nie mam dobrego. Spoko. Ej, a w ustawieniach jeszcze tych zdjęć próbowałeś na przykład obniżyć jasność, a zwiększyć ekspozycję? To zły pomysł. Bo to wtedy daje taki lepszy kontrast. Trochę tak, tutaj mam trochę zwiększoną, więcej chyba nie trzeba. Tylko wiesz, tutaj bardzo słabe detale są akurat. Panie El Profesor. O, ty z nami grałeś. Brzydko to wygląda. Aventador fajnie wygląda. O, witam panie... Aventador to chyba jakiegoś... To jest jakaś replika. Aleks, youtuber. Nie, takie kreski były porobione. Tylko nie na fioletowo chyba. Czy na fioletowo? Chyba na fioletowo, tylko to nie wiem, czy to był jakiegoś DJ-a, rapera, czy jakiegoś boksera. Adam jakiś tam, o, Majster Alex. Najlepszy majster był Alex. Chwyciły młotek? Nieludzki Alex. On właśnie napisał, Aventador KSI. Właśnie nie wiem, kiedy. KSI, tak? To jak KSW prawie. Jogi napisał. Nie, to mnie brzydko piszą. Aventador KSI. Ładnie ci piszą, nie przejmuj się. Na początku zawsze tam brzydko piszą, potem już fajnie piszą. Zawsze znajdujemy jakieś hejterzy, pamiętaj. Ale Turbo ziomeczek? Nie, to nie, to nie, za długo. Podoba mi się ta M4 taka. Próbuję tak zasłonić nią. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie cię hejtował, ale nie możesz się poddawać, musisz iść do przodu cały czas. No na pewno. Graj za Aleksem? Co? Nie, nie. Zobaczmy, kto będzie... Słuchaj, no widzowie ci mogą pomóc, ale... Wiesz, wiem. Widzowie wszystkiego za ciebie nie wymyślą, no. Ja wiem, no to teraz... Dobra, teraz zrobimy mały... Kto ten? Kto napisze najlepszy ten? Alex, pozdrowisz mnie? Nie, nie... Nie, ciebie nie. Masz głupi nick. No właśnie mówię, że kto napisze najlepszy nick, ten dostaje, Alex Freestyle, ten dostaje pozdrowienie ode mnie. Dostaje bombę na twarz, ma najlepszy nick. Alex Gaduła, Alex The Crew 2 to będzie seria. Więc dostajesz pół pozdrowienia, Dominik nie przeszedł dalej. Pół pozdrowienia? No to tak, może byś się zgodził na pół pozdrowienia, no. No bo nie bądź jak taki. Będzie, jak nazwa serii, no to wtedy pół pozdrowienia. Muszę wyblurować, bo tam nie ma detali w ogóle. Ale... Nie, to blurem masz właśnie tutaj. O.
Wiesz co, jeszcze do tego kadru mógłbyś na przykład lekko obrócić samą... Siema. Zrobić lekki obrót, ale to tam mniejsza. Co ja się będę uczył robić? Nie chcę tych... wyciąć tam tych autek z przodu też. No ja wiem. Wiesz, jak się nazywam na Discordzie? Zrobię kilka, potem się wybierze najlepsze. Muszę tak zrobić, żeby mojego auto nie było widać. Fajna ta BMW. Nie dostaniesz pół pozdrowienia. No. Aleks, ty lubisz BMW, czy nie lubisz? Ej, ja się na autach nie znam, ale... No, nie wiem, no, nawet. W sumie lubisz, nie? No. No, zależy jak na to patrzysz. Aleks, kocham. A czym już jeździłeś? A nie wiesz, bo ty się nie znasz. Jeździłem na pewno tym. Jeździłem Mercedesem, jeździłem Citroenem, Jak? A, no nie, dobra. Nie wiem, nie wymienię. Nie będę cię pytał o nazwy, nie, no bo tam... No wiadomo, nie każdy tam zna się na ja tych samochodach. Ja nie pamiętam, bo ja bardzo dużo różnym... Aleksander sobie. Wielki, proszę bardzo, jaki piękny nick. Pączek ci wymyślił. Cześć, to by pasowało, fantastycznie. Aleksander Wielki. A pod spodem też jest Alex 16 cm. Pączek. Czekaj, no. Aleksander Wielki, człowieku, ale byś miażdżył YouTube'y. Potem Omegle, live'y z Omegle, rozmawiałbyś z dziewczynami tam, takie nie. rzeczy, no człowieku. Wiesz, grałbym na pianinie może, bo ja ogólnie... Aleks, bo ci ludzie Q&A robią na czacie. Pytają, no właśnie, no, jasne, no, czekuj, no, dzięki za donate. O, to ja też bardzo... Jezu, czekuj, ile ty donate'ów daję? Słuchaj, on jest z Dubaju. On tutaj lubi sobie oglądać Polaków na streamach. I on tam zapraszał mnie, żeby Bugatti pojeździć. Ale... Aha, okej, nie będę czytał twojego niku. Czemu, ma brzydki nick? Znaczy nie, za to co napisał. Panie Szymon, po prostu Aleks może być. Ale nie, ale no tak, ale wiesz co, nie pozdrawiam cię tylko dlatego, że mówiłem, że bez znaczków i wykrzykników. O, i to jest to. Bez znaczków, bez wykrzykników, bez dużych liter, to też trzeba powiedzieć. No to też. Aleks Pogromca Ziemic. Nie, Aleksander Wielki to nie, był no git, bo to się fajnie kojarzy. Później ktoś szuka kanałów historycznych i wyskakuje. A tam wyskakuje taki Aleks. Dzisiaj zagramy sobie w GTA. Bo pokażę wam alternatywną historię Michaela. Jezu, nie, to nie dla mnie takie opowiadanie historii, której totalnie... U Aleks. Które opowiadam przez łatwo i nie powiem. Ej, fajnie się tutaj jeździ, tak powoli się w dekru fajnie jeździ na kierownicy. Ja teraz nie. No, do ścigania się, to tak jak ci mówiłem, do ścigania to tak średnio, ale to takie jazdy swobodne i tak gierka w miarę. Panie, jak masz skin. Niku i nie dostaniesz pozdrowienia. Jeszcze można by shaderę tutaj wgrać jakieś, żeby to trochę lepiej wyglądało. Może by się... Nie wiem, czy się da. Pewnie się nie da. Ale to już było. Znając, czy to jest gra jakaś, wiesz, MMO. Ale to będzie seria. Nie, Shadele, w ETS-ie. A, w sumie. Nie, czekaj, nie, to będzie nie wiem, jak seria GTA tego, tam no, to wyglądało. W GTA się chyba wylatywało z banem. Chyba tak, ale no. GTA 10, nie. W Eurotracku działa to. No ale tam. Nie wiem, czy komuś zależy na tym, żeby jechać 700 km na godzinę. Aleks, to woli. No i co, Alek, zakładasz ten kanał, czy nie? Widzowie ci pomogli z wyborem Aleks. Nazwy? Chyba po prostu Aleks, to będzie chyba najlepsze. Albo nie, wezmę ten Aleksander Wielki i napiszę, że ten, no. Czyli Aleksander Wielki, to jest tak, moim zdaniem najlepiej. Panie, musisz sobie tak, takie zdjęcie na awatara zrobić, jak wiesz, coś na takim piedestale. Nie wiem, tam może w osiedle coś takiego na osiedlu u siebie coś takiego znajdziesz. Dobrze, panie... Koledzy ci zrobią. Zdjęcie i masz. Nie no, ale dobra, już tam żarty na bok. Naprawdę mówię ci, że masz potencjał na to, żeby prowadzić jakiś fajny kanał. Ja bym oglądał twoje filmy, naprawdę. Opowiedziałbyś tam historię jakąś. Co ci powiem? Vlogi może nagrywaj. A nie, vlogi to za wcześnie jeszcze. Tam deskorolki te jeżdżące, to nie dla ciebie. Słuchaj, gry, to jest twoja broszka. Bierz ten temat jak swój, ogóle, naprawdę. Drzewo live. Myślałem,
się wszystkim rozmawiał z kolegami. Ta, ja do teraz Facilati, dopiero moc. O oh je! Yeah. Dobrze, czekuj. Ja teraz poczekam chwilę, widzowie znajdą nowe pomysły. Aleksander Wielki Ben jest jakby teraz na pierwszym miejscu, ale zobaczymy, jak ktoś to przebije, to ten. No dobra, no. Czekaj, weź się zatrzymaj, to ja z tobą też pojadę. A gdzie ty chcesz jechać? Znaczy w tym sensie, no wiesz. Ha, nie, powoli. A to wy się teraz wracacie z powrotem do Seattle? Nie, a wiesz, nie, nie. Słuchaj, ja rozmawiam z Aleksem, nie w tej sesji. Nie, bo ja nie jestem na tej sesji. Ja sobie i tak pojeżdżę. Dobra, ten, no, to chwileczkę sobie tak pojeżdżę po prostu. I może widzą, przyjdą nowe te pomysły. Warta mam, że akurat na tym live'ie trafiłem na Discorda i stałem się sławnym, brutalny. Pierwsze co, to musisz nagrać film o tym, że Verso zerwała z Freezem. I że masz screeny. Nie, to ten film... Słuchaj, ja ci zrobię te screeny, nie ma problemu. Cześć, ty mi zrobisz screeny z prawdziwego życia? A myślisz, że skąd te screeny w internecie się pojawiły? Przecież oczywiście, że ktoś się zrobił. A to nieważne, czy oni zrywają, czy nie. Ja możliwe, że to oni nawet nakręcili, że oni zrywają. Ja bym tak zrobił na ich miejscu. A gdzie ty mieszkasz? Ja mieszkam w Waszyngtonie. Naprawdę? O, to ciekawe. No, oni mieszkają na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Oni teraz są w LA. Ale ich nie stać, słuchaj. O, ich nie stać, oni muszą wracać do Polski. Skończy się pandemia. Oni nie wiedzą jeszcze. Pójdą do sklepu po zakupy. Zobaczysz, jak tam im zeżre. Chociaż oni tam chyba miesiąc są, już nieważne. Może już byli. Ale nie, oni pizzę zamawiają. Pizza jest tania. Ale zobaczysz, oni tam długo nie będą i zaraz do Polski wrócą. Nie no, mi się zdaje, że nie zamawiają pizzy. Dobrze, ja teraz zaczynam personalizować mój własny. Tak, malowanie musisz mieć... Słuchaj, jak będzie następny zlot... Jak będziesz miał brzydkie malowanie, to nie pojedziesz. Musisz mieć ładne malowanie. Ja kupię ten samochód, co ty będziesz miał malowanie na nim. I żeby było pewne, że to jest twoje. Jak będziesz miał słabe malowanie, to... nie jedziesz. A my będziemy... Ja specjalnie wezmę, zrobię trudne jazdy gdzieś tam po górach. Będzie zlocik. Żebyś żałował. Tak. Dlaczego? I jak ja nie zrobisz ładnego... No to się naucz, masz poradniki na YouTubie. Na tym polega praca YouTubera, on się sam uczy. A ty będziesz pokazywał pomalowania widzów? Może i tak. Muszę się zastanowić, no. Część pomalowań mam replik zrobionych, jakbyś chciał zobaczyć. Repliki? No, znaczy... Jeden zrobiłem wzorowany na autentyku, a pozostałe to były jakieś takie, wiesz, dokładne paski, czy na przykład całe logo Super Veloce na Lambo. Aha. I gdzieś tam, wiesz, jest w topce. A, i muszę zrobić historię z Photoshopa. Bo było w miarę wcześniej zrobione. No, to by było spokojne. Do pokusa zrobiłem pomalowanie rajdowe. Musimy z takiego właśnie malowania z Gumbala 3000. To też jest właśnie ciekawy patent. No. Mówię, na pewno coś takiego jest, The Crew, ktoś zrobił to. Właśnie, wiesz co, ja nie widziałem, ale kiedyś jak grałem ze znajomymi w betę, to żeśmy robili podobnego cruza jak teraz, na przykład tutaj na live'ie, i żeśmy się umówili, że mamy teraz pół godziny przed tym slotem, jazdą, robimy sobie pomalowanie Gumball. I wykorzystywaliśmy w sumie te paterny, co są w grze, te wszystkie napisy. I robiliśmy z nich sobie pseudo logo i jakieś tam pomalowania, no i był klimacik, powiem ci. No i spoko by coś takiego było. Ja mam tylko jednego kolegę do gry w to. Tak? Masz jeszcze jakiegoś kolegę? No tak, mam jednego. On jednego tylko? Wygląda. Znaczy, do gry w to mam jednego, ale tam... Aha, ale tak to masz więcej. To bogaty tak, jesteś. Tak, mój kolega to jest sąsiadem. Ooo, też z koło brzegu. Też. I teraz motorówki. Nie, no właśnie teraz motorówki przez te wszystkie rzeczki. Ej, możemy tak zrobić kiedyś, że będziemy tymi rzeczkami, motorówkami płynąć. No. Motorówkami tak 100 na godzinę max. No, na przykład. Pewnie, fajna sprawa. Już ktoś sobie fatkę robi. O Jezu, ja ten...
W ogóle ja mam nie tylko na samochód takie malowanie, ja mam na... Na motor też masz takie? Znaczy nie mam na motor, ale w tym sensie ja korzystam tylko z dwóch aut. Ale mam na przykład na motorówkę i na ten, na samolot też mam takie. Widzę, żeście się spoko. Też w ogóle dobrali, bo wszyscy macie samochody ten z silnikiem umieszczonym centralnie. No tak, w sumie nie zwróćcie na to uwagi. No to macie taki wspólny mianownik, tylko tobie jeszcze brakuje fioletowego koloru. No nie mam nic fioletowego. A już cię zmienił, zobacz, już wziął Challengera. Nie, fioletowego ja mam głównie zielony. Uganda? Nie wiem co to... Czekaj. Kurde, myślałem, że to coś innego będzie, a to jakiś misiek. Ech. Co tu jest, co? Let me show you the way. Aha, dobra. Ja myślałem, że to cycki. Inaczej to skojarzyłem, no ale dobra, może być i tak. Martwy. Już niedługo mam ikonę. Właśnie, Jakub ma nawet tego awatara, podpisał się, że to on. Aha. Aha, widzę, no. Widzę. No sorry, no wiesz, ja mam skojarzenia po prostu, no, taki już się urodziłem. Ej, a według ciebie co jest lepsze? Ta kamera, która była wcześniej, ta w domu, która jest teraz? Ta pierwszoosobowa wcześniej była lepsza, wiele lepsza. Ale jaka kamera? Poczekaj, bo w sensie, nie nadążę. W domu się kamera zmieniła. W domu? Ha, no to ta trzecioosobowa lepsza jest. Nie, no tak jak w GTA, nie? Nie, według mnie ta pierwszoosobowa jest lepsza. Nie. Ja wolę pierwszoosobową. Nie, co ty? A co, jak ci się... Jaką postać ty wybrałeś w ogóle? Ty tego czarnego nygera. Tak wziąłem. Ja miałem wcześniej fajną postać, ale musiałem zmienić, bo wszyscy musieli. Ja wybrałem kobietę. A ja według mnie wszystkie te postacie teraz były słabe. No dobra. Dlatego wziąłem kogoś, kto mam przypominać Frankina. Albo CJ-a. Czarnego nygera. Kurde. Okej, ja... Dobra. No dokładnie, czekuś. Za dychę wykupię sobie abonament na tym. Na to, na tym, co jest napisane, ty na Challengerze. Ej, to już ci przelał. No bo czekuj się lubi, tak, no co mu poradzę. No. Równie dobrze na czacie nie mogę pisać. Dobra, ten, no to Niki. Ale co Niki? No Niki już były, to jesteś Aleksander Wielki. No jestem, ale teraz teraz walczymy. No robimy ranking, nie? Musimy zrobić ranking. Tak. Słuchaj, ty się zastanów tam, w domu jesteś, nie? Zastanów się, zastanów się, co ty chcesz robić na tym kanale. No, ja może się... Ty grasz w Call of Duty Warzone. No gram, no mówiłem. Kurde, ja nie będę mógł stąd w tą grę grać chyba, bo ja będę cały czas sikał ze śmiechu. No to możemy w kodzie się jeszcze zgrać. I ten, na streamie. No. I zobaczymy, no. Ja myślę, że w The Crew fajnie dzisiaj wyszło, że jechaliśmy sobie przez całe Stany. Naprawdę, bardzo mi się to podobało. Powoli tam niektórzy szaleli, to od razu ciach! Banicja. Ale fajnie to wyszło, podobało mi się. Bardzo, dobra, bardzo ładnie. Przypomnę ci, żebyś może... No jak na pierwszą gierkę, to tak w miarę... Tak. Były tylko problemy z naprawdę. W miarę się udawało ludzi tasować. Pobawię się nim. Wymieniać. No. Jak, kiedy fajnie było. No. Jakie bym auto wybrał? Dobra, teraz tak, chyba nazwy sali mam, wszystko mam. Co? Tak, mam już wszystko, nick jest. Ja ci powiedziałem, jak będziesz miał brzydkie malowanie na aucie następnym razem, to ja co, dzwonię ja na policję. Blokaj. Wiem, gdzie mieszkasz, to będą sekundy, mówię ci. Nie wiesz, wysyłam słod do ciebie, ty. Obrzyd nie jest taki duży, jak ci się zdaje. Znaczy taki mały, jak ci się zdaje.
No, duży też nie jest. Byłeś w Warszawie kiedyś? Byłem. No i jak ci się podobała? No, wow. No to wyobraź sobie, że Waszyngton nie jest taki jak 13 Warszaw. Czekaj, bo ja chcę sobie jakąś skórkę nałożyć na auto. Jakąś taką, na którą nie będziesz narzekał. Prawie. Wiesz, ja miałem go wyciszonego od początku. Pierwsza osoba dała mi za... No, dokładnie, Marcin. Tak robię. Miałem go wyciszonego na początku, bo przebijało mu mikro, nie? On mówi, że to nie on, ale no, wyciszyłem go. Taka sytuacja. Dobrze, zaakceptowałem zaproszenie od pana Krupsika. Gdzie masz nowego znajomego w The Crew? Tak, totalnie. Teraz będę miał coraz więcej. Będę miał z kim grać w końcu. A, no bo teraz miałeś tylko jednego kolegę. No to możecie dodać Aleksa. Tylko jaki ty miałeś nick? Już mówię. No napisz tam na czacie na YouTubie, bo masz czat otwarty. Ale 3x. No, już będziesz miał z kim grać. I zobaczysz, jakie fajne malowania można mieć na autach. Może się tam coś podpatrzysz. Tutaj ogólnie jest 3. Nie wiem. Ej, dużo się dostaje w ogóle punktów za tą formację. Myśmy sobie takie hali dla Beki. A ja tutaj 2 poziomy wybiłem chyba. Ja tak samo dzisiaj. A w ogóle to ja zaraz chyba samochód odblokuję, bo za 300 poziom ikony dostaje się furę. Chyba właśnie tą M4. Nie, nie chcę spodziewać. A nie jakiś offroadowy? Ja teraz czekam na zaproszenie. A nie za 300 miałeś tego Peugeota? Czekaj, nie, to sprawdziłem. Zakończy ludzi. No tak, czekaj, to fabuła. Nie, to jest ten teraz Peugeot 308 DKR Maxi, jak się nazywa. No, to zaraz wbiję. Ale możesz powiedzieć, żeby mnie zapraszać. Powiedzieć. Fajnie by było. Na te Dakarowe. Czekaj, ja coś zrobię. Tego już mam. A no, faktycznie później jest to BMW. Ale wiesz co, wiesz, jak najłatwiej zdobywać sobie te... Kto mnie zaprosi, ten dostaje, ten. Oto tutaj jest, popularny, trzeba popularnego zrobić, wtedy się wbija te poziomy. Ale wiesz, co jest najłatwiej zdobywać sobie te... Kto mnie zaprosi, ten ze mną zagra. No. Znaczy te ikony, jak robisz tak samity, można, panie... to sam udział w samicie, zrobienie jednego tak, wyzwania... Tak, 300 tysięcy, nie? Brąz, a 300 tysięcy to jest około 30 leveli. Tak, ja tutaj w submicie już robiłem downhill teraz, jest. Ja no, gadam. Trochę gram ostatnio w The Crew, ale tu słabo, bo właśnie trzeba mieć te też afiksy, prefiksy, inne takie fiksy. I co mam tutaj, no? To jest srebro, nie? Teraz nie, mam ja jestem ten, pół miliona. No. Ja zawsze gadam, jest... Taki się urodziłeś, jak już urodziłeś tak, się, to już tak, gadałeś, dokładnie. Nie? Panie... Nie pozdrowię cię po pierwsze, dlatego że jest emotka. Po drugie. A czemu? Dlatego, jak emotka że... jest, to jest dobrze. Nie, ale nie, ja ogólnie nie pozdrawiam kogoś, jak ktoś pisze, czy pozdrowisz. Nie, ja też nie będę pisał. Po drugie, dlatego że. Ten, kto był na streamie, na którym ja napisałem imię, pozdrowił, ten wie. Ej, patrzcie, słuchajcie, poczekaj Alex, mogę ci na chwilę przerwać? Patrz, jak zmieniam na łopatkach biegi... No, to jak wygląda? To on tam sobie strzela, on tam coś sobie robi, nie? Ale jak zmieniam ze sprzęgłem, to posłuchajcie, jadę sobie z dwójki... Czekaj. Poczekaj, Alex, spokojnie. Ej, no słyszę. Pozdrawiam. Dzięki za donatik, pozdrawionka. Bo ja ogólnie to ja teraz... I posłuchajcie tego. Słychać takie pierdnięcie. No tak, ja słyszę. Czekaj, bo to ktoś na Discordzie pierdzi mikrofonem, trzeba go wyciszyć. Ja chyba, czekaj, bo... To nie to. Nie ty, jest git. Czekaj, trzeba go wymutować. Z mikrofonem chyba. Nie, dobra. Nie, wszystko dobrze. Jeszcze raz. Dobra, a więc tak. Do mnie ten... Bo co to było, ty? Panie... który już pisał do mnie, złamałeś dwie zasady. Znaczy w sumie tutaj to nie używaj psychologii odwróconej. Druga emotka, a trzecia słowo pozdrawiaj. Dwie zasady za jednym zamachem, jest kurde. Ten Alex dopiero wbiłem, a Alex to taka osoba jest, która właśnie do ciebie mówi.
Wow. Musisz go nauczyć, to ja, nie? To ja zostałem, to ja wbiłem na Discorda na live'ie. Ja no jestem... Nie ma znaczenia, jak długo sprzęgło trzymam, jak zmieniam te biegi ze sprzęgłem, to inaczej słychać zmiany biegów. Nie odpowiem na to pytanie, panie, nie napisz... Krótko mówiąc, nie słychać tych... bloków. Dziękuję, tak, panie, dokładnie. Maciek jakiś... Dokładnie, nie słychać przy no, automacie i przy sekwencji. Maciek... Nie przeczytam tego nazwiska, jest zbyt skomplikowane. Myślałeś o tym, żeby być politykiem? Alex? No tak. Myślałaś o tym, żeby być politykiem? Nie. Nie odpowiem na to pytanie. Możesz ustawić tego bota na YouTubie, żeby... Pytanie, Alex, ile masz lat? A co? To nie odpowiadaj po prostu. Nie będę odpowiadał, ale i tak to wpuszczę. Nie odpisuj, nie pisz, ile masz lat. Nigdy. To jest złota zasada YouTube'a. Nigdy nie pisz, ile masz lat. Masz 21 i koniec. Byś napisał, że masz fajnego Pegasi. No tak. No bo wiesz, jedziesz po Los Santos. Kiedyś będzie. Faktycznie. Moder ci śnieg zespał nowy. W ogóle zauważyłem, że ten śnieg nasypał mi się do rury wydechowej. O, teraz. Przez chwilę był. Panie Elszczepianu, zostajesz pozdrowiony. I zalepiło mi te rury. Nie, za nic, ale po prostu zostajesz pozdrowiony. Nie za to, że wspierasz. Po cichu i śledzę kanał. No tak. Boski boy, dziękuję za donatecik. Nie, nie pozdrowił. Kto cię nie pozdrowił? Znaczy nie, no, mówię, że nie pozdrowił, że Alex pozdrowił. Mam pytanie, kiedy będzie następny zlot? Co? Zlot kiedy będzie następny? No wiesz co, muszę się zastanowić. Dobrze, już tak, niedługo już zakładam kawę. Ja jestem zaskoczony, że i tak długo dekru wytrzymało, naprawdę. Ale co się stało, kurde? No koniec streama już. No jak? Koniec streama, no i dekru już mówi, ej, koniec, nie ma nagrywania, nie ma streamowania. Fajran, Buda stoi, do widzenia. No i do widzenia bardzo. Bardzo do widzenia. Alex, pożegnaj się za mnie, ja się już wyciszę. Ty masz... Dobrze, to do widzenia. Czekaj, zanim się wyciszę. Musisz się ze mną jakoś skontaktować. Ja ten kanał zrobię.